ponad rok temu na tym samym wydarzeniu, tylko że wtedy w Poznaniu. Od tamtej pory jesteście bardzo aktywni, realizujecie sporo nowych projektów. O projekcie waszej książki miałaś okazję już opowiedzieć. Produkt jest cały czas możliwy do kupienia. Dzisiaj, teraz chciałabym porozmawiać z tobą o tym, jak toczy się wasza przygoda w e-commerce. Ale żeby nie było tak łatwo, bo najłatwiej się zawsze rozmawia o sukcesach, to ja cię zapytam o parę pułapek. Będę mieć parę podchwytliwych pytań, żebyś podzielił się swoimi doświadczeniami z osobami, które również będą chciały wejść w kanał e-commerce. To bardzo dobrze, bo jako nasza misja, można byłoby tak określić, jest to właśnie, żeby mówić o procesie wydawniczym, o sprzedaży bez zbędnego lukru, bo jeżeli się zbyt dużo tego lukru na to wszystko nałoży, to później można się bardzo mocno zdziwić, rozczarować i właśnie tych zdziwień i rozczarowań chcemy wam oszczędzić. Świetnie. No to w takim razie zacznijmy od produktu. Wszystko zawsze zaczyna się od produktu. Często ten produkt jest ucieleśnieniem pewnej naszej wizji, jakiejś większej idei, często spełnieniem marzenia, ale bywa też tak, że przedsiębiorcy rozpoczynają swoją podróż na produkcie i często kończą na produkcie. No i często też bywa tak, że w momencie, kiedy ta nasza wizja, ten nasz produkt w końcu się zmaterializuje, to dopiero wtedy zastanawiamy się, co w zasadzie dalej. Dawid, wy jesteście profesjonalistami, perfekcjonistami. Wasza książka jest dopracowana we wszystkich możliwych detalach. Powiedz, czy wpadliście też w tą pułapkę produktową? Jak to u was było? To chyba nie będzie za bardzo powodujące zdziwienie, to kiedy powiem, że oczywiście, że tak. Pamiętam, że jeden z wykładowców podczas moich studiów powiedział, że najgorzej jest zabijać swoje pomysły, bo się traktuje jak dzieci. I my rzeczywiście do tej książki podeszliśmy trochę jak do własnego dziecka. Chcieliśmy, żeby nie za bardzo się ubrudziło, żeby miał jak najlepsze warunki, żeby jak najlepiej je wyprawić tę pierwszą ważną podróż. No i niestety, problem się pojawia wtedy, kiedy tak mocno skupiasz się na produkcie, na tym, tej realizacji tego swojego pomysłu, wcieleniu go w życie, że kładziesz odłogiem wszystkie pozostałe kwestie. I tak się niestety stało w tym przypadku. My tutaj oczywiście też jeszcze cały proces ścisnęliśmy bardzo mocno w czasie. Goniliśmy trochę w piętkę, tego czasu brakowało, a z tego podejścia właśnie perfekcjonistycznego też wynika niestety to, że nie bazuje się na tym modelu, powiedzmy, najlepszego, minimalnego rozwiązania, które można dostać, tylko chce się zrobić wszystko jak najlepiej, jak najmocniej. I w tym przypadku niestety to nas mocno zgubiło, bo wyśrubowaliśmy sobie poziom wydania tej książki bardzo mocno, oczywiście dużym kosztem, o tym pewnie też wspomnimy jeszcze, no ale problem pojawił się później. Mamy ten produkt i co dalej? Trzeba go też sprzedać. Tyle czasu włożyliśmy, tyle energii w produkcję, że trochę później brakło nam tego czasu na zaplanowanie całej tej drogi. W pewnym momencie nawet się zastanawialiśmy, czy nie wydaliśmy tej książki za dobrze, w cudzysłowie oczywiście, tak? Że można było pewne rzeczy uprościć, pewne rzeczy przyspieszyć. Nie byłoby to stratą dla potencjalnego użytkownika, a nam mogłoby ułatwić pracę. No ale jak to zwykle bywa, jeżeli robi się coś po raz pierwszy, no to trzeba się liczyć z tym, że ta droga nie będzie łatwa, będzie wyboista i popełni się masę błędów, o których dzisiaj właśnie mam zamiar powiedzieć, żeby nasi widzowie mogli też, nie tylko ci, którzy planują wydawać was samodzielnie książki, żeby mogli wyciągnąć pewne też wnioski i lepiej się przygotować. Dobrze, no to w takim razie, Dawid, wydaliśmy książkę, mamy ją, przeglądamy, jest taka, jak sobie wymarzyliśmy. Odbiorcy. Do kogo uderzamy z komunikatem o tym, że książka jest już dostępna? Powiedz, jak było to u was? U was w sumie też ta historia była nieco wyboista, tak? Bo w pewnym momencie wycofali wam się sponsorzy, zdecydowaliście się też na kampanię crowdfundingową, która w sumie, myślę, że fajnie też się dla was zakończyła, bo raz, że zebraliście środki w tym czasie, w którym sobie założyliście, dwa, mieliście też okazję zwalidować ten pomysł, tak? Czy on faktycznie trafia w gusta odbiorców. No ale właśnie, powiedz coś więcej, czy faktycznie nie rozminęliście się z tą waszą społecznością? Czy faktycznie trafiliście i jak wyglądała ta pierwsza sprzedaż? Jako twórcy internetowi oczywiście założyliśmy sobie, że naturalną bazą klientów będą nasi odbiorcy, ci, którzy są już z nami od wielu lat, niektórzy nawet od samych początków w ogóle Dandycore, kiedy jeszcze działała ta marka pod inną marką pierwszą 8 lat temu w 2012 roku.
I wiadomo było, że te osoby, które mają pełne przekonanie, kim jesteśmy, co robimy, jaką wartość dostarczamy w internecie i jak ta wartość może zostać przeniesiona na fizyczny konkretny produkt, no to te osoby nie miały żadnych wątpliwości i oporów. I crowdfunding, tak jak już wspomniałaś, to bardzo mocno potwierdził. My mieliśmy ponad 450 sprzedanych egzemplarzy, co najmniej jeden, teraz tu już nie będę wchodził w szczegóły, bo tam były różne pakiety i tak dalej, ale tyle osób nam zaufało w ciemno, dostając jedynie wizualizację okładki i kilku stron wewnątrz. Reszta to była tylko komunikacja, pewien koncept, który my mieliśmy w trakcie produkcji wcielić w życie. I to jest jasne, tak? Czyli zawsze na początku warto myśleć o tych ludziach, których najłatwiej jest pozyskać. W sprzedaży mawia się, że potrzeba około 6 tych punktów styku do tego, żeby przekonać kogoś do zakupu swojego produktu. Tutaj te 6 kroków w przypadku tych 450 chociażby osób zostało wykonane bardzo dawno temu. Dlatego one bardzo mocno się zaangażowały w ten temat. Planując strukturę interesariuszy klientów, skupiliśmy się głównie na mężczyznach. Jesteśmy twórcami z tego zakresu, więc naturalną konsekwencją byłoby, że chcemy komunikować do mężczyzn, ich pozyskiwać, żeby mogli w sposób przemyślany, sensowny budować swoje kapsułowe garderoby i męską szafę także. No i kiedy tak się człowiek zafiksuje na tym pierwotnym motywie, może się okazać, że kurczę, ucieka nam pełne spektrum innych możliwości, bo skupiamy się tylko na wąskim wycinku. Tak się stało. No, do dzisiaj się śmieję, teraz nawet jak to myślę o tym i właśnie będę o tym mówił, to śmieję się w duchu i na zewnątrz też widać to, jak mogliśmy być tak niefrasobliwi, że w ogóle odstrzeliliśmy temat komunikacji do kobiet. My nie mieliśmy żadnej komunikacji do kobiet w tamtym momencie, bo tak mocno się zafiksowaliśmy na tych mężczyznach, tak? Na kto w okresie przedświątecznym, kiedy właśnie tak mocno włożyliśmy dużo energii, żeby ta książka powstała przed świętami, żeby była gotowa na ten przełom października, listopada. Kto robi prezenty mężczyznom? Kobiety. Znowu właśnie, to jest też temat tego odpowiedniego planowania i tego rozciągania pewnych rzeczy w czasie, żeby to nie było takie wszystko właśnie ściśnięte na ostatnią chwilę robione. Przed, albo równolegle, albo przed w ogóle zaplanowaniem całych tych działań właśnie w związku z produkcją, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki problem rozwiązuje nasz produkt, zobaczyć, jakie osoby mogą być zainteresowane rozwiązaniem tego problemu i sobie je pogrupować w kontekście tego, żeby później całym kontentem, który jest nieodzowną częścią działań twórczych, twórców internetowych, blogerów, youtuberów i tak dalej, żeby zaplanować, żeby mieć message, key message dla każdej z tych grup. To jest niezmiernie ważne. Dokładnie, ta mapa interesariuszy też, o której wspomniałeś, to jest właśnie fajne narzędzie, żeby wziąć sobie kartkę papieru i zastanowić się nie tylko nad tymi osobami, które nam od razu przychodzą do głowy, tak, jako ten nasz główny odbiorca, ale też na wszystkich tych osobach dookoła, tak, kobiety, no właśnie, kto jeszcze, może jeszcze po drodze też jakaś grupa, Tak, kobiety, entuzjaści, którzy są mikroinfluencerami w swoich społecznościach też. Oni sami nie są zainteresowani tym produktem, bo go nie potrzebują, bo już są na takim poziomie, że dla nich połączenie granatowej marynarki i białej koszuli i dżinsów nie jest odkrywcze. Ale oni bardzo często też potrzebują użytecznych narzędzi do tego, żeby ich znajomi nie zajmowali im zbyt dużo czasu. Tak, bo nie zajmują się tym zawodowo, chcą pomagać, tak? Więc tu jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Takim targetem też okazało się, i to właśnie też ciekawa sprawa, to z monitoringu internetu wyszło, wiele stylistek i stylistów, także w ramach dokształcania siebie i szukania nowych rozwiązań, też zdecydowało się na te pozycje. Więc tutaj naprawdę tych grup interesariuszy dzisiaj już szykując się do nowej kampanii przed świętami, mamy to wszystko rozpisane na mapie myśli bardzo, bardzo szczegółowo. I gdybyśmy mieli to zrobione wtedy, na pewno no byłoby łatwiej, no ale znowu, to nie chodzi o to, żeby nie popełniać błędów, tylko chodzi o to, żeby z tych błędów wyciągać pewne wnioski. Tak. Dawid, no to jesteśmy już po premierze. Pierwsze emocje opadły, pierwsze egzemplarze są sprzedane. No i wchodzimy w taki regularny rytm sprzedaży, no bo wiadomo, po to wydajemy produkt, żeby on był dla nas czymś powtarzalnym, żeby po prostu się regularnie sprzedawał. Powiedz mi, jakie działania podejmowaliście po premierze? Jak napędzaliście tą sprzedaż w kolejnych miesiącach? No na pewno nadganialiśmy cały temat twórczości tej kontentowej, bo to trochę zaniedbaliśmy. Ten wysiłek włożony w wydanie był tak ogromny, że jeżeli cośkolwiek się pojawiało w naszych kanałach, to było stricte związane z książką. I to jest prosta droga też do zmęczenia swojej społeczności, więc społeczności są bardzo odporne. Podczas jednego z ostatnich live'ów, kiedy promowaliśmy z kolei e-bookowe rozszerzenie do książki Męska Szafa, które jest adresowane głównie do klientów, którzy już książkę kupili, ale właśnie tak typowo sezonowo, bo to też było wynikiem wsłuchiwania się w głos społeczności, który stwierdził, że to są fajne całoroczne rozwiązania, ale warto byłoby jeszcze tak sezonowo podejść, zwłaszcza latem to było mocno widoczne, no bo lato jest takie specyficzne.
pod tym względem. No i podczas live'a inaugurującego nawet Karol, członek naszego zespołu, zastanawiał się, dlaczego jest tak, że zarówno ja, jak i Piotrek bardzo mocno, praktycznie co 15 minut przypominaliśmy o tym, że jest nowy produkt, że trzeba na niego wejść. Karol się bardzo mocno dziwił, wtedy ja spojrzałem do Piotrka, Piotrek na mnie i stwierdziliśmy, ale zauważyłeś, żeby ktoś z obecnych na live'ie stwierdził, że go to denerwuje, że mu to przeszkadza? Nie, ludzie rozumieją, że te społeczności są różne, one się zmieniają, nowe osoby przychodzą, pewne odchodzą, tak? Więc trzeba stale przypominać. I w momencie takim, kiedy mamy dobrą strategię kontentową, kiedy są fajnie akcenty rozłożone, to nie będzie nachalne, to nie będzie problematyczne. To też się wiąże z tym, że my od samego początku działań w ogóle biznesowych, czy to afiliacyjnych, czy to współpracy z markami, zawsze jasno komunikujemy, jeżeli coś jest sponsorowane i jasno każdy z naszych odbiorców wie, za co dostajemy pieniądze. Więc jest to też zaufanie, które jest przez Michała Szafrańskiego nazywane walutą przyszłości, tutaj zbudowane bardzo, bardzo mocno. Ja sam o sprzedaży lubię myśleć jako o pewnego rodzaju uwodzeniu, które jest taką grą właśnie między sprzedawcą i kupującym. I wtedy chodzi o to po prostu, żeby roztoczyć taką wizję, rozwiązanie jednak konkretnego problemu, bo ja nadal się będę upierał przy tym, że tutaj chodzi o poruszenie tych takich głównych motywacji, które tkwią w człowieku i które sprawiają, że ludzie są w stanie inwestować pieniądze w jakieś konkretne rozwiązania. To są dwie tak naprawdę emocje, które tutaj się aktywują. Pierwsza to jest, żeby być bliżej przyjemności, a druga dalej od problemu. A jeżeli uda się to skorelować i opakować fajną content formę, która daje wartość sama z siebie, a przy okazji wspiera merytorycznie czy emocjonalnie tę sprzedaż, no to wtedy już jest w ogóle super. No, sama pewnie też się zgodzi, że jeżeli trafisz na jakiś artykuł w internecie, który nakreśli ci pewną ścieżkę dojścia do rozwiązania pewnego problemu i na koniec zaoferuje ten problem, to nie będziesz miał problemu z tym, nie będziesz miał problemu z tym, że jest tam ta sprzedaż. To jest to skrócenie drogi decyzyjnej. Ludzie naprawdę mają coraz mniej czasu, coraz bardziej są zabiegani i wręcz domagają się tego, żeby dawać im rozwiązania tych problemów, które mają. Więc nie można się tego bać. Sprzedaż jest najprostszą z najtrudniejszych rzeczy na świecie, w mojej ocenie. I im szybciej sobie uświadomimy, że codziennie w tym otoczeniu rynkowym, w jakim się znajdujemy, wszystko się sprzedaje. Sprzedajemy swój personal brand, swoją markę, swoje produkty, swój know-how, wszystko. To jeżeli opakujemy to właśnie do poziomu takiej ogólnej strategii, która będzie wspierała nasz rozwój, to nasi klienci będą nam za to dziękować, a nie będą się w ogóle denerwować. Jak tak Ciebie słucham, sobie myślę, że możemy podsumować te dwa punkty, czyli ci nasi odbiorcy, sposób komunikacji do nich i tak naprawdę sposoby na sprzedaż. Możemy to sprowadzić do takiej jednej głównej pułapki, czyli do chaosu, tak? Jeżeli mamy ten chaos, nie mamy strategii, nie mamy planu, to wtedy się gubimy, prawda? W momencie, kiedy podchodzimy do tego bardziej świadomie, nawet biorąc tą kartkę papieru i po prostu starając się planować, jest nam po prostu dużo łatwiej. Najprostsze metody są najłatwiejsze, a chaos jest dobrą sprawą, jeżeli ma się artystyczną duszę, ale w biznesie nie. I tutaj też dochodzimy do jednego takiego problemu, który się pojawia często wśród młodych twórców, młodych stażem, to jakby jest kwestia niezależna od wieku, młodych stażem, że tworzenie treści to jedno, a robienie biznesu z tworzenia treści to zupełnie inna sprawa. Tak. Słuchaj, Dawid, no to jesteśmy na kolejnym etapie, czyli już jesteśmy po premierze, już jesteśmy po pewnym cyklu sprzedażowym, już swoje wiecie. Tak jak wspomniałeś, sprzedajecie głównie do swojej takiej najbliższej grupy odbiorców, do waszej społeczności. Każdy dochodzi w pewnym momencie do takiego momentu, kiedy zastanawia się, co możemy zrobić dalej, co możemy zrobić innego, jak możemy dotrzeć do szerszego grona odbiorców. To jest taki aha moment. Czy mieliście taki moment, kiedy stwierdziliście, że coś trzeba zmienić? Tak, zdecydowanie. Tak jak wspomniałaś, produkty mają swoje ograniczenia też. I tutaj chcieliśmy na początku pójść tym tropem, żeby sklep, który obsługiwał książkę, był sklepem, w którym tylko ta książka jest oferowana. No ale życie brutalnie zweryfikowało, że rzeczywiście nie mamy aż tak dużej bazy odbiorców, żeby sobie móc na to pozwolić. I takim aha momentem, takim momentem, gdzie trzeba było dokonać tego biznesowego pivotu, było rozpoczęcie lockdownu spowodowanego pandemią. Okazało się wtedy, że rzeczywiście nastają trudne czasy dla chociażby branży odzieżowej, która też jest mocno obecna w tej książce. Było to widać po permanentnych przecenach i wyprzedawaniu za bezcen większości asortymentu w okresie od marca do praktycznie końca wyprzedaży letniej, czyli gdzieś tam sierpień. No i wtedy się okazało, że kurczę, to nie jest dobry moment na to, żeby namawiać ludzi do kupowania ciuchów, bo po co im nowe ciuchy, skoro oni cały czas siedzą w domu.
Gdybyśmy robili książkę o dresach, może byłoby łatwiej, ale że jednak jest to taka codzienna garderoba, a po co komu codzienna garderoba, kiedy siedzi się cały czas na stanowisku zdalnym, na przykład w domu. Mhm. Tak? I wstaje się o tej 7.59 i mówi się, Boże, prawie się spóźnię do pracy i wyciągamy tego laptopa i otwieramy. No ale jak to zwykle bywa, jak się jedne drzwi zamykają, otwierają się też okna i warto być wyczulonym na to, żeby te otwierające się okna dostrzegać. I tu się okazało, że właśnie w tamtym momencie, kiedy wszedł nakaz zakrywania twarzy, bardzo szybko, dzięki zaangażowaniu też mojej szanownej małżonki, udało nam się wejść w temat stylowych, fajnie wyglądających maseczek. To było coś takiego, co tak naprawdę mocno pozwoliło nam podbić obroty w tamtym czasie i de facto uratowało nam cały projekt. Bardzo ważną też taką lekcją z tego było to, że dodatkowy produkt, zupełnie niezwiązany z tym, pozwolił osiągnąć dwie rzeczy. Po pierwsze, podciągnął sprzedaż pierwszego produktu, bo na przykład, jeżeli popatrzymy sobie na problemy, które ludzie mają często, i to jest też doświadczenie nasze, porzucania koszyków, tego, dlaczego ludzie nie decydują się na sprzedaży, jest często na przykład zaporowa kwota dostawy, albo nieatrakcyjność formy dostawy. Kiedy mamy dwa produkty i możemy zaoferować darmową dostawę na przykład, już automatycznie robi się łatwiej. Więc było bardzo dużo ludzi, którzy nie zdecydowali się na książkę, zdecydowali się dopiero wtedy, kiedy cały pakiet okazał się dla nich opłacalny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest też taka, że o wiele łatwiej jest korzystać z tej bazy klientów, którą już się ma, o wiele łatwiej jest przekonać ich do kolejnych zakupów, aniżeli przekonywać randomowych klientów, tak może nieładnie trochę ujmując, ale jakby takich przypadkowych klientów, do tego, żeby oni kupowali nowe rzeczy. Tak? Więc rozgrzewanie tych klientów, tej bazy klientów, którą już mamy, jest bardzo, bardzo ważne. I tutaj się okazało, że rzeczywiście ilość tych klientów, którzy wracali, kupowali kolejne produkty, rosła do tego stopnia, że dzisiaj, kiedy tych produktów mamy już dużo, to mamy naprawdę bardzo dużo osób, które kupiło od nas praktycznie wszystko, co wypuściliśmy. I to jest też kluczowa rzecz. Więc jeżeli ten biznes oparty na tym konkretnym produkcie nam nie wypala tak, jakbyśmy chcieli, to trzeba poszukać innych opcji. Nawet jeżeli mogą nam się wydawać nieco absurdalne z pierwszego punktu jakby widzenia, na pierwszy rzut oka. Czyli można powiedzieć, że tutaj nie daliście się złapać w tą pułapkę takiego właśnie zafiksowania się tylko na jedną ścieżkę, na jeden produkt, wręcz przeciwnie, jakby wykorzystaliście tą szansę. No i właśnie, dzisiaj w waszym sklepie możemy kupić nie tylko książkę, ale też szereg innych akcesoriów. Chciałam teraz przejść do samego sklepu internetowego, tak? No bo mamy produkt, potrzebujemy też narzędzia, dzięki któremu będziemy mogli ten produkt sprzedawać. Powiedz Dawid, jakie mieliście dylematy, kiedy wybieraliście oprogramowanie dla sklepu, czym się kierowaliście przy wyborze i jak też oceniasz ten wybór z perspektywy czasu? No największym problemem było to, że już przy całym tym projekcie trzeba było ogarnąć masę różnych rzeczy i mimo tego, że nam było łatwiej, bo nas jest czwórka w zespole i każdy ma różne kompetencje, one są konwergentne, więc tutaj nie ma z tym problemu. Więcej o tym powiedzieliśmy w naszej prelekcji, którą mamy w segmencie właśnie typowo produktowym naszym, jak wydać książkę w pół roku i nie umrzeć, malowniczy tytuł, serdecznie zapraszamy. Tam, jeżeli nasza rozmowa was zainteresuje, to tam znajdziecie więcej szczegółów. I bardzo ważne było to, żeby móc ten sklep postawić jak najszybciej, bo czas nas gonił, żeby mieć jak najwięcej funkcjonalności pod jedną egidą i żeby ten soft był sprawdzony, żeby on dawał duże możliwości też, kiedy na przykład ilość tych sprzedaży się zwiększy. No i tutaj rzeczywiście współpraca z shopper.pl okazała się bardzo dobra pod tym względem, bo w ramach jednego całego pakietu otrzymaliśmy naprawdę szereg korzyści, można tutaj powiedzieć o łatwych integracjach z systemami kurierskimi, łatwość zarządzania paczkami, generowania zamówień, milion wtyczek, które ułatwiają na co dzień pracę, chociażby moduł do zbierania opinii, który uwiarygadnia sklep. Kto nigdy nie sprawdzał niczego w porównywarkach internetowych, czy pytał znajomych, niech pierwszy rzuci internetowym kamieniem. Tak? Że ludzie naprawdę potrzebują takiego społecznego dowodu słuszności, że coś jest dobre. Dlatego tak wiele punktów usługowych, restauracji czy sklepów też ciśnie na to, żeby te opinie mieć. To na pewno było bardzo ważne. O, to, no, taki kamień milowy i po prostu coś, co zawsze sprawia, że na mojej twarzy pojawia się uśmiech, czyli zintegrowane płatności. Ogarnianie różnych płatności na własną rękę byłoby katorgą w momencie takim, kiedy jest to wszystko w jednym momencie i w jednym miejscu, jest naprawdę super sprawą. To tak na marginesie mogę powiedzieć, że wiele osób stawiających swój pierwszy e-commerce nie docenia tego, żeby wrzucić do swojego e-commerce wszystkie możliwe formy płatności. No, stwierdza, że skoro ja płacę przelewem, to pewnie wszyscy też będą w stanie płacić przelewem. I takie właśnie patrzenie tylko przez pryzmat swoich osobistych okularów na tą całą działalność jest też, powinno być też taką lampką ostrzegawczą, tak, że
to, że mnie się wydaje, że ludzie coś robią, nie oznacza, że tak się dzieje. To już mówiłem o tym, że zafiksowałem się na mężczyzn i tak dalej. O co chodzi? Ja w naszym sklepie zajmuję się obsługą zamówień, jeżeli są jakieś problemy, coś się dzieje, to nie mam problemu, żeby złapać za telefon i zadzwonić, co powoduje często ciekawe sytuacje, bo klienci są zdziwieni, że to twórca bezpośrednio do nich dzwoni, co jest bardzo fajnym też sposobem na budowanie tej relacji, kiedy chce się być blisko z tymi klientami. I w tym okresie właśnie przed świątecznym okazało się, że wiele transakcji, które nie przeszły przez system, były spowodowane tym, że klienci nie mieli swojej metody płatności, którą preferowali, czyli karty płatniczej. I okazywało się, że jeżeli nie ma w sklepie karty płatniczej, to oni nie dokonają zakupu. Wolą go nie dokonać, aniżeli zapłacić przelewem, blikiem, czymkolwiek innym. No i co wtedy zrobiliśmy? Od razu napisaliśmy do supportu, żeby jak najszybciej te płatności kartą wdrożyć. I dzisiaj rzeczywiście widać, że klienci nie tylko właśnie mają swoje preferowane sposoby dostaw i o to też warto zadbać, żeby zadać o dobrą cenę, chociażby tak, dobrego brokera, jak i to, żeby były te sposoby płatności, żeby ten szablon był funkcjonalny, żeby działał dobrze, żeby był wypełniony treścią. A właśnie a propos szablonu. Skoro przy szablonie graficznym i szacie wizualnej sklepu jesteśmy, to jest taki dosyć wrażliwy punkt, ponieważ to jest to, co my widzimy w pierwszym momencie, kiedy wchodzimy do sklepu internetowego. Wielu sprzedawców, przedsiębiorców zaczynających swoją przygodę w e-commerce bardzo mocno zwraca uwagę właśnie na ten element graficzny. Wy jesteście również perfekcjonistami. Powiedz mi, jak to u was było w przypadku wyglądu tego sklepu? Z takiego psychologicznego punktu widzenia to nie ma się co dziwić, bo sklep jest też dzieckiem tylko drugim, tak? Zaraz po produkcie, więc fajnie byłoby, żeby to rodzeństwo jakoś grało razem i żeby było na odpowiednim poziomie, więc to pewnie też nam przyświecało, kiedy chcieliśmy zrobić za wszelką cenę ładny ten nasz sklep, tylko później też dosyć brutalnie szybko okazało się, że ładny nie oznacza zawsze funkcjonalny, a jeżeli pomyślimy sobie kategorią designu, tak jak ja go też lubię rozumieć, to forma powinna podążać za funkcją, tak? I ta funkcja jest bardzo ważna, zwłaszcza dla użytkowników. To jest pytanie, czy projektujemy stronę dla siebie, czy dla naszych klientów. I tu odpowiedź powinna być jasna, zawsze dla klientów. I pamiętam, że kiedy prowadziłem na jednej z uczelni też zajęcia i akurat tak się złożyło, że to były zajęcia z internetu w mikrobiznesie, miałem okazję pokazać wtedy ten sklep Instatu na scenie, kiedy on się tworzył, cały etap, tak się fajnie złożyło, to pamiętam, że bardzo byłem zdziwiony, kiedy właśnie wspominałem, że tu jeszcze dużo musimy poprawić i wielu z tych studentów zwróciło uwagę, że ten e-commerce jest bardzo fajny, bo jest bardzo intuicyjny pod tym względem, że wygląda od razu jak sklep. Ja wtedy byłem zafiksowany na takich nakładkach one-pagerowych, które były takim landingiem tak naprawdę, tylko z końcówką do sprzedaży. I okazywało się, że w opinii właśnie tamtych studentów te one-pagery przegrywały, że nie wyglądały jak sklep. Nie było od razu takiego feelingu, że to jest sklep internetowy. A w momencie, kiedy mamy jednak pewną systematykę, no to widzimy to jasno. No oczywiście po czasie, kiedy się okazało, że rzeczywiście wielu klientów chwali sobie, to było też widać w tym module opinii, że sklep dobrze działa, dobrze funkcjonuje, nie ma problemu, wszystko gra. No to też spuściliśmy trochę z tych naszych ambicji, dostosowaliśmy to, co mogliśmy dostosować, a to, na co nie mieliśmy wpływu ze względu na to, że funkcjonalnie to dobrze działało i klienci zwracali uwagę, że nie powinno się tego zmieniać, no to zostawiliśmy. Na dzisiaj jesteśmy zadowoleni, klienci już są też zadowoleni z tego, jak ten sklep wygląda, a no bardzo ważne jest to, że mamy duże pole swobody do ustawiania modułów poszczególnych, do podmiany grafik chociażby, tak? Jeżeli ktoś jest rzeczywiście estetą i perfekcjonistą, to wtedy zamiast grzebać w szablonie i próbować go jakoś konfigurować w taki sposób, żeby on w 100% spełniał nasze oczekiwania, lepiej skupić się, żeby ten wsad kontentowy, który możemy zapewnić, był jak najwyższej jakości, jak najfajniej działał. No to podsumowując, to co jest ważne i to, czego unikać, to bycie takim idealistą, tak? W tym pierwszym momencie. Dawid, podziel się jeszcze wskazówkami, o co warto zadbać w tych pierwszych krokach prowadzenia sklepu. Jakie działania jeszcze wokół tego sklepu warto wykonać? Bardzo ważną sprawą, która często jest zarzucana, to analizowanie danych. Jeżeli nie jesteśmy freakami analityksa, który musi być podpięty pod sklep, żeby wszystko się ładnie zliczało, jeżeli nie lubimy statystyk, tabelek, no to dobra rada jest taka, żeby jak najszybciej się z tymi wszystkimi rzeczami polubić, bo w prowadzeniu biznesu trzeba naprawdę umieć liczyć. I w przypadku rozwoju swojego e-commerce'u niezwykle jest ważne to, żeby wiedzieć, jaką grupą klientów dysponujemy, kto kupuje w jaki sposób, właśnie mieć analizę choćby takich rzeczy jak porzucone koszyki, jak systemy płatności, jak dostawy, bo może się okazać, że założymy sobie, że najbardziej atrakcyjne jest
forma dostawy X, a nasi klienci zupełnie jej nie będą chcieli, wezmą inną, a okaże się, że ta bardziej atrakcyjna jest droższa i może wtedy warto byłoby przekalkulować sobie na przykład strukturę właśnie kosztów i przychodów, tak, żeby może obniżyć tę cenę i wkomponować ją już częściowo w produkt, tak? Za prowadzenie w ogóle ewidencji właśnie przychodów, rozchodów, kalkulowanie kosztów. To może brzmieć jak banał, ale jeżeli się w ogóle nie ma z tym do czynienia, bo tak jak powiedziałem, bycie dobrym twórcą, a bycie biznesmenem, który działa na tworzeniu treści, to są dwie zupełnie różne sprawy. I tutaj na to warto zwrócić uwagę. No oczywiście to też, żeby nie sprzedawać, to jest ciekawa rzecz, którą Piotr powiedział raz, to mi bardzo utkwiło, żeby nie sprzedawać produktów, tylko sprzedawać oferty i rozwiązania konkretnych problemów. Czyli zamiast na przykład książki możemy sprzedać pakiet chociażby, który też możemy bardzo łatwo w systemie chociażby Shopera sobie stworzyć, tak? Kiedy mamy na przykład pakiet książka plus e-book, to nie musimy się wtedy bawić w wysyłanie tego e-booka samodzielnie, tylko automatycznie to leci systemowo i klient dostaje to na maila, może sobie pobrać w każdym momencie i nie ma problemu. Zadbać o to, żeby właśnie atrakcyjnie to było zaprezentowane w kontekście też chociażby tych ofert. My teraz właśnie, posiadając już więcej tych produktów, mamy dużo tych pakietów i znowu taki sam case jak w przypadku tych maseczek wcześniejszych. Kiedy mamy więcej produktów, możemy zaoferować darmową dostawę, wkalkulować to niejako w koszt całego pakietu. Automatycznie się okazuje, że te osoby, które były nieprzekonane, mogą właśnie się przekonać do tego zakupu. Serdecznie polecam też taką kontrolę właśnie nad produktem, w sensie takim, że jeżeli jest jakaś okazja specjalna, to może warto byłoby wygenerować jakieś kody rabatowe albo porobić sobie tak zwane tiry klientów. Tak? My bardzo często korzystamy z narzędzi e-mail marketingowych i wtedy też właśnie tam naszym klientom czy osobom, które są zapisane na taką specjalną listę mailingową, które te osoby dostają informacje o nowościach, to dostają często jakieś właśnie ciekawe, ograniczone czasowo oferty, kody rabatowe i wtedy też mamy ciekawe narzędzia analityczne, możemy zobaczyć, które z tych grup interesariuszy, których już mamy, są najbardziej na przykład aktywne. Sprawdzanie, które kanały przynoszą nam klientów do sklepu, a które nie, bo może się okazać, że na przykład działamy intensywnie porówno w każdym z social mediów i może się okazać, że na przykład Facebook nam konwertuje dobrze, są sprzedaże, blog dobrze, YouTube dobrze, a Instagram w ogóle nie. I wtedy mamy dwie opcje, albo porzucić ten kanał w kontekście sprzedażowym, trzymać go wizerunkowo, albo zastanowić się nad zmianą strategii, żeby jednak ten produkt był tam obecny i żeby można było go też biznesowo wykorzystywać, bo twórca internetowy ma tak naprawdę dwa asety, które powinien wykorzystywać zawsze, to jest swój czas i swój know-how. I jeżeli poświęcamy ten czas na działania, które nie przybliżają nas do celu biznesowego, którym jest na przykład rentowność projektu, zarobienie dobrych pieniędzy na realizację innych projektów, czy na normalne, codzienne życie, bo to jest przecież też bardzo ważne, to trzeba się zastanowić, czy właśnie może się nie oddalamy, inwestując swój czas i know-how w te działania, które nas do tego celu nie przybliżają. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne. Bardzo się cieszę, że wspomniałeś o tej analityce i bardzo mi się też podobał ten przykład z tym, jak analizowaliście porzucone koszyki i zauważyliście właśnie, że nie macie wpiętych tych kart płatniczych. Powiedz mi, czy jeszcze w jakiś sposób staracie się być blisko z klientami, bo to też jest bardzo ważne, tak? Właśnie tak jak też wcześniej wspominałeś, wczuć się w tego klienta, w to, czego on naprawdę potrzebuje. Robicie jeszcze coś w tym kierunku? Tak, to jest też bardzo ważne i tutaj myślę, na marginesie można wspomnieć, że warto sobie, będąc twórcą internetowym, który chce też oferować swojej społeczności produkty, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jaką marką twórców chcemy być. My w naszej strategii brandingowej Dandycore mamy jasno zakomunikowane, że chcemy być jak najbliżej naszych odbiorców. Dlatego jak piszemy maile, to nie silimy się na formalną formę, mimo tego, że czasami jesteśmy formalnie ubrani, jak odpisujemy na te maile. Więc zawsze jest bezpośrednio, kiedy dzwonimy, dzieje się tak samo. I od razu, kiedy właśnie ja, będąc człowiekiem raczej komunikatywnym, od razu sięgnąłem po ten telefon, żeby zapytać, o co chodzi z tymi transakcjami, które nie doszły do skutku, stwierdziłem, że jest to całkiem ciekawy sposób na skracanie tego dystansu, do tego stopnia, że udostępniliśmy naszym odbiorcom takie specjalne narzędzie do bukowania sobie terminów,
w których możemy do nich zadzwonić i odbyć taką rozmowę w kontekście tego, co im się w sklepie, w produkcie naszym podoba, co można jeszcze poprawić, jakie inne produkty byłyby interesujące, gdybyśmy się podjęli prowadzenia ich na rynek, no i ogólne tam wrażenie i tak dalej. Okazało się, że w przeciągu 3 tygodni wykonaliśmy 70 takich telefonów do naszych klientów, zebraliśmy naprawdę tonę cennego feedbacku i co więcej, te osoby były bardzo takie urzeczone, że mają okazję z tymi osobami, które słyszą z YouTube'a, które czytają w social mediach, mają okazję pogadać normalnie. I to było mega, mega, mega właśnie ważne. Oczywiście tam później docenialiśmy specjalnymi kodami rabatowymi, jakimiś gratisami i tak dalej. Bardzo ważne jest o to, żeby dbać o tych klientów. Tak jak już powiedziałem, pozyskanie nowego klienta jest bardzo żmudne, trudne, kosztowne też. I nie chodzi tutaj tylko o pieniądze. A wykorzystywanie tych ludzi, którym nie trzeba tłumaczyć, dlaczego powinni się zainteresować naszą ofertą i kim my w ogóle jesteśmy, jest najlepszą sprawą. To jest to budowanie relacji, które procentuje w długiej perspektywie i zdecydowanie to bardzo dobrze działa. Tutaj jako twórcy internetowi wszyscy mamy właśnie ten walor, że my już naprawdę przez te wszystkie lata, kiedy tworzymy treści, budujemy siebie, swoją pozycję w oczach tych odbiorców. Później trzeba tylko znaleźć odpowiedni produkt, który rozwiąże konkretne problemy i da pewną wartość, znaleźć system sprzedaży, który będzie efektywny i będzie do tych ludzi docierał, a później możemy tylko myśleć o kolejnych wyzwaniach, stawiać sobie kolejne cele do realizacji, dbać cały czas o tych ludzi, poszerzać tę bazę odbiorców, no i osiągać kolejne rzeczy. I to jest chyba, myślę, takie clue całej tej rozmowy, żeby właśnie podchodzić strategicznie. Naprawdę, jeżeli się robi... Pasja jest fajna, to moje powiedzenie, pasja jest fajna, ale ciężko się na niej gotuje zupę. I tak jak w jednej z kultowych już polskich komedii gangsterskich, Laska z Polski mówił, że trzeba odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Co lubisz w życiu robić? Potem zacznij to robić. Tylko ja jeszcze dopowiadam, że to jest dzisiaj mało, dzisiaj trzeba jeszcze znaleźć sposób na to, żeby na tym zarobić. Bo dopiero wtedy to naprawdę ma sens, bo w innym przypadku możemy się rozbić o ścianę frustracji, możemy wydać świetny produkt, a później załamywać ręce, dlaczego to się nie sprzedaje. Tak? Gdzie ewidentnie popełnione błędy blokują tę sprzedaż i sprawiają, że cała para idzie w gwizdek, zamiast płynąć na tej fali po prostu euforii tego, że mimo przeciwności, mimo problemów po drodze pojawiających się, udało się to wszystko spiąć dobrze i osiągnęliśmy nasz cel, no to później się może okazać właśnie, że jest bardzo duży spadek ze względu na to, że popełniło się pewne błędy, które zabierają cały ten fan. Najciekawsze jest jeszcze to, że podchodząc do projektów, my często jesteśmy świadomi od początku tych potencjalnych błędów i ryzyk, prawda? A i tak wpadamy w tą pułapkę, w ten wir, w ten chaos, tak? Staramy się dogonić własny ogon i po prostu te błędy popełniamy, prawda? Czytając o nich wcześniej, słysząc o nich dookoła. Ale prawda jest też taka, że pewne rzeczy po prostu trzeba przerobić, wyciągnąć z nich wnioski i jesteśmy rok później, jesteśmy dużo mądrzejsi i po prostu działamy. Dawid, gdybyśmy mieli podsumować to nasze dzisiejsze spotkanie, które pułapki daliście się w takim razie złapać swoimi słowami po kolei? Tak, to na pewno zafiksowanie się na produkcie bardziej, aniżeli on tego wymagał. Nie przetestowanie opcji zrobienia czegoś łatwiej i tak, żeby było funkcjonalnie, a nie możliwie jak najlepiej, czyli stworzenie tego minimum value proposition, MVP, to jest bardzo, bardzo myślę ważne. Analityka, jeszcze raz analityka. Skupienie się nie tylko na stworzeniu najlepszego produktu, ale także zrobienia tej mapy interesariuszy, do których chcemy dotrzeć i brak strachu przed tym, żeby zmienić strategię, kiedy ona wybitnie przestaje działać. Kiedy od razu widać to, nie frustrować się tym, tylko od razu szukać innych opcji, jak to właśnie w środowisku startupowym się mówi, pivotować, próbować szukać różne opcje, bo naprawdę tych opcji jest masa. Tylko no, jeżeli tak patrzymy wąskotorowo, to jest prosta droga do pięknej, ale jednak katastrofy. A w biznesie zawsze tak jest, że to jest po prostu surfowanie. Trzeba wiedzieć, z którego miejsca płyną fale i umiejętnie te fale wykorzystywać. Zakończmy optymistycznie i powiedz jeszcze w takim razie, czego udało Wam się uniknąć? Których błędów? No na pewno udało nam się uniknąć stworzenia takiego produktu, który był zupełnie rynkowo nieuzasadniony. Bo od razu szybko dostaliśmy, chociażby ten crowdfunding, o którym wspominaliśmy, dał nam takie społeczne potwierdzenie, że to rzeczywiście jest coś takiego, w co nie tylko my wierzymy, ale także nasi odbiorcy właśnie, więc to na pewno. No na pewno dało nam masę doświadczeń.
I tutaj Maciek Aniserowicz na jednej z konferencji biznesowych, który też zarabia bardzo mocno na produktach cyfrowych, powiedział, jeżeli mamy fanów Heroesów trójki, no mówił, że tam jak się jeździ Heroesem, no to są takie skrzyneczki, albo się bierze złoto, albo się bierze doświadczenie. No i jest opcja taka, jeżeli zrobimy coś dobrze, to zarabiamy pieniądze, a jeżeli zrobimy coś źle, to mamy doświadczenie i wiemy, czego nie robić. Więc lepiej działać niż nie działać zawsze, lepiej działać nawet nieumiejętnie, ale cały czas iść do przodu, być świadomym tych ryzyk, nie bać się podejmować tego ryzyka, bo to w biznesie jest bardzo, bardzo ważne, ale przede wszystkim też inwestować właśnie w takie ogarnięcie biznesowe. Jeżeli miałbym wskazać, czego nam najbardziej zabrakło, to tego doświadczenia, które cechuje wiele osób, które od wielu, wielu lat prowadzą biznesy, bo jeszcze raz powtórzę, tworzenie treści fajnych, merytorycznych, wartościowych to jedno, ale robienie biznesu, stworzenia fajnych, merytorycznych, wartościowych treści to jest zupełnie inna sprawa. I temu właśnie też między innymi jest poświęcony Influencer Life Wrocław, niezmiennie od kilku lat, a w tym roku we Wrocławiu. Czymś, co było też naprawdę dużym krokiem naprzód i z czego z dzisiejszej perspektywy jesteśmy naprawdę mega zadowoleni, był wybór platformy sklepowej, która pozwoliła nam spiąć całą tę działalność właśnie w jeden prosty, funkcjonalny system, który oszczędza nam czas przez to, że nie zaprząta nam głowy martwieniem się o wszystkie poszczególne elementy tej układanki, tak? Czyli właśnie te wszystkie integracje, wtyczki, systemy płatności i tak dalej. Gdybyśmy to mieli w tamtym czasie, kiedy stawialiśmy sklep, kiedy produkowaliśmy całą książkę, kiedy musielibyśmy to wszystko spinać osobno, to byłoby to niemożliwie trudne do zrobienia. Więc na pewno, czego potrzebowaliśmy w tamtym czasie, to funkcjonalnego narzędzia i oszczędności czasu i to dostaliśmy dzięki właśnie też między innymi współpracy z Shopperem. Co jest też bardzo ważne, tę funkcjonalność widać choćby po tym, że jeżeli rzeczywiście ten system się już pozna się jego tajniki, pozna się wszystkie jego niuanse, to dużo rzeczy można zrobić samemu, a jeżeli pojawiają się po drodze jakieś problemy, to szybko działający support także bardzo dobrze działa. Nie przypominam sobie sytuacji, w której na odpowiedź musiałbym czekać więcej niż 24 godziny, co jest kluczowo ważne, kiedy mamy to dziecko, rzeczywiście ono działa i coś przestaje na przykład działać, albo coś chcielibyśmy zmienić, jesteśmy w stanie bardzo, bardzo szybko to wdrożyć, albo samodzielnie, albo przy pomocy specjalistów. To jest nie do przecenienia, bo jeżeli mamy osoby, które zdecydują się na przykład na prowadzenie swojego biznesu, to po czasie będziecie też zapewne wiedzieć, że każda rzecz, która oszczędza wam czas i oszczędza wam frustracji, cierpień i ten czas właśnie, tą energię, uwagę można poświęcić na robienie fajnych rzeczy, no to jest warte naprawdę każdego tutaj wysiłku i warto na takie rozwiązanie stawiać. Dawid, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i za te wskazówki. Dziękuję. Myślę, że sporo osób z nich skorzysta. I myślę też, to co jest ważne i warto podkreślić na koniec, że też nie ma co się bać, trzeba po prostu spróbować, tak? Można postawić w bardzo prosty sposób sklep, wystawić jeden produkt, przeprowadzić po prostu pilotaż i zobaczyć, co się z tym dalej stanie, prawda? Nic, tak naprawdę niewiele nas to kosztuje, a możemy tylko zyskać. A jeżeli złapie się bakcyla sprzedaży, to pomysły, różne rozwiązania przyjdą w dalszej perspektywie i naprawdę taka niezależność, poczucie robienia czegoś takiego właśnie więcej, wniesienie swojej działalności na wyższy poziom, pewien boost wizerunkowy, który też się wiąże z tym, że z tylko twórców stajemy się także przedsiębiorcami, także właśnie twórcami produktów, jest na pewno bardzo, bardzo ważna i polecam serdecznie wszystkim właśnie odważnym taki styl, bo nie będzie łatwo na samym początku. Może być nawet ekstremalnie trudno, ale satysfakcja, która płynie z osiągania tych wszystkich celów, które sobie zakładamy, jest warta naprawdę wysiłku. I tego wszystkiego, myślę, wspólnie życzymy osobom, które pod wpływem tej prolekcji zdecydują się na pójście właśnie drogą wydawania swoich własnych produktów. Cześć, ja nazywam się Oskar Rak i witam Was na moim krótkim wystąpieniu, gdzie pokażę Wam, jak w prosty i przyjemny sposób zająć się edycją wideo, czyli edycja wideo dla początkujących. Ja tu mam dzisiaj prezentację, będę sobie do niej przeskakiwał i będziemy sobie po kolei lecieć. Kilka słów o mnie, jeśli jeszcze mnie nie znacie, bo mam tylko 30 minut, więc będę się streszczał, ponieważ opowiedzenie o postprodukcji wideo w 30 minut bez pokazywania programu to jest naprawdę nie lada wyzwanie. Wracając do mnie.
I tak jak już mówiłem, nazywam się Oskar Rak. Ja wideo zajmuję się, można powiedzieć, nie od dzisiaj, ponieważ prowadzę firmę produkcyjną. Robimy live'y, robimy kursy online, robimy reklamówki, robimy tego bardzo, bardzo dużo, szczególnie w ostatnim czasie, w momencie, kiedy mamy pandemię i rzeczywiście każdy chce przenieść, można powiedzieć, swój biznes do świata online. To jest tego bardzo dużo. Współpracujemy również z twórcami. Ja jako Oskar Rak też konsultuję bardzo wielu twórców pod względem czy sprzętu, wykorzystania, postprodukcji, optymalizacji kanału. Jest tego mega, mega dużo. Jeżeli chcecie się trochę więcej o mnie dowiedzieć, to po prostu polecam wejść na stronę, pooglądać, co robię, a zawsze możecie po prostu zapytać. No dobra, to do konkretu. Czym jest montaż? To jest pytanie, które pada bardzo często z moich ust w momencie, kiedy szkolę, ponieważ również szkolę z wideo. I w momencie, kiedy zadaję to pytanie, bardzo często otrzymuję bardzo dziwne, różne odpowiedzi. Że montaż to jest sklejanie, że montaż to jest naprawianie. No i oczywiście w każdej z tych odpowiedzi jest troszkę prawdy, ale tak naprawdę montaż to nic innego jak kolejne z narzędzi w procesie, które pomaga nam tworzyć historię i popychać wszystko do przodu. I chciałbym, żebyście zapamiętali, że montaż to jest jeden z elementów procesu tworzenia ogólnie wideo. I nie tylko wideo, ponieważ również inne formaty audiowizualne się tak tworzy, albo nawet same audio, czyli przykładowo podcasty. Czyli taki mikrofon, jak mam tutaj, jak podcasty tworzymy, również ten montaż mamy. I montażem oczywiście możemy wiele rzeczy uratować, ale nie o to tutaj chodzi, ale do tego jeszcze przejdę. Dobrze. To jest rzecz, która jest w sumie dla mnie najważniejsza, żebyście w ogóle zrozumieli, czym jest montaż i jak to powinno wyglądać. Ponieważ ja Wam dzisiaj nie pokażę programu do edycji wideo, nie będę Wam pokazywał, gdzie klikamy, co mamy zrobić, jakieś tipy w stylu kliknij tutaj, żeby samo się obrobiło. Nie, broń Boże, niczego takiego nie będzie. Ja mam podejście trochę bardziej filmowe do tego wszystkiego, żebyście zrozumieli cały proces i potrafili jakby postprodukcję potraktować jako jeden z elementów, który po prostu trzeba zrobić mądrze. I tu to, co teraz widzicie, to jest proces tworzenia wideo od A do Z. Na początku mamy oczywiście pomysł na nasze wideo. Jeżeli mamy pomysł na nasze wideo, no to nie muszę Wam dużo mówić, co dalej mamy robić. Czasem z tym pomysłem jest różnie i mamy problem tak naprawdę, żeby coś nagrać. Po prostu mamy taką dziurę w głowie. I oczywiście można do tego podejść analitycznie. Nie dzisiaj mowa o samych pomysłach i generowaniu tego wszystkiego, ale ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś chce założyć kanał na YouTubie i nie potrafi z głowy powiedzieć 10 tematów, na które chciałby nagrać swój film, no to coś jest nie tak i trzeba się zastanowić, czy aby na pewno ten kanał będzie dobry. Bo jeżeli nie potrafimy tak z rękawa po prostu wyrzucić 10 różnych pomysłów, sypać po prostu nimi, to jest coś dziwnego, ponieważ jeżeli chcemy robić kanał na ten temat, który nas interesuje, no to powinniśmy po prostu kipić tą wiedzą i na lewo i prawo po prostu potrafić o tym wszystkim mówić, więc polecam zawsze nad tym elementem tego procesu tworzenia wideo się pochylić, ponieważ od niego się wszystko zaczyna. Jeżeli go pominiemy, no to nie wiemy, co w konspekcie i w scenariuszu po prostu mamy pisać. Więc przechodzimy sobie płynnie do konspektu i scenariusza. Ja zawsze mówię i ogólnie w tej krótkiej prezentacji, w tym krótkim wystąpieniu będę na to kładł nacisk, że to właśnie tutaj zaczyna się postprodukcja, czyli montaż filmu. W momencie, kiedy mamy pomysł, to my go musimy w jakiś sposób skonkretyzować, czyli musimy go spisać. Nie chodzi o to, żeby pisać scenariusz, scenorys, scenopis i rozpisywać to wiadomo na ile dokumentów, żeby to było wielkie i po prostu wszystko było spisane od słowa do słowa. Bardziej chodzi o to, żebyśmy my, jako twórcy, w momencie, kiedy tworzymy film, wiedzieli, jak on już ma wyglądać. Jaką przewagę nam to daje? Daje nam to taką przewagę, że my w momencie, kiedy przejdziemy do następnego punktu i do jeszcze kolejnego, takim jakim jest postprodukcja, to my wiemy, co chcemy nagrać, wiemy, jak chcemy to zmontować. Więc to już nam układa w głowie tak naprawdę montaż. My ten montaż przeprowadzamy już w naszej głowie, a tak naprawdę na kartce papieru. I to jest niesamowicie ważne, bo nie ma nic gorszego niż postprodukcja materiału, który nie ma żadnego pomysłu, nie ma żadnego scenariusza, czyli nie ma żadnych ram, jest po prostu rozwalony. Serio, myślę, że nieraz montowaliście, jeżeli próbowaliście montować materiał, który nie miał żadnego ładu i składu i było to bardzo, bardzo ciężkie. I właśnie ten element został prawdopodobnie pominięty. Odpowiednia preprodukcja, czyli to, co mamy od nagrania w lewo, czyli pomysł, konspekt i scenariusz, to jest preprodukcja, czyli przygotowanie się w ogóle do
produkcji materiałów. I właśnie tutaj, jeżeli popełnimy dużo błędów, będą one rzutować na kolejne kroki. Dalej mamy produkcję, czyli nagranie. Też Wam chyba nie muszę dużo mówić, że to jest bardzo ważny element dla postprodukcji, czyli właśnie dla edycji wideo. Jeżeli tutaj spapramy dużo rzeczy, no to w postprodukcji będziemy więcej czasu spędzać. Przykład, zły white balance, czyli mamy nie takie kolory jak trzeba. Nie wyeksponowana odpowiednio scena, czyli mamy za ciemno, też w postprodukcji musimy tutaj mieszać. Źle nagrany dźwięk. No i masę rzeczy tutaj jest. Oczywiście my w postprodukcji jesteśmy w stanie bardzo dużo w dzisiejszych czasach uratować. Ale nie o to chodzi, żebyśmy spędzali jakby tysiące godzin, można powiedzieć, na poprawianiu czegoś. Przykładowo, jeżeli ja mam za ścianą tam coś i chciałbym sobie wymazać, oczywiście mogę sobie wyfotoshopować, jak to niektórzy mówią. Ale pamiętajmy o tym, że film to nic innego jak bardzo szybki pokaz slajdów. W Europie jest to najczęściej 25 klatek, więc jeżeli chcemy poprawić jedną sekundę filmu, to musimy poprawić 25 zdjęć. No i łatwo sobie to pomnożyć, jeżeli chcemy 10 sekund filmu poprawić, no to mamy 250 zdjęć do poprawienia, czyli do skorygowania, nie wiem, jakiegoś gwoździa na ścianie, albo jakiegoś obrazka, albo innych rzeczy, więc warto już na etapie produkcji sobie wiele rzeczy ułatwić, ponieważ później to wszystko wychodzi. Później mamy postprodukcję, o której będziemy mówić, no i na koniec to już jest dystrybucja i promocja, to już Wam dużo nie będę mówił. Ale zapamiętajcie ten proces. Dlaczego? Ponieważ każdy z elementów, który następuje po sobie, musi zostać zrobiony. Jeżeli wy pominiecie jakikolwiek z tych elementów albo gdzieś go nie dociągniecie do końca, na kolejnym jakby etapie to wyjdzie. Przykład, jeżeli mamy słaby pomysł, trudno nam się pisze scenariusz, nie wiemy jak go robić. Jeżeli chcemy nagrać, a konspekt i scenariusz był słaby, to nie wiemy czego nagrywać. Jeżeli źle nagraliśmy, to postprodukcja idzie do dupy. A jak zrobiliśmy słaby film, to jego dystrybucja i promocja po prostu leży, dlatego warto nad każdym z tych punktów dobrze się pochylić. Dobrze, powiedziałem Wam o właśnie postprodukcji i powiedziałem Wam o kartce papieru. I to właśnie montaż zaczyna się od tej kartki papieru, o której powiedziałem. Oczywiście możemy to zrobić w Excelu, możemy sobie to w online'owych narzędziach robić. To jak kto woli. Tutaj to, co widzicie, to jest tak zwana shotlista. To jest taka typowa shotlista, z której my korzystamy. I mamy tutaj rozpisane wszystko na ujęcia. Mamy tutaj od razu ile coś ma trwać, jakie mamy sceny, jakie mamy kadry, ruchy, dźwięki, lokalizacje, rekwizyty aktorów, uwagi, wszystko tutaj mamy. I zanim w ogóle zaczniemy robić taką shotlistę, to jest mega przydatne na realizacji, czyli w momencie, kiedy sobie nagrywamy, czyli jak nagrywacie sobie przykładowo odcinek na YouTube'a, to wy od razu wiecie, że musicie nagrać taki monolog, jak ja teraz nagrywam. Wiecie, że musicie sobie nagrać jakieś przebitki. No i w momencie, kiedy mamy to wszystko, no to po prostu szybko się nagrywa, bo wiemy, co mamy robić. To jest pyk, 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 pyk i jest gotowe. Zanim przejdziemy do robienia takiej shotlisty, warto przygotować sobie taki konspekt. Konspekt to nic innego jak taki prosty dokument, w którym my mamy od takich bullet pointów wypisane, co my chcemy powiedzieć. Nie polecam rozpisywania wszystkiego od słowa do słowa, ponieważ bardzo często wiele osób brzmi sztucznie. Jeżeli ja bym sobie rozpisał całą to wystąpienie na taki, wiecie, monolog i bym cały czas leciał z promptera, byłoby to mega sztuczne, ponieważ ja praktycznie nie potrafię z promptera mówić, wyglądam jak robot, jestem taki statyczny. Więc te bullet pointy najczęściej się dużo lepiej sprawdzają, więc polecam sobie je przygotować, żebyśmy mieli krok po kroku, co chcemy powiedzieć. Nie? Czyli tak jak ja dzisiaj mam to wystąpienie, jak mnie oglądacie, wiem, że chcę powiedzieć o tym, że jest proces, chcę powiedzieć o shotliście, chcę powiedzieć o podstawowych narzędziach, wiem, że chcę powiedzieć o programach montażowych, o błędach, no i takich prostych tipach, które polecam gdzieś tam wdrożyć. I w momencie, kiedy mam coś takiego, wiem po prostu, czego się trzymać. I jak mamy ten konspekt, to polecam właśnie później przygotować sobie taką shotlistę, ponieważ ta shotlista później na postprodukcji bardzo się przydaje. Jeżeli my ją mamy na realizacji, czyli w momencie, kiedy nagrywamy, no to możemy sobie dawać jakieś uwagi. Przykładowo w ujęciu, nie wiem, drugim, popełniłem błąd i zrobiłem jakby dwa ujęcia, nie? Czyli dwa razy zrobiłem powtórkę tego. Pierwsze jest do wyrzucenia, drugie jest poprawne. Nie musimy już postprodukcji z tego oglądać 10 razy, żeby sprawdzić, tylko wiemy, że od razu bierzemy drugie ujęcie i ono jest po prostu poprawne. I to jest niesamowicie ważne w momencie, kiedy
współpracujemy z jakimś montażystą. Może nie będziecie chcieli sami tego montować, ale będziecie chcieli współpracować z jakimś montażystą, nie? Stwierdzicie, montaż nie jest dla mnie, mam za słaby komputer, wolę to nagrać, wysłać do kogoś, żeby ktoś mi to zmontował. W momencie, kiedy mamy taką shotlistę i wyślemy to montażyście, uwierzcie mi, że współpraca będzie przebiegać znakomicie i będzie na pewno tańsza ta praca, ponieważ montażysta nie będzie musiał siedzieć kilka godzin na przetrzepywaniu tego materiału i szukaniu tego, co tam nas interesuje. Dobrze, przejdźmy sobie dalej. I to, co bardzo często też na szkoleniach gdzieś tam sprzedaję, to jest takie pomyślenie o montażu jako klockach, czyli budowanie z klocków naszej historii. To, co widzicie teraz na prezentacji, to jest zrzut z mojego filmu związanego z programami do montażu. Ja tam zrobiłem taki, w prosty sposób zwizualizowałem to, jak wygląda montaż. Kiedyś montaż wyglądał w taki sposób, że mieliśmy taśmę filmową. Jak mieliśmy taśmę filmową, to tą taśmę, żeby zmontować jeden i drugi, się cięło. Czyli mieliśmy zwykłe nożyczki. Przecinaliśmy materiał i mogliśmy go przykładowo przestawić, skleić ze sobą, nałożyć na siebie. Takie rzeczy mogliśmy robić. Więc montaż to nic innego jak ustawianie w odpowiedniej kolejności tych naszych klocków, czyli sobie ustawiamy je cyk, 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 cyk. No i drugie porównanie, które bardzo lubię, jak taka kanapka. Ponieważ jak odpalimy sobie programy do montażu, to prawdopodobnie zauważycie, że te klocki można budować nie tylko w poziomie, ale również w pionie. Czyli możemy robić takiego sandwicha, tą kanapkę. I co my możemy narzucać na górę? Oczywiście możemy narzucić drugi klip. Tylko pamiętajcie, jeżeli mamy jeden klocek i na ten klocek damy drugi, to on go przykryje, więc nie będzie widać nic spod tego klocka na dole. To jest mega ważne. Jeżeli damy sobie napis jakiś, no to on nam się narzuci na te klipy. No i możemy sobie to tak nakładać. W większości programów montażowych wygląda to tak, że do góry budujemy warstwę wizualną, czyli tą, która się przykrywa, to co powiedziałem, a w dół budujemy dźwiękową, czyli dźwięk podkładamy, muzykę, jakieś efekty. I różnica między dźwiękiem a obrazem jest taka, że dźwięk się miksuje. Ponieważ jeżeli nałożymy jeden dźwięk na drugi, to nie jest tak, że on go przykryje, tylko one się zmiksują. Jeżeli się zmiksują, no to będziemy słyszeć jeden i drugi w takim natężeniu, w jakim ustawimy. Więc mam nadzieję, że to jest dla Was w miarę zrozumiałe. Ja sobie patrzę na czas, żebym tutaj nie przegiął, że ustawiamy sobie te klocki w odpowiedniej kolejności, więc w sumie montaż, w momencie, kiedy mamy tą shotlistę, jak się do niej wrócimy, to wiemy, jak te klocki mają być ułożone. Wiemy, no bo mamy to wszystko napisane, mamy te notatki, wiemy, że klocki ustawia się jeden po drugim, na dole daje się muzykę, na górze daje się jakieś napisy, wydaje się proste, nie? I wbrew pozorom takie jest. Bo każdy program do montażu, bo zaraz przejdziemy oczywiście do programów do montażu, bo to jest pytanie, które się pojawia praktycznie zawsze i Oskar, jaki program do montażu wybrać? To jest to, że każdy program do montażu wygląda praktycznie tak samo. Ja wiem, że jak odpaliście kilka różnych, to wydadzą Wam się całkiem inne, ale one mają takie cztery elementy, które są, bym powiedział, zawsze. Zawsze gdzieś mamy. Po pierwsze mamy okno efektów i ono jest zamiennie z podglądem. One się zmieniają czasem stronami, ale okno efektów to jest okno, w którym my przykładowo zmieniamy rotację ujęcia, jego wielkość, prędkość i różne takie rzeczy. Efekty możemy ustawiać. Mamy tam dużo różnych suwaczków. To jest pierwsze okno. Drugie to jest podgląd. Podgląd to jest nic innego jak to, co my będziemy montować. Czyli jeżeli odpalamy sobie klip, no to na podglądzie będziemy widzieć, co na tym klipie po prostu jest. Myślę, że tu za dużo rzeczy nie muszę tłumaczyć. Polecam zawsze, większość programów do montażu ma taką opcję tak zwanych proxy. Polecam sobie wpisać na YouTubie, jak zrobić proxy, wyskoczy Wam film z Oskarem Rakiem, zobaczyć, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Czyli jeżeli nagrywacie w dużych rozdzielczościach, przykładowo w 4K, a Wasz komputer nie daje rady, to w momencie, kiedy zrobicie sobie takie proxy, to na tym podglądzie macie trochę mniejsze pliki, nie macie w pełnej rozdzielczości i komputer nie będzie się tak po prostu zacinał. Bo to się bardzo często zdarza na szkoleniach, że ja słyszę, że mój komputer nie daje rady z obróbką wideo, co ja mam zrobić, żeby dawał, nie? Proxy to jest rozwiązanie właśnie tego problemu. Kolejny element, który jest znów wszędzie, to biblioteka. Biblioteka to jest takie miejsce, gdzie my wrzucamy klipy, czyli wrzucamy ten nasz materiał, hop, i tam sobie go przeglądamy i tniemy. Czyli to jest takie nasze pole robocze, przepraszam, to nie jest pole robocze będzie zaraz, czyli takie miejsce, w którym my sobie możemy posegregować ujęcia, ponazywać je, podocinać je w odpowiedni sposób i właśnie przerzucić na pole robocze, czyli na tak zwany timeline, czyli na linię czasu. I to jest ten nasz
tak zwany stół montażowy. Jeżeli ja bym tutaj sobie wziął kartkę papieru i bym zaczął ją ciąć tak, jak ona była przed chwilą na tym zrzucie, czyli zaczęlibyśmy ją sobie układać, mógłbym te klocki fajnie sobie poukładać. I dokładnie tak samo to wygląda na linii czasu w programach do montażu, czyli układamy jeden klocek, drugi, trzeci, z dołu dajemy sobie muzykę. To właśnie tutaj dzieje się ta cała magia, czyli montaż. I tak wygląda każdy jeden program do montażu. Uwierzcie mi na słowo, bo widziałem tych programów wiele programów przetestowałem. Na wielu programach pracują osoby, które były u mnie na szkoleniach. Każdy lubi coś innego, ale każdy program ma dokładnie te klocki. Więc jeżeli nauczycie się, że każdy program ma coś takiego, odpalicie jakikolwiek program chcecie, to na pewno zauważycie, że te klocki są i właśnie ich potrzebujecie do montażu, bo to są te podstawy. Jak widzicie, tu mamy ten program, tu akurat mamy Camtasię, na której ostatnio pracowałem na szkoleniu i możecie sobie popatrzeć, mamy linię czasu, mamy podgląd, akurat tutaj po prawej stronie mamy jakby te okno efektów, no i po lewej stronie mamy bibliotekę. Wszystko jest. I takie podstawy, które wy potrzebujecie na sam początek do montażu prostych wideo, to jest nic innego jak cięcie, czyli przecięcie klipu, żeby wyciąć sceny, które nas interesują. To jest raz. Dwa. Ustawianie tych klocków, co jest w każdym programie do montażu, że możemy je sobie przestawiać jeden i drugi. Jasne. Co jeszcze? Nakładanie na siebie tych klipów, czyli budowanie warstw w górę i w dół, ponieważ to powoduje, że możemy miksować dźwięki, możemy zsynchronizować dźwięk z takiego mikrofonu i z tego, który mam w aparacie, czyli nagrywam tak naprawdę dźwięk na laptopa, i nagrywam dźwięk na aparat i mogę je później zsynchronizować i wyłączyć przykładowo dźwięk z mikrofonu w aparacie, a korzystać z tego i wtedy będę po prostu lepiej słyszalny. Takie rzeczy się da robić. No i ostatnia rzecz, która jest w sumie bardzo często ważna dla was i oczywiście jest ważna, to jest właśnie podkładanie muzyki czy jakichś efektów. Też większość programów w dzisiejszych czasach ma taką możliwość. I co najlepsze dla mnie, przez te parę lat fajnie się to pozmieniało, mamy możliwość również montażu na smartfonach. I ja wiem, że ortodoksi powiedzą, że montaż na telefonie to nie jest montaż, z czym się kompletnie nie zgadzam. Ja uważam, że montaż wideo może być przeprowadzony na jakim urządzeniu wy chcecie, jeżeli efekt was zadowala. Bardzo często jest tak, że ludziom się nie chce montować z tego powodu, że zajmuje to bardzo dużo czasu. Montaż zajmuje często dużo czasu, ponieważ my musimy ten materiał przerzucić, czyli musimy włożyć kartę do komputera, ten materiał się chwilę będzie zgrywał, a jeżeli robimy to ze smartfona, to czasem, nie wiem, przesłać chmurą, bo kabla, nie wiem, nie działa dziwnym trafem. Najczęściej na szkoleniach te smartfony mają problem z przesyłaniem. Z mojego doświadczenia tak wynika, więc samo przesyłanie tych materiałów bardzo długo trwa. Nagle okazuje się, że mamy słaby komputer. Bardzo często te smartfony dzisiaj, jeżeli ktoś nie ma dobrego komputera i jakby nagrywa jakimś flagowym modelem tego smartfona, to nagle okazuje się, że ten komputer jest słabszy od telefonu i nie daje sobie rady. Nie wiem, na iPhone'ie wszystko nam chodzi, wrzucamy sobie na naszego starego Maca czy też jakiegoś starego Windowsa, nagle to nie działa. Więc polecam stosować montaż na telefonie. Jest bardzo dużo aplikacji, które umożliwiają nam bardzo fajny montaż, niewiele różniący się od tego, jak to wygląda na komputerze, zaraz o nich powiem. Więc mam nadzieję, że jakby rozumiecie całą ideę jakby tego wystąpienia mojego tutaj krótkiego, że montaż to nie jest tak naprawdę dłubanie tylko w programie. Ten proces zaczyna się długo, długo wcześniej, czyli od pomysłu, scenariusza i nagrania. Jeżeli te trzy elementy dobrze zrobicie, to uwierzcie mi, postprodukcja to będzie czysta przyjemność, bo będziecie mogli montować materiał, który jest dobrze nagrany, dobrze zaplanowany i co najważniejsze, jest fajny, ponieważ mieliście dobry pomysł. No i programy do montażu, które ja polecam. Pierwszy to jest Vlo. To jest aplikacja, którą możecie oczywiście ściągnąć na Androida i na iPhone'a i na iOS'a. To jest aplikacja, która daje nam możliwość właśnie tego nieliniowego montażu, liniowego, nieliniowego, jakby tutaj już nie będziemy wchodzić. Jakby możecie sobie montować rzeczywiście z tych klocków, jest mega dużo efektów, super się to sprawdza. Jeszcze taki program montażowy, który mamy na smartfony i ogólnie możemy na telefonach korzystać, to jest Quick od GoPro. To jest taka aplikacja, która fajnie robi takie
teledyskowe, można powiedzieć, wideo, jeżeli chcielibyście zrobić sobie taką migawkę, można powiedzieć, z wyjazdu jakiegoś, świetnie się to sprawdza, ponieważ zaznaczamy tylko klipy, które chcemy, on nam z automatu analizuje te klipy, docina, robi przejścia, podkłada muzykę, wszystko się dzieje praktycznie automatycznie, a jednak dalej mamy możliwość edycji tego wszystkiego i pozmieniania. Ja bardzo dużo jakby krótkich takich zajawkowych filmów tam porobiłem, które poszły do mediów społecznościowych i uwierzcie mi, mega się to sprawdzało, szczególnie w momencie, kiedy nie chciało mi się montować i tych klocków układać. Te klocki układają się same, a później możemy je modyfikować. Na iPhone'a jeszcze mamy jedną fajną aplikację, która fajnie działa z Maciem i to jest aplikacja, którą polecam na Maca też, jeżeli chodzi o montaż, to jest iMovie i iMovie w zupełności na sam początek wystarczy, ponieważ ma wszystkie możliwości, jest darmowy, no i na Macach działa naprawdę super, nawet na erach, wiecie, czyli mega starych komputerach, super się to sprawdza i fajnie działa. No i dwa programy, które ja też na co dzień normalnie polecam. Ten, który oczywiście najbardziej polecam, to jest DaVinci Resolve w darmowej wersji. Można go oczywiście ściągnąć, trzeba się tylko zarejestrować na stronie i możemy go ściągnąć. On oczywiście jest trochę ograniczony pod względem swoich możliwości, ale tak jak już mówiłem, na początek wy potrzebujecie tylko cięcie, potrzebujecie jakieś przekładanie, efekty, bardzo proste rzeczy, podłożenie muzyki i eksport. To jest tyle. Nie kombinujcie z niczym innym, bo serio na początek tyle wam wystarczy. Lepiej poświęcić więcej czasu na jakby preprodukcję, dobrze to wszystko zaplanować, fajny pomysł zrobić i dobrze to zrealizować, niż siedzieć w postprodukcji i tam rzeźbić. No i kolejny to HitFilm Express. Każdy z tych programów możecie sobie zobaczyć, jak sobie właśnie wpiszecie darmowe programy do montażu. Tu też wam wyskoczy film na YouTubie. Macie to tam opisane, jak one wyglądają. I one wyglądają dokładnie tak, jak powiedziałem, czyli mamy okno efektów, podgląd, bibliotekę, linię czasu i to jest to, co was interesuje. No i przejdźmy sobie do takich błędów, ponieważ to wystąpienie zbliża się do końca. To miała być tylko taka zajawka. Pierwszy błąd, jaki najczęściej się pojawia, który ja słyszę zawsze, czyli Oskar, a na jakim programie ty montujesz, nie? No, mówimy na Adobe Premiere Pro. Ale on kosztuje, to pewnie jest lepszy od reszty. No nie, jak kupisz dobry sprzęt, to się samo nie nagra i nie zmontuje się samo. Więc nie musicie na początek kupować drugiego komputera, drugiego aparatu i drugiego oprogramowania do edycji wideo, ponieważ to nic nie zmieni. Jeżeli nie zrobicie jakby tych kroków, o których mówiłem wcześniej, to się samo nie zmontuje, więc uwierzcie mi, nie inwestujcie na początek kasy, ponieważ darmowe programy do montażu, zwykły smartfon do nagrywania i nie wiem, jakiś byle jaki mikrofon czy słuchawki potrafią zrobić robotę, jeżeli fajnie to wszystko pospinacie, a nawet jeżeli weźmiecie drogi aparat, kupicie sobie program do montażu, przykładowo takiego Adobe, wydacie 200 zł na miesiąc, to nie gwarantuje sukcesu, więc nie polecam. Drugi błąd to nieprzygotowywanie właśnie scenariusza i konspektu. Słuchajcie, wielokrotnie przy współpracy z klientami mieliśmy coś takiego, że ktoś się nie przygotował. Mówiliśmy, słuchajcie, tu jest scenariusz, macie wszystko, przeczytajcie to, zapoznajcie się z tym, żeby dobrze szła nam realizacja. No i niestety nie zawsze tak jest, ponieważ ktoś twierdzi, przecież ja to wszystko wiem, ja to mam w głowie, ja to robię na co dzień. W momencie, kiedy odpalamy sobie aparat i stoi przed nami aparat, światło, trójka ludzi patrzy, robi się ciepło, duszno, no to nagle osoby zaczynają nam wymiękać. I nagle z wypowiedzi, która miała zostać nagrana w godzinę, mamy wypowiedź, która trwa 8 godzin, a my chcemy z tego dosłownie godzinkę, 30 minut albo 30 sekund. Też bywały takie przypadki u nas, że nagrywaliśmy kogoś cały dzień, a miało z tego wyjść dosłownie 30 sekund, bo było po prostu tak źle. Więc przygotujcie się, tutaj trochę pokory się przyda, ponieważ bardzo często niestety ten problem się pojawia, szczególnie jeśli ktoś to bierze bardzo osobiście. Kolejny, to już przy montażu takich heheszkowych, jakby YouTube'owych rzeczy, to jest takie sztuczne dośmieszanie w momencie, kiedy nie czujemy klimatu albo nasza społeczność jeszcze nie jest na to gotowa, czyli dośmieszanie tego jakimiś dziwnymi memami, dźwiękami i innymi rzeczami. Nie przesadzajcie, nie róbcie z tego filmu z komunii, wesela, jakichś dziwnych przejść, naprawdę tutaj prostota jest kluczem do sukcesu. Lepiej nadgonić formą, story, lektorem przykładowo możecie tak nagrać tak zwany overvoice, podkład pod to wasz, ale nie czarujcie z jakimiś nie wiadomo jakimi efektami, ponieważ to się najczęściej kończy
Słabo. No i co? Muzykę podłożymy i pod beat zmontujemy i jest gitara. Nie zawsze tak jest. Jeżeli robimy takie teledyskowe materiały, jasne, można tak robić. Szukamy dobrej muzyki, montujemy pod bicik, pyk, 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 tempo fajne, leci. Okej, jasne. Możemy takie rzeczy robić, ale w momencie, kiedy chcecie zrobić jakieś filmy edukacyjne, inne rzeczy, no to tak się nie da. To trzeba dobrze zaplanować, ten scenariusz musi być, to musi być ładne, składne, żeby ta postprodukcja była dobra, bo samo podłożenie muzyki nie uratuje was, szczególnie jeśli przykładowo spieprzycie całkiem dźwięk i będzie to po prostu słabe jakościowo. W postprodukcji można bardzo dużo rzeczy uratować, ale można też bardzo dużo rzeczy zepsuć, więc polecam naprawdę skupić się na tym, żeby było proste, żebyście przekazali to, co chcecie, czyli żeby była w tym wszystkim wartość, ale nie zapominali o tym, że efekciarstwo tutaj bardzo często nie popłaca. No i takie parę porad na sam koniec, ponieważ widzę, że jakby dobijam praktycznie za chwilę do 30 minut. Przynajmniej tak mi się wydaje, dokładnie. Parę porad na koniec. Jeżeli robimy krótkie treści, to postarajmy zmieścić się w tych 2 minutach, ponieważ są one bardziej angażujące. Ludzie dzisiaj nie lubią długich filmów. Oczywiście nie zawsze. To nie jest tak, że zawsze musicie robić krótsze filmy niż 2 minuty, ale jeżeli robicie na jakieś media społecznościowe, Facebook, Instagram, to naprawdę fajnie się sprawdzają te krótkie treści, ponieważ ludzie tam najczęściej nie mają za dużo czasu. Jeżeli robicie coś na YouTube'a, no to sprawa jest inna, ponieważ te dłuższe części bardzo często są promowane, ale to też nie chodzi o to, żebyśmy sztucznie przedłużali te nasze wideo. Dostarczamy wartość, fajne call to action, ciach i dziękuję. Druga sprawa to napisy. Słuchajcie, w Polsce bardzo dużo osób ma problemy z słuchem. Nie wiem, czy wiecie, ale może wiecie, te napisy naprawdę potrafią jakby poszerzyć dostępność naszego wideo i szczególnie w mediach społecznościowych to widać w momencie, kiedy ludzie korzystają z mediów społecznościowych w różnych miejscach, napisy się przydają. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy jedziemy w autobusie, mamy smartfona i oglądamy film, nie mamy napisów, a nie mamy przykładowo słuchawek albo mamy wyciszony dźwięk, to jeżeli nie ma napisów, to my nie wiemy, co się tam dzieje, więc warto te napisy po prostu mieć, bo wtedy ta osoba będzie wiedziała, co się dzieje na tym wideo. Jeżeli tworzymy wideo, to na początku fajnie zostawić tak zwanego haka, czyli w pierwszych 30 sekundach jakby pokazać smoka, jak ja to mówię. Czyli jeżeli w filmie mamy smoka, czyli mamy coś super interesującego, to super pokazać to na początku, bo bardzo często jest tak, że tak zwana ta retencja, czy też utrzymanie uwagi odbiorcy w tych pierwszych 15-30 sekundach bardzo szybko idzie w dół. W momencie, kiedy zaczniecie wrzucać filmy na YouTube'a, tam jest taka rubryka w analityce jak zaangażowanie, tam to idealnie widać, jest to właśnie w zaangażowaniu uwagi odbiorcy, jak to szybko spada, więc jeżeli macie coś ciekawego do pokazania, pokażcie to na początku, wtedy gwarantuję, że jakby więcej osób zostanie po prostu dalej. W filmach fajnie wrzucać też coś takiego jak call to action, czyli wezwanie jakieś do działania, tylko nie sztuczne, nie w stylu hej, tutaj już subskrybuj w pierwszych 15 sekundach. Nie, jak dostarczycie gdzieś wartość, fajnie tych ludzi zaangażować, ponieważ jeżeli ktoś jest zaangażowany i fajnie mu się oglądało ten film, to on wam chętnie jakby odda tą energię. Nie każdy, ale w większości tak jest. No i na sam koniec, słuchajcie swoich społeczności. Jeżeli robicie wideo, robicie je dla ludzi, to nie jest tak, że robicie je dla nikogo. Przykładowo tak jak ja to nagrywam teraz, ja to nagrywam bardzo szybko, spontanicznie, fajnie. To jest materiał, który ma do was jakby trafić i dać wam tylko to ziarenko takie, żebyście się tym montażem trochę inaczej zainteresowali, nie tak tylko technicznie. Słuchajcie jakby społeczności. Jeżeli wy mi powiecie, że chcielibyście posłuchać w jakimś konkretnym temacie czegoś, albo żeby zrobić jakiś materiał, to jasne, ja go zrobię. Społeczność to jest klucz do robienia czegokolwiek, ponieważ ona wam może wytknąć bardzo dużo błędów i konstruktywna krytyka z ich strony jest bardzo mile widziana, więc nie ma co się na to obrażać. Jeżeli ktoś wam powie, ej słuchaj, ale to było słabo oświetlone, albo słabo było słychać, to można się tych osób zapytać, no jak to poprawić, albo hej, dajcie mi namiar na kogoś, kto może mi pomóc, nie? Słuchajcie, tyle ode mnie. Ja wam bardzo dziękuję za te 30 minut. Mam nadzieję, że się zmieściłem i organizatorzy mnie tutaj, bym powiedział, nie ukrócą o głowę. Jeżeli będziecie mieli pytania, możecie mnie znaleźć w mediach społecznościowych, napisać do mnie na maila albo na stronę. Zawsze chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jeżeli jakieś będziecie mieli.
No i tyle. Życzę Wam udanego wydarzenia, oglądania kolejnych prezentacji, ponieważ jest tego bardzo, bardzo dużo i są mega fajne, więc do zobaczenia w sieci i powodzenia w postprodukcji wideo. Dzięki, do zobaczenia. Cześć. Cześć, witam Was serdecznie, nazywam się Sylwia Stein i przybywam dzisiaj do Was z taką misją odczarowania nieco pojęcia CSS. Pewnie część osób zna już to pojęcie, może gdzieś właśnie obiło się o uszy, może gdzieś właśnie próbowali zmienić pewne rzeczy na stronie i ktoś im rzucił hasłem, o zrobisz to za pomocą CSS-a, ale gdzieś tam nie do końca były pewne, czy dają sobie radę. Chcę Wam pokazać w tej prezentacji, że CSS jest naprawdę dla każdego, że to nie jest żadna tajemna wiedza i jakieś mega nie wiadomo co, czego nie da się opanować. Mam nadzieję właśnie, że dzięki tej prezentacji nie będziecie bać się dodawać stylu swojej stronie internetowej, szczególnie właśnie na WordPressie, to jest taki mój konik, z którym gdzieś tam pracuję od praktycznie 10 lat, że będziecie w stanie tak samodzielnie pewne rzeczy sobie zmienić i nie będziecie bać się tego robić. Zapraszam Was więc na prezentację. Wypadałoby zacząć od tego, czym w ogóle jest CSS. No i generalnie powinna Wam teraz tutaj rzucić definicją, że to są kaskadowe arkusze stylów, to coś tam, tak? Ale wiecie, to jest taka sucha definicja, no dla większości z Was pewnie nie trafi, bo kto tam gdzieś lubi dukać definicje, tak? I wkuwać je na pamięć. W CSS-ie tak naprawdę nie musicie niczego uczyć się na pamięć. Więc ja też Wam nie będę dukać definicji, tak? Rodem z Wikipedii, jak ktoś będzie chciał, to sobie zerknie właśnie w Google, wpisze, tak, CSS, co to jest i wyświetlą mu się definicje. Ja chcę Wam zwrócić uwagę na taką kwestię, że CSS nie jest językiem programowania, więc tu wcale nie trzeba mieć jakiegoś mega ścisłego umysłu, tak, analitycznego, w ogóle gdzieś tam logika, algorytmy i te sprawy, nie. Naprawdę CSS może opanować każdy. Tutaj nie ma, tak jak powiedziałam, nic, co musicie wkuć na pamięć, co gdzieś tam trzeba łączyć, tak, w jakiejś tutaj zależności. Trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać pewnych informacji i nauczyć się takiej innej rzeczy, którą Wam na końcu pokażę, tak, w praktyce, jak wygląda, czyli szukać elementu, któremu chce się dodać stylu. I naprawdę, jeżeli opanujecie, tak, szukanie tego elementu, to nic nie stanie Wam na przeszkodzie, żeby Waszą stronę dopasować do takiego stylu, który Wam będzie odpowiadał. No ale właśnie, do czego w ogóle służy ten CSS? Po co ja się go mam uczyć? CSS służy właśnie do ostylowania strony, do dodania jej takiego smaczku, tak? Wiadomo, że wybieracie jakąś stronę, czasem właśnie jest to jakiś gotowy motyw, najczęściej właśnie jest to jakiś gotowy motyw, który gdzieś już Wam się podoba. Ale może się okazać, że pewnych rzeczy nie możecie dostosować z poziomu opcji w tym motywie. Ja lubię CSS porównywać takiego do mieszkania, tak? Do dekorowania, stylowania mieszkania. Więc wyobraź sobie mieszkanie. Kupujesz swoje wymarzone mieszkanie, no ideał, tak? Powiedzmy. Oglądałeś ogłoszenia, byłeś w tym mieszkaniu, wszystko było pięknie, ładnie, tak? Podpisujesz umowę, mieszkanie jest twoje, wchodzisz. I nagle zaczyna się tutaj takie zagubienie troszeczkę. Niby wszystko fajnie, niby mieszkanie się podoba, no ale czegoś brakuje, tak? Brakuje duszy. Brakuje gdzieś tego smaczku, tego waszego stylu, tego odzwierciedlenia tego, co właśnie gdzieś tam w głowie wam się układało, chcąc mieć własne mieszkanie. I tu nagle te ściany, które są, no nie do końca wam pasują. Tutaj te poduszki nie takie, tak na tej kanapie. Może by tu kanapę już zmienić, ściany przemalować. I właśnie podobnie jest na stronach internetowych, tak? My wybieramy jakiś motyw, oglądamy demo, niby nam się wszystko podoba, kupujemy, płacimy, instalujemy i nagle jest taki
takie poczucie, że no dobra, no strona jest ładna, ale czegoś mi tutaj brakuje. No i wchodzicie w te opcje, klikacie, no i kurczę, ten przycisk nie chce mieć tego koloru, który ja chcę. Ja tu chcę mieć róż na stronie, w demo był granat, no niby prosta rzecz, tak, przestawić kolor. No ale nie ma takiej opcji, tak? Albo gdzieś są globalne opcje, ale nie wszystkie elementy na stronie się nam zmieniają. Więc nawet wybierając jakiś gotowy motyw, przeglądając demo, może się okazać, że czegoś w nim Wam brakuje. I właśnie tutaj z pomocą przychodzi CSS. Tak jak w mieszkaniu z pomocą przyjdzie Wam pędzel i farba, tak? I zaczniecie malować, tak w CSS-ie jest to samo, tak? CSS daje Wam takie narzędzie do opracowania tej otoczki wizualnej Waszej strony internetowej. I teraz tak, tak jak mamy w mieszkaniu, możemy zlecić komuś, tak, zrobienie tutaj nam remontu, tak? Tak samo na stronie możemy oczywiście zlecić komuś, tak, dopracowanie tej naszej strony do tego, co my sobie wyobrażamy. Tylko wiecie, jak to jest. Kiedy komuś coś zlecamy, to nie do końca może też między nami, tak, i między wykonawcą zaiskrzyć i może on nie do końca zrozumieć to, co my chcemy osiągnąć. Jeżeli robimy coś sami, no to zawsze mamy po pierwsze takie poczucie, o, zrobiłem to sami, super, a po drugie też jest to bardziej dopasowane do nas, bo my wiemy w końcu najlepiej, czego chcemy. Więc tutaj mamy taką zbieżność myśli, rozumiecie chyba metaforę, mam nadzieję przynajmniej, bo teraz przejdziemy sobie już do takich bardziej technicznych kwestii, czyli z czego w ogóle składa się ten CSS. No i teraz będzie też troszeczkę teorii, taki krótki wstęp. Ogólnie rzecz ujmując, CSS składa się z reguł i one mają określać to, jak właśnie mają wyglądać poszczególne elementy strony internetowej. Elementami strony internetowej będzie tak to, co mamy zapisane w kodzie HTML. Jeżeli macie stronę na WordPress, to nie musimy wnikać tak dokładnie w całą strukturę strony. Ja Wam pokażę po prostu, jak znaleźć taki element, któremu będziecie chcieli dodać później stylu. To jest właśnie też tak jak w mieszkaniu. Znowu. Bo też wchodzimy do mieszkania i mamy pewną strukturę. Mamy ściany, tak, mamy tutaj gdzieś meble, tu mamy kanapę, tu mamy kuchnię i też mamy elementy, które gdzieś tam będziemy chcieli ostylować. Za chwilkę do tego wrócimy. Jak wygląda taka właśnie reguła CSS-a? Mamy po pierwsze selektor, potem otwieramy nawias, potem mamy właściwość, dwukropek i wartość tej właściwości. Na końcu stawiamy średnik i zamykamy nawias klamrowy. Ten średnik to jest bardzo istotna rzecz. Warto pamiętać o średniku, bo w tym nawiasie klamrowym możecie wpisać kilka właściwości, tak, po tym średniku. Więc jeżeli go zapomnicie, no to potem nie do końca może to działać. No i teraz, okej. Mamy jakąś tam strukturę, mamy regułę, tak? Ale no, nie do końca wiadomo, o co chodzi, tak? Więc teraz takie krótkie wyjaśnienie tych poszczególnych elementów. Po pierwsze, selektor. No i selektorem będzie każdy ten właśnie element HTML, któremu będziemy chcieli dodać stylu. Czym jest ten element? To może być P, czyli jakiś akapit. To może być na przykład nagłówek, tak, który mamy na stronie, który będzie tytuł naszego wpisu na przykład. To jest nagłówek na przykład H1. Mamy jakieś odnośniki, czyli A. I to na tej zasadzie działa. Nawias klamrowy, w niego będą wrzucane właściwości, nie inny nawias, musi być klamrowy. To o tym pamiętamy. Potem mamy właściwości CSS, czyli właśnie przez nie będziemy określać, co chcemy w tym danym elemencie zmienić, czyli na przykład chcemy zmienić kolor, chcemy zmienić wielkość, to właśnie będzie ta nasza właściwość. No i wartość właściwości, ona się będzie właśnie odnosić do niej, jaką chcemy jej przypisać tutaj, na przykład wielkość, tak, konkretną już, albo jaki kolor tła, jaki konkretny, już jakaś cecha musi się tam pojawić. Więc tak by to wyglądało, rozpisując, tak, naszą regułę na części pierwsze. I znowu, przenieśmy to na taki grunt nasz, taki, tak, wyobraźmy znowu sobie to tak obrazowo, wróćmy do naszego mieszkania. Mamy mieszkanie, przychodzimy do niego i ściany są białe. I mówicie, nie, ja nie chcę mieć białych ścian, ja chcę zmienić im kolor. Więc jak to będzie wyglądać? Bierzemy co? Mamy nasz selektor, czyli co? Ściany.
Otwieramy nawias klamrowy, wpisujemy, zmieniamy kolor tła, czyli mamy naszą właściwość, dwukropek, wartość właściwości, biały, tak? Na tej zasadzie to działa, czyli mamy ściany w kolorze białym. W CSS możemy to zapisać tak, że ściany to będzie klasa. Klasę w CSS zapisujemy jako kropeczka. Wam to jeszcze później pokażę w takiej części praktycznej, bo jako, że konferencja odbywa się online, to mam taką możliwość, żeby właśnie coś Wam pokazać w praktyce. Ja jestem praktykiem, nie teoretykiem, więc zdecydowanie lepiej i łatwiej jest mi coś pokazać, działając już na rzeczywistej stronie, więc za chwilkę to Wam też pokażę, jak to wygląda w praktyce. No, ale troszkę poteoretyzujmy. Mamy więc ściany, to będzie klasa. Kolor tła, to jest background color. Mamy dwukropek, kolor white. Kolory można zapisywać też w inny sposób, ale dla uproszczenia możemy na to w taki sposób spojrzeć. Więc jak widzicie, analogię znowu mieszkania do CSS-a, można to sobie łatwo przestawić, tak? Jeżeli jesteście gdzieś tam wzrokowcami, jeżeli łatwiej Wam sobie wyobrazić coś nie właśnie za pomocą jakichś tam krzaczków, tak? To możecie sobie właśnie w ten sposób to tłumaczyć. I teraz tak, chcemy zmienić ten kolor ścian na żółty, więc z naszego CSS-a znowu będziemy wpisywać ściany, background color yellow. Zmieniamy white na yellow. I właśnie w ten sposób to wszystko tutaj funkcjonuje. I to, co właśnie tutaj mówię, background color, te właściwości, tak, te wartości ich, tego się nie musicie uczyć na pamięć, tak? To wszystko można znaleźć w internecie i wcale nie za miliony, tak? To często na Facebooku można spotkać, byle nie za miliony. Nie, nie musicie tylko kupować jakichś mega drogich kursów. Taką wiedzę zdobędziecie spokojnie za darmo. Jest mnóstwo stron, gdzie po kolei są rozpisane, tak, wszystkie możliwe selektory, gdzie są rozpisane właśnie te wartości, właściwości, wszystko, co możecie tam przypisać w CSS-ie. Tak, tak więc nie musicie nic wkuwać. Są w ogóle takie gotowe ściągawki, które sobie możecie wydrukować, przykleić przed nosem i w razie zmian na stronie po prostu znaleźć to, co Was interesuje. Nie wiem, dzisiaj chcę zmienić kolor napisów, tak? W menu szukam, co odpowiada za kolor. Więc naprawdę nic nie trzeba wkuwać. Nie ma tutaj takiej zasady, tak? Zdać, zakuć, zdać, zapomnieć. Nie, tutaj po prostu musicie wiedzieć, gdzie daną informację znaleźć i później jak ją zastosować. Dobra, więc mamy tutaj rozpisaną tą naszą regułę, no już wiemy mniej więcej, co za co odpowiada, jak to sobie wyobrazić, gdzie to w naszym WordPressie dodać. No bo wiecie, no przecież w WordPressie, to skoro ja mam motyw, to ja tam sobie wyklikam wszystko. No czasem jest tak, że nie wszystkie motywy mają do wyklikania te opcje, tak? Tak jak wspomniałam, czasem mamy zmienić sobie kolor, gdzieś tam globalnie ustawiamy, ale okazuje się, że my chcemy jeden przycisk mieć w innym kolorze. No już tego nie zmienimy właśnie za pomocą tych opcji, bo jest kolor dla wszystkich przycisków na całej stronie. Więc tutaj nam się CSS przyda. Gdzie go wpisać? Powiecie, no dobra, wchodzimy teraz w temat, w którym ja będę musiała grzebać w kodzie. Nie, no spokojnie, nie będziemy nigdzie w kodzie grzebać. Także to jest taka metoda, po pierwsze, nieinwazyjna, więc nie rapsujecie na stronie na tyle, żeby się rozsypała i nic z niej nie szło już złożyć. No a po drugie, jest to dostępne bezpośrednio z kokpitu, nie musicie wiedzieć, co to jest FTP, logować się na FTP i te sprawy. Więc to jest taka metoda, która jest dostępna przez kokpit. I nie bójcie się, to nie znika podczas aktualizacji. Przynajmniej ja zakładam, że macie świeże wersje WordPressa, nie jakieś tam mega, mega, mega stare, gdzie no nie wiadomo, co się może podziać. Jeżeli macie właśnie świeżą wersję WordPressa, to spokojnie możecie bez czegoś takiego, co się zwie motyw potomny, dodawać sobie takie własne style CSS bezpośrednio przez kokpit, gdzie jak wejdziecie sobie do Waszego kokpitu WordPressa, oczywiście pokażę Wam to potem w praktyce, wygląd, dostosuj i tam mamy coś takiego jak własny CSS, dodatkowy CSS, niestandardowy CSS, no różnie się to może u Was zwać, dlatego podaję kilka nazw, jeżeli to jest pod inną, to też tam możecie wpisywać. Kiedyś właśnie też mówiłam o CSS-ie i powiedziałam, jest to w zakładce dodatkowym CSS i pojawiła się taka lawina pytań, ja tego nie mam, ja mam niestandardowy, czy to samo. Tak, to jest to samo. Więc później Wam jeszcze pokażę, jak to wygląda.
No dobra, i przechodzimy do tego, a jak się coś zepsuje? Powiedziałam, że to nieinwazyjna metoda, więc się może przecież nie może się zepsuć. No i generalnie się nie zepsuje. CSS, jak będziecie dodawać tam właśnie sobie w WordPressie, tak, w kokpicie, w tym wygląda stosuj, to jeżeli właśnie coś tam będzie mu brakować, to on nawet będzie Wam komunikował, że gdzieś tam coś widzi, czy na pewno chcesz zapisać. No i generalnie to jest tak, że nawet jak coś tam zapomnicie, nie wiem, zamknąć nawiasu, zapomnicie średnika gdzieś, to strona nie wyleci w kosmos, tylko po prostu coś będzie się brzydko wyświetlać. Ale to się da szybko naprawić. Wystarczy po prostu znaleźć tak tą linijkę, gdzie zapomnieliście tego średnika, czy gdzie zrobiliście jakąś literówkę i po prostu to usunąć albo poprawić. I wszystko wróci do normy. Nawet jak dodacie sobie tam różne style i za chwilę stwierdzicie, nie, ten piszczący róż, który dodaliście, jednak nie jest fajny, jednak będziemy to zmieniać, to wystarczy po prostu usunąć i zmienić. To nie jest tak, że robicie jakąś zmianę na trwale, tak, i nic już się z tym nie da zrobić. Spokojnie możecie testować, możecie próbować. Jeśli się boicie robić takie zmiany tutaj na Waszej działającej stronie, najlepiej odpalić sobie jakąś kopię i tam się bawić. Naprawdę CSS nie jest straszne. Jeżeli spróbujecie, to myślę, że chętnie będziecie do tego wracać, bo naprawdę pozwala na wiele. Jeżeli teraz na stronie brakuje Wam czegoś, tak, na Waszym WordPressie brakuje Wam jakiejś opcji, to zobaczycie, że za pomocą CSS-a możecie dużo, dużo naprawdę sobie poprawić, tak, pod tym kątem wizualnym. I nie tylko wizualne, bo możecie pewne elementy schować i za chwilkę Wam coś pokażę. No właśnie, z czym najczęściej walczymy w WordPressie w kontekście CSS-a? Po pierwsze, chcemy zmienić kolory tła. No najczęściej jest to tło jakichś przycisków, tło, nie wiem, nagłówku, bo mamy gdzieś tam taki pasek, tak, pod menu z nazwą naszego nagłówka i chcemy zmienić tam kolor, bo w demo był taki, nie wiem, jakiś tam niebieski, my mamy odcienie różu na stronie, wiem, uparłam się na ten róż, ale ostatnio dużo stron mamy w tym klimacie, więc gdzieś tam mi w głowie siedzi, więc zmieniamy sobie na delikatny róż, tak, zamiast tego niebieskiego. Bardzo często chcecie zmienić rozmiar albo kolor napisu, czy to w menu, czy to gdzieś w panelu bocznym, czy to na przykład linków w treści, więc tutaj też Wam może pomóc CSS. I tutaj na ekranie widzicie na slajdzie właśnie takie cztery przypadki, które gdzieś tam najczęściej się pojawiają w zapytaniach do mnie, czy to na grupach facebookowych, czy gdzieś tam na maila, czy prywatnie na messengera, no to właśnie zmiana koloru tła i tu mamy background color, zmiana rozmiaru napisów, tu mamy font size i tu mamy na przykład tak 16 pikseli podajemy albo pikselach, albo możemy podać taką tutaj jednostkę EM, więc tu możemy sobie też zmieniać. Mamy kolor napisów, czyli kolor po prostu przez C, tak? Potem możemy ukryć elementy. To jest też bardzo częste pytanie, jak mogę schować na przykład sobie tutaj, tak mamy, o, mam okienko z wpisem na stronie głównej, trzy wpisy i tam mamy zdjęcie, no wszystko fajnie, ale pod spodem jest autor, jest data i jest komentarze, a my nie chcemy tego pokazywać tam napisu komentarze 10, tak? I co z tym zrobić? Możecie to ukryć właśnie za pomocą CSS-a, to jest taka najszybsza metoda. Nie mówię, że idealna, bo idealnie to by było wejść w kod i po prostu to wywalić, ale jeżeli Wy nie jesteście jeszcze pewni, czy na pewno na 100% będziecie to chcieć usunąć, bo może dzisiaj chcecie, ale za chwilę nazbieracie tam 1000 komentarzy i fajnie będzie wyglądać, jak to pokażę, no to w CSS-ie tak, dzisiaj to ukrywacie, jutro możecie odkryć i nie trzeba gdzieś tam grzebać w kodzie znowu. I możecie ukrywać elementy za pomocą display known. No i jeszcze taka jedna kwestia, która gdzieś tam często Was dręczy, to przesuwanie pewnych elementów tak, odległość, żeby była na przykład większa czy też mniejsza. Powiedzmy, że mamy nagłówek i mamy później sekcję z treścią. I się okazuje, że Wy chcecie tam mieć większą przestrzeń między nagłówkiem a tą treścią. No i co? I tutaj możemy się posłużyć marginesami, mamy margin i tutaj też mamy taki przykład, jak mamy właśnie cztery liczby, tak? Bo możemy na przykład margin top, czyli tylko będzie góra i będziemy mieć tylko od góry na przykład 10 pikseli. Albo możecie zapisać tak, góra, prawo, dół i lewo w jednym tutaj zapisie, tak jak widzicie na ekranie. Pierwsza liczba odpowiada za górę, druga liczba za prawą stronę, trzecia liczba za dół, czwarta liczba za lewą stronę. To jest taka zasada. Takie rzeczy trzeba zapamiętać faktycznie, ale jeżeli będziecie to robić któryś raz z kolei,
to spokojnie nie będzie z tym problemu i to też w internecie znajdziecie rozpisane, co za co odpowiada. Dobra, no super. Powiecie, nagadała się, pokazała jakieś teoretyczne przykłady, ale jak to, kurczę, zastosować, nie? Do czego to ja w ogóle mam przypisać? No i właśnie, i to jest najważniejsza rzecz w całym moim zdaniem CSS-ie i w całej tej waszej przygodzie, która może się, mam nadzieję w sumie, że się rozpocznie, tak? Przy waszych stronach z CSS-em trzeba znaleźć odpowiedni element, tak, HTML-a, któremu będziecie dodawać stylu. I to jest najważniejsza rzecz i to jest takie największe wyzwanie, przed którym stają osoby zaczynające zabawę z CSS-em w WordPressie, bo ja nie mówię o takim CSS-ie ogólnie teraz, no bo wtedy piszemy sobie kod HTML-a i do każdego elementu musimy przypisać ten CSS, ale my już tu mamy gotową stronę, mamy jakiś gotowy motyw i chcemy po prostu pewne elementy dostosować pod siebie, no i musimy znaleźć ten element, ten konkretny element, któremu chcemy dodać nasz styl, tak? Więc tu jest to największe wyzwanie i to, co na początku sprawia osobom największy problem, który element wziąć pod uwagę, jak go w ogóle znaleźć. Jeżeli to opanujecie, to gwarantuję Wam, że CSS nie będzie dla Was żadnym wyzwaniem. Będziecie po prostu z zamkniętymi oczami, tak? Niż potem sobie wyszukiwać wszystkie informacje i dopisywać im te style. Jeżeli po prostu zaczniecie, podejmiecie się do tego wyzwania, opanujecie szukanie tych elementów, to naprawdę nie będziecie mieć z tym żadnego problemu. I właśnie teraz przejdziemy sobie do tej części praktycznej. Trudno jest mi mówić o CSS-ie, bo ja Wam teraz mogę powiedzieć tak teoretycznie, co Wy macie zrobić. Chcecie wiedzieć, co macie zrobić. Bierzecie sobie myszkę, najeżdżacie sobie na element na stronie, prawy przycisk myszki, dajecie tutaj zbadaj lub podobna nazwa w zależności od przeglądarki systemu i szukacie elementu, no powiecie, dobra, powiedziałam, ale to trzeba zobaczyć. Więc zapraszam Was teraz do takiej części praktycznej, gdzie pokażę Wam na stronie, jak to dokładnie wygląda w kontekście właśnie szukania tego elementu, no i później dopisywania tych styli. Więc zostańcie chwilkę ze mną jeszcze i przejdźcie ze mną właśnie przez tą część praktyczną. No i teraz dopiero się zaczyna zabawa. Ja jestem praktykiem, nie jestem teoretykiem. Dla mnie część teoretyczna to jest totalna męka. Wolę właśnie pokazywać, wolę robić warsztaty i pokazywać coś, jak wygląda to w praktyce, bo w końcu mówi się, że praktyka czyni mistrza, tak? A nie czytanie książek. Niczego nie osiągniemy czytając tylko i wyłącznie. Nie wiem, czy to będzie strona internetowa, czy to będzie Instagram, czy to będzie robienie podcastów. Jak będziecie tylko czytać, a nie będziecie ćwiczyć, to i tak nie będziecie umieć, tak? No w przypadku właśnie CSS-a jest tak samo. Trzeba po prostu próbować i mam nadzieję, że chociaż część z Was zachęcę do tego, żeby zaczęła działać ze swoją stroną, poprawiła te elementy, które gdzieś tam może Ciebie rażą, tak? Was rażą, a nie byliście w stanie teraz tego zrobić, bo nie było takiej opcji do wyklikania w motywie. Więc próbujcie, uczcie się dalej, szukajcie informacji na temat CSS-a, a na pewno Wasze strony wskoczą na ten poziom wyżej, bez konieczności zatrudniania kogoś z zewnątrz. Ja wiem, że pewnie część z Was jest tak dużymi influencerami, że no, nie będzie się babrać tak w CSS-ie, bo po co? Jak ma ważniejsze rzeczy, ważniejsze misje do zrealizowania, i ja to rozumiem, ale pewnie część osób gdzieś, po pierwsze, sama lubi sobie pogrzebać na stronie, a część no, nie ma jeszcze budżetu na to, żeby inwestować w jakiegoś webmastera, czy nie wiem, wirtualną asystentkę, która ogarnia CSS-a. Więc tutaj myślę, że wystarczy poćwiczyć i opanujecie właśnie go na tego CSS-a na takim poziomie, by tej Waszej stronie dodać tego smaczku i tego czegoś, czego Wam w niej brakowało. Dobra, tyle gadania, przechodzimy do praktyki, zaczniemy sobie od tego, jak znaleźć ten element, no bo powiedziałam, że to przecież jest takie kluczowe. Więc co potrzebujemy? Odpaloną stronę oczywiście, najlepiej już się zalogujcie do Waszego WordPressa. Potrzebujemy myszki, bez myszki ani róż, albo touchpada, chociaż touchpadem troszeczkę ciężko, wolę pracować myszką, ale potrzebujemy tak sprzętu do obsługi tutaj, kursora. I bardzo ważny jest prawy przycisk, bo prawym przyciskiem teraz na wybranym elemencie klikamy. I mam na przykład ten home, tak się rzuca w oczy, prawy przycisk myszy i mamy zbadaj.
To w zależności od przeglądarki, w zależności od systemu może się nieco inaczej zwać, więc nie bójcie się, jak macie to pod inną nazwą, tudzież macie to w innym języku, tak? Bo też może się zdarzyć. Szukajcie po prostu czegoś, co będzie oznaczać zbadaj. Ja mam Windowsa, teraz mam Chroma odpalonego, więc tak to wygląda w Chromie na Windowsie. Klikamy zbadaj i pokazuje się Wam taka oto konsola. To narzędzie jest bardzo istotne nie tylko z punktu widzenia CSS-a, bo pomaga także w szukaniu błędów na stronie, ale to temat na osobną prezentację. Mamy teraz tak, po lewej stronie HTML, po prawej stronie CSS. I widzimy, że no jak sobie gmyra myszą tu, po tym HTML-u, to jakieś elementy mi się podświetlają na stronie. I to właśnie te elementy, tak, poszczególne, które tutaj mamy, możemy stylować. Jak naciśniemy jakiś element, na przykład tu mamy te home nasze, tak widzimy co to jest, tak, ten napis home, to po prawej stronie są przypisane do niego style. Jak kliknę sobie wyżej, to widzimy, że one się zmieniają tu po prawej stronie i pokazują nam się te, które są przypisane do takiego oto elementu, który jest divem i ma coś takiego jak class. I to jest też ważna rzecz. Mamy klasy i mamy, o tak jak tutaj na przykład main, mamy ID. I teraz tak, przy ID jest taka zasada, że jest tylko jedno na danej podstronie, tak, nie może się powtarzać. Klas może być kilka takich samych. I właśnie stylując coś na stronie, trzeba uważać, żeby tak przypadkiem nie nadpisać ustawień na całej stronie, tak, sobie globalnie. Więc szukamy zawsze takiego elementu, który jest w miarę unikalny, jeżeli chcemy coś zrobić tylko na jednej konkretnej podstronie. Ja Wam za chwilkę coś o tym temacie jeszcze powiem. Więc mamy sobie element, ten H1 i tu mamy przykładowe dla niego style. Aha, wspomniałeś o tej klasie. Mamy klas właśnie przy nim. I tu w CSS-ie klas jest oznaczony, o jak widzimy, kropeczką. I to zawsze jest oznaczenie klasy. A jeżeli mamy ID, to mamy hash, tak? Kratkę, płotek, czy jakkolwiek to nazwać. Więc tak ich rozróżniamy w CSS. Jeżeli to jest element po prostu H1, to tutaj widzimy po prostu H1. I jeżeli przypiszemy coś dla H1, to wszystkie teraz H1 na całej stronie będą miały te style. No, są wyjątki oczywiście. Ale ujmując tak ogólnie, żeby było prosto, to będą mieć te same. Jeżeli chcielibyśmy, żeby to się tyczyło tylko i wyłącznie strony głównej, to w przypadku WordPressa, jeżeli motyw jest dobrze napisany, nie na kolanie, to mamy w body, to jest właśnie taki body, to jest element, który jakby, to jest tak ciało, tak? Ciało naszej strony, on okala wszystko, co jest później w tej naszej całej treści, tak? Więc mamy ten body i tu szukamy zawsze takiego elementu, który będzie ten, powiedzmy, o rzeczy nie poprawi, najgłówniejszy, tak? Ten główny element. I jeżeli chodzi o WordPressa, to tutaj przy motywie, który jest ok zbudowany, mamy zawsze takie domyślne dla WordPressa klasy. I dla strony głównej jest to home. Więc jeżeli chcemy coś zmienić tylko i wyłącznie w stronie głównej, możemy zrobić home, kropeczka, możemy zrobić home, tak, spacja, kropeczka, na przykład entry title i wtedy będzie to się odnosić tylko do tego entry title na naszej stronie głównej. I teraz tak, widzimy punkty w style. Powiedzmy, że chcemy zmienić rozmiar. Rozmiar, jeżeli chodzi o wielkości, to tam też w prezentacji było, że to jest font size i szukamy, gdzie tu mamy font size. I widzimy font size. Widzimy, że ma 8.4 rem. Możemy sobie tą wielkość zmienić. Na przykład mamy teraz 18 pikseli. Widzimy, że się zmienia, tak? I co jest ważne, bo to też często osoby mówią, dobra, ja sobie w tej konsoli zmieniłem, odświeżyłem i nie ma. No nie ma, nie będzie. Bo to, co zmieniacie sobie tu, to możecie sobie zrobić tylko taki podgląd, tak? Jak to będzie wyglądać, czy to na pewno jest dobra wielkość? Powiesz, nie, to nie jest dobra wielkość i to ma być większa. I na przykład zrobicie sobie 28, tak? Nie, jeszcze jest za małe. Dobra, wstawię sobie, nie, 36. Nie, 230. O, 36. Dobra, teraz jest w porządku. I teraz, jeżeli to jest już w porządku, to musicie wkleić w
ten CSS na Waszej stronie, bo to jest tylko podgląd. I popatrzcie, jak ja sobie teraz odświeżę stronę, no to tego nie ma, bo to tylko robiliśmy poglądowo w konsoli. Więc znowu, bierzemy sobie ten element, tak, widzimy, że to jest H1, to też jest H1 entry title, czyli zapisujemy to wtedy ten sposób, tak też może być. I wchodzimy w nasz kokpit WordPressa. To jest druga ważna rzecz, którą mamy pamiętać. Wygląd dostosuj. I później tutaj mamy dodatkowy CSS. Pamiętamy, może być własny, niestandardowy, czy jeszcze jakiś inny, nietypowy, tak? Tu wpisujemy ten własny CSS. I było to nasze H1. Wpisujemy font size. No i ten nasz na przykład 36 pikseli. No i widzimy teraz, że się zmienia. Klikamy opublikuj, trzeba zapisać. I teraz jak odświeżycie Waszą stronę, to nie znika. I to jest właśnie ważna rzecz. Jeżeli coś właśnie testujecie w konsoli, nie zapomnijcie tego przepisać do CSS-a. I teraz to, co ja powiedziałam o tym globalnym. Napisałam do H1 i to działa na tej zasadzie, że teraz na każdej podstronie, gdzie jest nagłówek H1, on jest zmieniony. A jeżeli chcemy tylko na stronie głównej, to co powiedziałam, bierzemy tą klasę z body i dopisujemy tutaj home jako strona główna. I teraz jak odświeżymy, tu jest, a tutaj jest dalej wielkie. I to jest właśnie też bardzo istotne, jakbyście stylowali sobie coś w WordPressie i chcieli zrobić coś tylko na konkretnej podstronie, no to właśnie robicie w ten sposób, że szukacie unikalnego dla niej elementu. Jeżeli chodzi na przykład o podstronę About, to znowu zerkamy w Body i tu macie coś takiego, możemy dać edit, jak Page ID 280. I to jest właśnie unikalna klasa dla danej podstrony. I tak na każdej podstronie będziecie w WordPressie mieć inne ID, czyli ten numer się będzie zmieniał. Jeżeli chcecie coś do konkretnej podstrony, to właśnie w ten sposób możecie sobie to oscylować. Jeżeli byście chcieli zrobić to dla wpisów, tak, konkretnych, ogólnie dla wpisów, nie dla podstron, tylko dla wpisów, to znowu prawy przycisk myszki zbadaj, zerkamy w body i jest coś takiego jak single. I to single albo single post zawsze jest dla wpisów zarezerwowane. Jeżeli byście mieli produkty na WooCommerce, macie wtedy tam też związane to, tak, single product page, czy coś takiego, tak? Też będzie na pewno coś unikalnego dla tej podstrony. Więc poprawnie zbudowany motyw ma właśnie określone, konkretne tutaj klasy, takie domyślne z WordPressa wykorzystane. Domyślnych klas w WordPressie jest też kilkanaście w zasadzie. Nie tylko odnosi się właśnie do tego, co jest w body, ale na przykład w komentarze też mają swoją taką klasę, która jest powielana w różnych po prostu motywach. Więc wiemy, jak zmienić wielkość, jak zmienić kolor, powiedzmy, tego przycisku. Prawy przycisk myszki na przycisku, zbadaj. Tu macie jest taki kostek ze strzałkiem i nim też możecie sobie wyraźnie najechać na element. I widzimy, że tutaj mamy background color. Background color, czyli kolor tła. Jak znacie angielski, to nie będziecie mieć tutaj problemu, bo to tak intuicyjnie potem idzie. I teraz widzicie, tutaj jest takie coś wyszarzałego, jeszcze powiecie. To, co jest wyszarzałe, to znaczy, że ma te same style, ale nie jest używany akurat w tym elemencie. To, co jest używane w tym elemencie, jest takie właśnie czarne. No. Więc bierzemy sobie to, co jest czarne, jeżeli chcecie tylko tu to, a nie przy okazji inne. Wklejamy. Pamiętamy, że tu, żeby nie było, że znowu nam zniknie. Okej. Okay. Piszemy powtórkę, czyli background i zmieniamy sobie na przykład na czarny. I jak widzicie, ja wpisuję kolory jakimiś cyferkami.
Tak, pisze cyferkami. I każdy kolor, taki normalny, ma jakąś tam cyferkę, cyferki, znaki, nie tylko cyferki, bo tam też mogą być literki. O, na przykład jak weźmiemy teraz, o, powiedzmy, mamy biały, nie? Na tej zasadzie możemy wpisywać sobie albo takie kolory jak white, yellow, ale to jest taka ograniczona paleta, a tu nie mamy palety ograniczonej. Skąd to wziąć? W dowolnym programie graficznym możecie sobie tam sprawdzić taki kolor i będziecie właśnie sobie mogli czytać, tak? O, podpalimy sobie przykładowo tutaj Photoshopa. I mamy sobie tutaj kolory i tu ten nasz kolor jest podany. Więc możecie sobie właśnie jakiś kolor wybrać, czytać, co tutaj jest przy tym płotku i dodać na stronie. Więc takie kolory w programie graficznym, nawet w Google też znajdziecie, tak, możliwość takiego koloru sobie sprawdzić. Więc nie powinniście mieć problemu, jeżeli ktoś Wam projektował identyfikację wizualną Waszej marki, no to również spokojnie pewnie tam te kolory Wam rozpisał. Także jest to do ogarnięcia. Także mamy kolor tła. Powiecie, dobra, fajnie. Ale po najechaniu, ja chcę, żeby ten kolor się zmieniał. No, tego nie było na materiale z prezentacji. Co wtedy? Wtedy posługujemy się czymś takim jak hover. Hover to znaczy, że weź teraz pod uwagę element, który jest tak najechany, że tak powiem, myszem. I mamy na przykład background color. Czyli biały. I właśnie, możecie wpisywać, jeżeli macie takie same 6 znaków, możecie opisać 1, 2, 3, 4, 5, 6, też jest czarny. Jeżeli są takie same, to możemy sobie go skrócić i mieć tylko 3. Normalnie jest ich 6, tak? I teraz mamy biały i popatrzcie, najeżdżam, jest biały, super, działa! Ale nie widać napisu. I co teraz? Teraz chcemy zmienić kolor napisu. Jak zmienić kolor napisu? Po najechaniu, czyli wpisujemy w tym elemencie, który jest hover, wpisujemy kolor. I na przykład czarny. Tak? O. Widzimy, że działa. I właśnie w ten sposób możecie sobie te elementy na stronie po kolei stylować. Powiedzmy, że teraz chcemy, żeby ten przycisk był większy, żeby zwiększyć odległość między napisem, a tutaj, tak, krawędzią naszego przycisku. Co zrobić? I tak jak widzicie, ja wpisuję sobie po przecinku. Można by, tak, skopiować znowu to i wkleić to tu i tu pisać. Można by. Ale po co? Lepiej robić to takie skumulowane, tak? Obok siebie. Wtedy mamy jakiś konkretny element, widzimy, co do niego jest przypisane, a nie, że musimy się przegrzebywać przez całego CSS-a. Gdzie tam jeszcze coś w tym przycisku zmieniłam, bo ja teraz mam zmianę koncepcji, rebranding, zmieniam wszędzie kolory i teraz szukam, nie? Tak jest po prostu Wam łatwiej, to będziecie pod tym średniku po kolei wpisywać. Tylko pamiętajcie, żeby go zrobić. Teoretycznie ostatni element nie musi mieć średnika, który jest tam, tak? Ostatni element w nawiasie tam klamrowym. Dla pewności zawsze go wpisujcie, bo nigdy nie wiadomo, kiedy Wam przyjdzie do głowy coś dopisać. I dobra, chcemy zmienić odległości. I ja mówiłam o marginesach, ale mamy coś takiego w CSS-ie jak marginesy i marginesy wewnętrzne. Marginesy takie zewnętrzne to są margin. Wewnętrzne, padding. I właśnie tych wewnętrznych sobie teraz użyjemy. Mamy padding i jest ta sama zasada, co przy marginesach. To, co jest pierwszą liczbą, mamy 4, to jest góra. Czyli na przykład mamy 20 pikseli. Dajmy 30, żeby widać różnicę. O, widzicie, powiększył się. Teraz się powiększył z każdej strony, mam tylko jedną liczbę. Mam padding, dwukropek, jedna liczba, to on z każdej strony robi to samo, ale chcemy tylko z góry. Powiedzmy, z prawej chcemy mieć 60 pikseli, żeby zobaczyć różnicę. Dobra. Teraz od dołu chcemy mieć 10 pikseli. O, widzicie różnicę? A z prawej strony damy 5 pikseli. O. Widać różnicę, że się przesunął. No wygląda brzydko, nie? Ale można to łatwo oczywiście, jak powiedziałam, naprawić po prostu wpisując odpowiednie sobie tutaj nazwy. Wartości, na przykład 30 pikseli i nie wiem, 50 pikseli. Jeżeli wpiszecie, o, tutaj damy 20. O. Jeżeli wpiszecie dwie liczby, to się oznacza, że
Ta pierwsza tyczy się góry i dołu, a druga tyczy się prawej i lewej strony. No i mamy właśnie nasz przycisk, jest teraz większy. Powiedzmy, że chcemy go teraz oddalić z lewej strony od tego pola szukajki. To robimy sobie ten margines i chcemy tylko z lewej, czyli margin left, na przykład 60 pikseli. Powiecie, nie działa. I co teraz? Teraz możecie spróbować dodać do niego coś takiego jak important. O, i jest więcej. O co chodzi? Czemu nie działało? Może się zdarzyć tak, że pewne style są gdzieś nadpisane. Jeżeli zastosujecie coś takiego jak important, to to oznacza, że ty, halo, weź koniecznie to, co ja tu piszę pod uwagę. No i jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie to weźmie pod uwagę, co mu tam wpisaliście. No i właśnie w ten sposób możecie sobie poradzić z rzeczami, które gdzieś tam się nie chcą nadpisać, bo tak czasem w motywie jest, że jest tworzony motyw, gdzieś tam coś jeszcze dodatkowo jest nadpisane i potem już ta wasza, tak, zmiana nie chce się nadpisać. To jest tak, jakbyście nakładali którąś tam z kolei farbę na ścianie i coś tam tak odpada i nie jest dobrze. Więc tutaj możecie właśnie sobie poradzić, dodając ten important i wtedy to nadpisuje. Nie należy go jednak nadużywać, żeby potem nie było tak, że wszystko będzie important i nagle nie wiadomo, co jest w końcu czym. I co ma wziąć pod uwagę. Więc to w takich sytuacjach, kiedy faktycznie wiecie, co robicie, możecie stosować. Co jeszcze z takich istotnych rzeczy powiedziałam, że można coś ukryć? Powiedzmy, że chcemy sobie teraz ukryć. No dobra, mamy ten tytuł nasz. Jak ukryć ten tytuł? Znowu, sprawdzamy, chociaż już wiemy. Na wszelki wypadek jednak sprawdzimy. Zbadaj. Widzimy, że to jest ten entry title, tak, H1. To już jest ten element, który tu wpisaliśmy. Chcemy go ukryć, wpisujemy display. No. I super, i go nie ma. Ale dobra, chcemy teraz ukryć na przykład tą wyszukiwarkę. Dobra, przesunę ten. Prawy przycisk myszki, zbadaj. I mamy element. Mówię, dobra, mamy lupkę, ale jeszcze napis. To jedziemy myszką po kolei, gdzie on się znajduje i jeszcze nas nie obejmuje i jeszcze nie. Okej, powiedzmy dobra. To powinien być ten element. Weźmiemy więc ten element, header toggle. Wpisujemy go do CSS-a i dodajemy display no. I wyszukiwarka znikła. Powiedzmy, że chcecie ukryć kilka elementów. I teraz tak, tu wiemy, że po średniku możemy wpisywać, ale tutaj również możecie po średniku wpisywać. Weźmy sobie na przykład tutaj zbadaj. O, widzimy, że tu jest jakiś widget title. Tak, ale jeżeli ukryjemy widget title, ogólnie ukryje na wszystkie inne widget title, które są, przykładowo i ten. Też jest widget title. A chcemy tylko ten. Więc szukamy, co tu jest unikatowe. I to jest widget, który ma tutaj własne posty, tak? I jeszcze jedna rzecz. Nie sprawdzajcie tutaj w dostosuj, bo będą inne klasy. Sprawdźcie sobie najlepiej po prostu na takiej realnej tutaj stronie. O, i widzimy, że tu jest widget recent entry. Przecinek, tu już jest przecinek, nie średnik. I dodajemy tutaj to H2. I w tym momencie widzimy, że schował nam się właśnie ten nagłówek. I to jest też taka kolejna rzecz, która się przydaje, bo bardzo dużo osób właśnie pyta, jak coś na stronie schować. I właśnie w ten sposób możecie pewne elementy chować. Nie radzę chować dużych elementów, istotnych elementów, ale właśnie takie drobne elementy za pomocą CSS-a możecie zrobić. Mamy więc kolory, mamy odległości, mamy tutaj właśnie ukrywanie i tak naprawdę na stronie możecie zrobić mnóstwo innych rzeczy. Nie wiem, chcecie tutaj teraz mieć... O, odkryjemy nasz nagłówek, bo zaginął. Chcecie mieć... O, widzicie, jak się dzieje? Ktoś już tego nie chce, można przywrócić. Jeżeli chcecie mieć na przykład to po prostu wszystko duże, możecie dodać coś tak jak tekst transform upper
I zobaczcie, jak ja zaczynam pisać, to podpowiedzi nam się tutaj pojawiają, więc to też jest takie dla Was pomocne, bo możecie zobaczyć podpowiedzi. I teraz widzicie, że on właśnie powiększył nam napisy. I powiedzmy, że teraz zeszle mi się ten średnik, chcę opublikować. Opublikował, ale pewne elementy nam się tu świecą na czerwono, nie? To znaczy, że coś tutaj jest nie tak i widzicie, że strona się nie wysypała. Strona jest, ale no, powinna być ukryta szukajka, powinien być tutaj ukryty ten tytuł, a nie jest ukryty, tak? I o co chodzi? No właśnie o to, że mamy błąd. Jak go naprawimy, to w tym momencie wszystko wraca do normy. I to jest to, co mówiłam, że to jest taka metoda nieinwazyjna. Nic na stronie nie skupicie, tak na amen. Wszystko da się naprawić. I właśnie po prostu patrzcie sobie na te komunikaty gdzieś, które się Wam pojawiają. Czasem jest tak, że to jest taki czerwony X, albo jakiś taki żółty się pojawia komunikat, tak? Na to warto zwracać uwagę. Dobra, gadam sobie i gadam. Ja tak mogę gadać i jeszcze przez kilka godzin. Mam nadzieję jednak, że taka zajawka tego CSS-a zachęci Was do tego, że będziecie chcieli uczyć się go dalej, będziecie chcieli szukać tych informacji w internecie i dowiedzieć się właśnie na temat CSS-a coś więcej, bo no nie jestem w stanie po prostu w ciągu takiej krótkiej prezentacji pokazać Wam wszystkich możliwych opcji, jakie tutaj są. Ale naprawdę warto się go nauczyć i mam nadzieję, że będziecie chcieli się go uczyć i że ta moja prezentacja Was ku temu zachęci. Dzięki Wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś usłyszymy. Cześć! Cześć, nazywam się Kasper Korzeniewski, w internecie działam pod marką osobistą jako fotopomocnik. Pod tą nazwą znajdziecie mnie na Instagramie, na Facebooku, na Twitterze i przede wszystkim na mojej stronie internetowej fotopomocnik.pl. Pomagam patrzeć na rzeczy zwykłe w niezwykły sposób. Inspiruję, uczę i pomagam rozwijać pasję do fotografii. Kocham łapać chwilę w kadr, by móc się nimi cieszyć dłużej. Zdarza mi się pół dnia chodzić po mieście w poszukiwaniu tego jednego kadru, tego wyjątkowego spojrzenia na coś, co przecież i tak mijamy dziesiątki razy w drodze do pracy czy na Pracuję też jako kreatywny fotograf do wynajęcia. Innymi słowy, robię niebanalne zdjęcia produktowe dla marek w zasadzie z każdej branży. Od typowo lifestyle'owych przez odzieżowe na kulinarnych kończąc. W każdej swojej fotografii chcę przekazywać bagaż emocji, które stoją za ideą i pomysłem na dany kadr. Dziś chcę zachęcić też Ciebie do tego, że warto poświęcić więcej uwagi nawet takiemu pozornie zwykłemu robieniu zdjęć. Powód jest dość prosty. Żyjemy zbyt szybko. A jeszcze szybciej konsumujemy treści. Dziś powiedzenie wyróżnij się lub gin stało się w 100% prawdziwe. Jeśli nie zrobimy nic bardziej kreatywnego od innych, utoniemy w strumieniu treści, którym wszyscy jesteśmy zalewani. Wystarczy odpalić Facebooka czy Instagram i mamy przed oczami ścianę treści, która w zasadzie nie ma końca, na którą odruchowo scrollujemy. I dopiero ten moment, gdy coś przyciągnie naszą uwagę na nieco dłużej, jest w stanie wytrącić nas z trybu zombie i dać coś więcej. Dla mnie takim skutecznym wybijaczem jest dobra fotografia lub świetnie graficznie wykonana kreacja. Ale nawet w tej drugiej najczęściej kluczem jest po prostu dobre zdjęcie. To wszystko sprawiło, że postanowiłem podzielić się z Tobą kilkoma przemyśleniami na temat tego,
jak szybko, łatwo i przyjemnie możemy zacząć robić po prostu lepsze zdjęcia. Bez czytania dziesiątek poradników, podręczników, książek, chodzenia na specjalistyczne kursy itd. Za chwilę opowiem Ci o tym, jak robić lepsze zdjęcia w oparciu o kilka zasad i jednocześnie opowiem o tym, jakich błędów nie popełniać. Wszystko po to, by Twoje zdjęcia, niezależnie od tego, czy te prywatne, czy wykonywane w ramach działalności Twojej marki, były po prostu lepsze. Nie gwarantuję, że od razu wstąpisz do pierwszej ligi fotograficznego świata, ale jestem przekonany, że wprowadzając w życie to, o czym opowiem, będziesz robić lepsze zdjęcia. Zacznijmy od tego o błędach. I od razu nadmienię, tak, wszystkie te błędy zdarzało mi się wielokrotnie popełniać. Pewnie jeszcze nie raz mi się zdarzy. Mam nadzieję, że Tobie będą zdarzać się zdecydowanie rzadziej. Pierwszy błąd nazwałem jak przez mgłę. Nie wiem, czy potrafię liczyć aż do tylu, ile razy zdarzyło mi się zrobić zdjęcie tego typu. Później, gdy chciałem je wykorzystać, okazywało się, że zostało zrobione jak przez mgłę, której nie było. Żeby było śmieszniej, to część z takich fotek naprawdę wyglądała super i byłbym gotów podzielić się nimi ze światem. Nie zrobiłem tego tylko z jednego powodu. Gdzieś z tyłu głowy wwiercało mi się przekonanie, że to przecież nie jest moja zasługa. To kwestia farta, że zdjęcie w ogóle wygląda ciekawie. Prawda była jednak dużo bardziej brutalna. Takie zdjęcie było po prostu brawurowo schrzanione. A wszystko przez brudny lub zaparowany obiektyw. Problem dotyczy w szczególności wszystkich tych, którzy na co dzień częściej korzystają ze smartfona niż aparatu fotograficznego. Obiektyw w takim urządzeniu jest cały czas na wierzchu. Nic go nie osłania, nic go nie chroni. Często wyciągamy telefon z kieszeni czy torebki i od razu chcemy robić nim zdjęcie. I jest to błąd. W ten sposób dajemy sobie szansę na popełnienie głupiego błędu i nawet jeśli od razu po zrobieniu zdjęcia na ekranie zobaczymy, żeby wyszło jak przez mgłę i będziemy chcieli szybko je poprawić, może okazać się, że moment, który chcieliśmy uwiecznić, już się skończył. Nie ma, nie wróci, amen. Daliśmy ciała i musimy iść dalej. A po co dawać szansę temu, byśmy byli rozczarowani? By nie popełnić tego błędu, wystarczy za każdym razem po wyjęciu telefonu lekko przetrzeć jego obiektyw. Najlepiej mieć ściereczkę z mikrofibry, gdy takiej nie mamy, wystarczy fragment bawełnianej koszulki. Dzięki temu prostemu zabiegowi nie dość, że nasze zdjęcia będą po prostu czyste, no to także sprawimy, że nasz smartfon będzie w stanie dłużej wykonywać dobrej jakości fotografie. Co oczywiste, fotografując aparatem również powinniśmy zadbać o czystość naszego sprzętu, a szczególnie w momencie wykonywania samego zdjęcia. Obiektyw najczęściej chroniony będzie dedykowanym dekielkiem, ale nie oznacza to wcale, że pod nim nie będą grobanić się drobne zabrudzenia czy pyłki, a już z pewnością dekielek nie uchroni nas przed wilgocią czy zaparowaniem. Tu też warto za każdym razem przetrzeć powierzchnię obiektywu ściereczką z mikrofibry, a najlepiej jeszcze przed przetarciem przedmuchać ją, powierzchnię obiektywu, nie ściereczkę, gruszką, usuwając poprzyczepiane pyłki i drobinki, które moglibyśmy niechcący wetrzeć. To chyba było jedno z najbardziej złożonych zdań, jakie ostatnio mi się zdarzyło wypowiedzieć. Mam nadzieję, że było jasne. Reasumując, dbajmy o czystość sprzętu, którym wykonujemy zdjęcia. Postaraj się wyrobić sobie nawyk, który po prostu po jakimś czasie wejdzie Ci w krew i przestaniesz o nim świadomie myśleć. Kup malutką ściereczkę z mikrofibry i noś ją w plecaku, torbie, torebce czy nawet portfelu, bo takie małe ściereczki też się zdarzają. Jeśli wykonujesz zdjęcie aparatem, kup najprostszą gruszkę i noś ją w tej samej torbie, w której trzymasz aparat i korzystaj za każdym razem przed wyjęciem aparatu. Uff, no to jeden z głupszych błędów mamy za sobą. Lecimy dalej. Drugi to kiepski chirurg. Jest to absolutna klasyka gatunku. To trochę taki Titanic albo którakolwiek z piosenek Dawida Podsiadły w świecie fotografii. Wiele osób przez to przechodziło, wiele z tego skutecznie wyciągnęło wnioski, ale niestety dość sporo nadal bawi się w kiepskiego chirurga, kompletnie o tym nie wiedząc. Jak rozpoznać, że zdjęcie zostało wykonane w taki sposób? Ucięte czubki głów, ręce, palce, nogi, uszy, kawałek nosa. Zabawa w domowego rzeźnika nie może skończyć się dobrą fotografią. Najgorsze w tym jest to, że postronna osoba, widząc tak popsute zdjęcie, nie będzie w stanie udzielić Ci konstruktywnej krytyki. Będzie czuła, że coś jest nie tak i jeśli jest to bliska osoba, najczęściej nie powie Ci nic. Jeśli jednak będzie to zgryźliwy obserwator, na przykład Twojego profilu na Instagramie, no to nie omieszka opatrzyć tego złośliwym komentarzem. Fotografując ludzi i zwierzęta, tak, tu też musimy uważać, zastosuj się do kilku poniższych reguł, a Twoje fotografie staną się zdecydowanie lepsze. Oczywiście miej świadomość, że znajomość tych reguł nie daje żadnej gwarancji na udane zdjęcie, to zawsze będzie sumą wielu czynników. Te kilka reguł to jedynie wierzchołek fotograficznej góry lodowej.
Co zatem możemy zrobić, by nasze zdjęcia nie wyglądały jak zrobione przez kiepskiego chirurga? Najbezpieczniejszym wariantem będzie po prostu zostawiać nieco przestrzeni wokół fotografowanej osoby czy przedmiotu. Jeśli nie masz takiej możliwości, bo zdjęcie robisz w ciasnej klitce lub po prostu chcesz portret wykadrować ciaśniej, pamiętaj, że nie tniemy w stawach, nie ucinamy koniuszków palców, kawałka ucha, kawałka łokcia, czubka głowy, fragmentu nosa itd. Jeśli już chcemy wprowadzić cięcie do naszej kompozycji, robimy to zdecydowanie. Jeśli chcemy uciąć fragment głowy, no to zróbmy to bardziej w okolicy czoła, zamiast ucinać sam czubek. Jeśli chcemy uciąć nogi, zróbmy to na wysokości łydek lub ud, a nie kostek czy kolan. Niech nasz odbiorca, który finalnie będzie oglądał zdjęcie, widzi, że cięcie zostało wprowadzone świadomie i z premedytacją. Odbiorca musi widzieć i czuć, że w zdjęciu nie ma przypadkowości i fotograficznej niechlujności. Jeśli chcemy, by nasz portret był przyjemniejszy w odbiorze, zostawmy przestrzeń po tej stronie, w którą patrzy fotografowana osoba. Starajmy się wykadrować portret tak, by oczy postaci były w tak zwanym mocnym punkcie fotografii. To, czym są mocne punkty, opowiem za chwilę w dalszej części. Wiemy już, co robić, by nie być kiepskim chirurgiem. Dowiedzmy się teraz, co robić, by nie być pijanym ninją. Bo tak właśnie nazwałem kolejny z błędów, z którym nieraz musiałem się sam zmierzyć na przykładzie swoich zdjęć, ale z czym też nieraz mierzyłem się na przykładzie zdjęć wykonywanych przez inne osoby. Być może znasz to uczucie, gdy jesteś na imprezie i to jedno piwo zamieniło się w o jedno piwo za dużo. Ten stan, gdy nie dość, że obraz się lekko rozmywa, to jeszcze zaczyna falować i gubi horyzont. Nawet jeśli nie znasz, to z pewnością widziałeś niejedną fotografię, która sprawia wrażenie, jakby była wykonana właśnie w takim stanie. To coś, czego nie chcemy oglądać na naszych fotkach. Większość aparatów i aplikacji wgranych na nasze smartfony posiada siatkę, taki zestaw linii, które pomagają nam złapać odpowiednio prosty kadr. Ba, spora część aparatów wręcz ma wbudowaną elektroniczną poziomicę. Korzystajmy z tego dobrodziejstwa techniki, robiąc zdjęcia, szczególnie wtedy, gdy wyraźnym punktem naszej fotografii jest horyzont lub po prostu, gdy fotografujemy w takich okolicznościach, gdzie prosty kadr ma znaczenie. A wydaje mi się, że ma znaczenie w zasadzie praktycznie zawsze. Oczywiście, jeśli kompozycja jest stworzona świadomie i jej urok polega na złamaniu równowagi, no to już jest zupełnie inna kwestia, ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Co jeśli już taką fotkę zrobiliśmy i poza lekko chwiejącym się horyzontem wszystko jest naprawdę super? Możemy poprawić wszystko na poziomie edycji zdjęcia. Na przykład Adobe Lightroom ma wbudowane narzędzie, które jednym kliknięciem wyprostuje nam cały kadr. Ale nawet najprostsza aplikacja do edycji zdjęć daje możliwość kadrowania. Wtedy wystarczy wejść w taką opcję i przechylić lekko całe zdjęcie, tak by linia horyzontu przecinała nasz kadr równo pod kątem 90 stopni. I jeśli chodzi o błędy, to w zasadzie tyle, które moim zdaniem wymagało omówienia. Zostawiłem jeszcze kilka, które po prostu weź pod uwagę, są małe i stosunkowo niegroźne, ale przy odrobinie nieszczęścia mogą skutecznie popsuć każde zdjęcie. Jeśli wykonujesz zdjęcie aparatem, pamiętaj, by zawsze przed wyjściem sprawdzić, czy bateria jest naładowana i czy umieściłeś kartę pamięci w swoim aparacie. Głupio jest odkryć to, będąc już w miejscu, w którym chcemy robić zdjęcia, a nieraz zdarzyło mi się nie naładować baterii lub zostawić kartę w komputerze. Robiąc już zdjęcie, pamiętaj, by starać się nie wkładać palców w obiektyw. Głupie to i totalnie niepotrzebne, a i tak się zdarza i potrafi zepsuć nawet najlepsze zdjęcie. Robiąc portret, zadbaj, by fotografowana osoba miała otwarte oczy w momencie wykonywania zdjęcia. Najlepsze portrety wychodzą wtedy, gdy komunikujesz się z fotografowaną osobą i poprosisz ją, by zamknęła oczy i otworzyła je na twój znak chwilę przed wykonaniem zdjęcia. Robiąc portret, szczególnie przy użyciu telefonu, staraj się robić go z bliska. Fotografując architekturę, zadbaj, by w kadr nie dostały się niepożądane elementy, takie jak drzewa, znak drogowy, samochód czy niechcący idący ulicą człowiek. Robiąc zdjęcie, zadbaj, by nie było widać twojego odbicia i cienia. No chyba, że to jest przedmiotem twojego zdjęcia. Pamiętaj, że czarno-białe zdjęcie kolorowych obiektów niekoniecznie będą wyglądać dobrze. Jeżeli chodzi o błędy, to mamy je za sobą. Możemy przejść do kilku podstawowych zasad, którymi rządzi się poprawna fotografia. Celowo używam słowa poprawna, bo zasady jak to zasady, są drogowskazem. Uważam, że trzeba je znać, ale nie ma obowiązku, by za nimi całe życie ślepo podążać. Będą sytuacje, w których celowo i świadomie będziemy chcieli je złamać.
I pierwszą taką zasadą, która zdaje się rządzić całym światem, nie tylko fotografii, jest złoty podział, nazywany też boską proporcją. Nie jest to reguła, którą wymyślił jakiś kreatywny fotograf. Zasada ma swoje korzenie już w starożytnej Grecji i została z powodzeniem rozpowszechniona w malarstwie, architekturze, całej sztuce, a dopiero potem także w fotografii. To zasada, która przez długi czas robiła mi skutecznie budyń z mózgu. Wszystko za sprawą bardzo matematycznej analizy, jaka za nią stoi. Może się wydawać dość skomplikowane i w sumie to trochę skomplikowane jest, niemniej jest to zasada, która zdaje się rządzić całym światem, stąd również nazywanie jej boską. Chodzi o proporcje, gdzie stosunek długości jednego odcinka do dłuższej części jest taki sam jak stosunek części dłuższej do krótszej. Budyń z mózgu, uproszczę. Stosując złoty podział, musimy podzielić nasz kadr na takie części, by mocne punkty fotografii znajdowały się w punktach będących wynikiem tego skomplikowanego działania matematycznego, od którego prostują się nasze zwoje mózgowe. Nie będę namawiał Cię do korzystania z matematycznych wzorów i żmudnego wyliczania tego, w którym miejscu kadru znajduje się mocny punkt za każdym razem. Jeśli zechcesz ten temat zgłębić, to polecam, bo jest naprawdę fascynujący. Na potrzeby codziennych fotografii wystarczy nam nieco uproszczony model. Chodzi o zasadę trójpodziału. Na pewno już ją znasz, choć może niekoniecznie wiedziałeś, że tak się nazywa. Chodzi o zasadę opartą o popularną siatkę, w którą składają się cztery linie, dzielące kadr na 9 równych prostokątów. Dwie z nich dzielą obraz w pionie, a dwie w poziomie. Siatka trójpodziału jest najczęściej domyślnie stosowana w aplikacjach na urządzeniach mobilnych, ale jest również dostępna w aparatach fotograficznych. Czasem jest domyślnie wyłączona i trzeba gdzieś tam pogmerać w menu, by ją znaleźć i włączyć. Siatka, dzieląc nasz kadr na równe części, wyznacza tak zwane mocne punkty. Znajdują się one w punktach, gdzie linie się przecinają. Fotografując przy zastosowaniu tej reguły, stara się umieszczać istotne punkty fotografii w punktach, gdzie przecinają się linie. Dużo punktów, ale chyba wiesz, o co chodzi. Robiąc zdjęcie produktowe na przykład, fotografowany obiekt umieść w punkcie przecięcia linii. Przy portrecie zadbaj, by oczy modela lub modelki znalazły się w pożądanym miejscu. To wprowadzi porządek i harmonię do Twoich zdjęć, przez co będą lepsze w odbiorze. To jedno z zastosowań trójpodziału, które mam nadzieję, że zechcesz przetestować już przy najbliższej okazji. Drugim zastosowaniem jest wykorzystanie jednej z linii naszej siatki do wyznaczenia poziomu horyzontu. W zależności od tego, czy chcesz bardziej uwydatnić dół czy górę zdjęcia, linia horyzontu powinna przebiegać wzdłuż dolnej lub górnej linii dzielącej kadr w proporcji 1:3 lub 2:3. Przykładowo, wykonując zdjęcie panoramy miasta, możesz chcieć więcej przestrzeni poświęcić na budynki i wtedy linia horyzontu powinna przebiegać wzdłuż górnej linii naszej siatki. Inna sytuacja będzie wtedy, gdy fotografujesz na przykład piękny zachód słońca i chcesz skupić wzrok odbiorcy na niebie. Wtedy linia horyzontu będzie przebiegać wzdłuż dolnej linii naszej siatki. W obu przypadkach linia powinna dzielić kadr w odpowiedniej proporcji. A skoro już przy liniach jesteśmy, to warto też korzystać z tych, które dostajemy w prezencie od Matki Natury lub miłych panów architektów. Mowa tu o liniach wiodących i tu już nie ma nic skomplikowanego. Są to linie, które tworzy architektura lub przyroda, a które odpowiednio wykorzystane w fotografii będą prowadzić wzrok w odpowiednie miejsce. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, że automatycznie nasz wzrok będzie podążał wzdłuż linii, które widzi. Wykorzystując to w fotografii, możemy wpłynąć na sposób, w jaki nasze zdjęcie będzie odbierane. Linie pionowe i poziome będą budować harmonię, porządek, spokój. Będą równoważyć nasze zdjęcie. Linie skośne zbudują dynamikę, prowadzą pożądany niepokój i, jakby to nie brzmiało, sprawią, że zdjęcie nabierze tempa. Podczas najbliższego spaceru, choćby do sklepu, zacznij uważnie się rozglądać i zauważać te linie. W pierwszej kolejności możesz po prostu zwrócić uwagę na drogi, chodniki, ścieżki, alejki w sklepie, poręcze, schody, ale także strumyki, rzeki, góry czy budynki. Korzystając z linii wiodących, miej świadomość tego, że kierunek, w jakim będziesz prowadził wzrok swojego odbiorcy, będzie wpływać na odbiór zdjęcia. Kierując wzrok ku górze, wpływasz pozytywnie na odbiór. Taka fotografia może być metaforą wchodzenia, osiągania celów, sukcesów, czy po prostu drogą naprzód. Kierując wzrok ku dołowi, możesz tworzyć zupełnie odmienny nastrój. Wprowadzić w melancholię, akcentować niepokój. Nie ma złego sposobu. Wszystko zależy od kontekstu i pomysłu na zdjęcie. Nastrój możesz budować także za pomocą kolorów i tonacji, w jakie będą utrzymane Twoje zdjęcia. Świadoma fotografia to także wykorzystywanie barw jako narzędzia, które w znaczący sposób wpływa na odbiór naszych zdjęć. Odpowiednio dobrana paleta barw sprawi, że samopatrzenie na fotografię może wyciszyć, uspokoić lub ożywić, czy wręcz rozdrażnić.
Poza znajomością oczywistego podziału na barwy ciepłe, które ożywiają i chłodne, które uspokajają, warto znać również koło kolorów. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, jak poszczególne kolory wpływają na siebie nawzajem i jak w bardziej świadomy sposób używać ich w swoich fotografiach. Najprostszym podziałem kolorów jest ten na barwy ciepłe, odcienie od żółtego do czerwonego, i zimne, od zielonego do fioletowego. I tak jak wspomniałem wcześniej, kolory ciepłe dodają energii, ożywiają fotografię, natomiast kolory zimne ochładzają, wprowadzają spokój i ciszę. Możemy dzielić się również pod innym kątem. Wyróżniamy na przykład kolory analogiczne, czyli te, które na kole kolorów będą leżały obok siebie. Patrząc na to koło, możemy również zaobserwować kolory dopełniające. Leżą one po przeciwnych stronach koła i wzajemnie się uzupełniają. To połączenie wzmacnia kontrast i sprawia, że fotografia będzie lepiej odbierana przez nasz mózg. Ten zabieg zresztą bardzo często stosuje się nie tylko w fotografii, ale także w filmie. Kino amerykańskie wręcz przywłaszczyło sobie ten patent i dziś większość osób zainteresowanych kinem doskonale wie, że teal and orange w filmie nada bardziej hollywoodzkiego klimatu. W fotografii możemy także wykorzystywać kolory monochromatyczne, czyli jeden kolor, ale w różnym natężeniu, oraz kolory oparte na tak zwanej triadzie, czyli trzech kolorach, które oddziałując na siebie wzajemnie będą wzmacniać i podkręcać kontrast. Oczywiście, aby odpowiednio manipulować kolorami na naszych zdjęciach, musimy mieć jako taką wiedzę z zakresu edycji i obróbki zdjęć. Nie każdy ją ma i nie każdy chce się tego uczyć. Jeśli należysz do takich osób, w czym absolutnie nie ma nic złego, warto zainteresować się presetami. To gotowe rozwiązania, dzięki którym można edytować zdjęcie w zasadzie jednym kliknięciem i dzięki temu uzyskiwać spektakularne efekty. Presety to nic innego jak zestaw parametrów, które można uzyskać podczas edycji zdjęcia i zapisać je do jednego rozwiązania, z którego potem korzystamy wspomnianym jednym kliknięciem. Takie rozwiązanie może nadać Twojemu zdjęciu odpowiedniego klimatu, zmienić jego kolorystykę, podkręcić kontrast. Na moim blogu znajdziesz artykuł poświęcony temu tematowi, więc jeżeli Cię to zainteresowało, serdecznie zapraszam. Mam świadomość, że w tak krótkiej prezentacji dość trudno jest przekazać wszystko, co bym chciał, i wiem, że wielu rzeczy po prostu nie byłem w stanie w tej formule dopowiedzieć i rozwinąć. Jednocześnie mam nadzieję, że zechcesz przetestować tych kilka wskazówek, którymi się z Tobą podzieliłem, i dzięki temu Twoje fotografie staną się lepsze, a na pewno będą wykonywane bardziej świadomie. I nawet jeśli coś nie do końca pójdzie tak, jakbyś chciał, będziesz wiedzieć, jak to naprawić kolejnym razem. W normalnych okolicznościach w tym momencie zadałbym pytanie, czy ktoś z Was nie ma pytań, a następnie z dziką radością bym wszedł z Wami w jakąś żywą dyskusję. Okoliczności są jakie są, więc jeżeli masz jakieś pytanie, coś chciałbyś, żebym Ci dopowiedział, rozwinął, bardzo serdecznie zachęcam do zadawania mi pytań drogą mailową. Będzie mi też super miło, jeśli zostaniesz ze mną na dłużej. Na Instagramie zdecydowanie dzieje się najwięcej, więc jeżeli miałbym wskazać jedno miejsce, to zapraszam Cię właśnie tam. Bardzo Ci dziękuję za czas, który poświęciłeś lub poświęciłaś na obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że nasze drogi jeszcze niejednokrotnie się przetną. Z mojej strony to tyle. Mam nadzieję, że następnym razem zobaczymy się już na żywo i będę mógł przybić Ci piątkę, a tymczasem przybijam tą wirtualną i znikam. Cześć. Cześć, witam Cię serdecznie, z tej strony Ola Gościniak z bloga Jestem Interaktywna. Uczę, jak stworzyć swoje miejsce w sieci od strony technicznej, a w tym materiale wideo poznasz 21 narzędzi, które wykorzystuję w budowaniu swojego bloga, swojego biznesu online. Także jeśli także pracujesz nad swoim miejscem w sieci, nad swoim blogiem, biznesem online, to ten materiał myślę, że będzie dla Ciebie bardzo ciekawy. W materiale tam poznasz 21 narzędzi, w tym aż 15 wtyczek WordPress,
które możesz wykorzystać do swojego bloga, do swojej strony internetowej. Pozostałe z nich to będzie kilka takich narzędzi fizycznych, które mogą się przydać i kilka takich do rozwinięcia swojego miejsca w sieci. Od takich narzędzi, które są fizyczne. Ale zanim do tego przejdę, chciałabym Ci powiedzieć, że zapraszam Cię do zostania do samego końca tego materiału. Materiał ten nie jest długi, potrwa 30 minut, ale na zakończenie dostaniesz ode mnie dwie niespodzianki. Jedna, właśnie, nie będę mówiła teraz o niespodziankach, bo to są niespodzianki. Zapraszam Cię do samego końca, aby otrzymać ode mnie dodatkowe bonusy. Przejdźmy do pierwszego punktu, czyli do narzędzi technicznych, które przydadzą Ci się w rozwijaniu swojego biznesu online, blogowania eksperckiego. Narzędzia te są bardzo przydatne, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy to coraz więcej rzeczy tworzymy online. I dzięki tym narzędziom będziesz w stanie lepiej rozwijać swoje miejsce w sieci, pod kątem tego, żeby rozmawiać ze swoją społecznością, móc się dalej pokazywać. I te dwa narzędzia wykorzystuję także do nagrywania tego materiału wideo. Jest to kamerka oraz mikrofon. I mikrofon, który wykorzystuję, to jest mikrofon Samsung C01 U Pro. Patrzę tutaj, bo właśnie do tego mikrofonu mówię. Jest to fajny mikrofon kierunkowy, tak? Czyli kiedy jest on tutaj blisko mojej twarzy, to on słyszy, natomiast nie łapie głosów mocno z otoczenia. Widzicie, jak wróciłam ten mikrofon do góry nogami, to tutaj lepiej mnie słychać, słychać mnie gorzej. I dzięki temu, dzięki takiemu kierunkowemu mikrofonowi, jesteśmy w stanie trochę wygłuszyć dźwięki otoczenia, kiedy nagrywamy. Więc myślę, że to może być fajna sprawa, zwłaszcza że teraz w aktualnej sytuacji dużo rzeczy wymaga właśnie nagrywania materiałów wideo. A druga rzecz to jest kamerka. Nie bardzo mogę ją pokazać, bo właśnie nią nagrywam. Jest to kamerka Logitech C920. Jest to już dosyć wiekowa kamerka, bo ja sama nią nagrywam od 2017-16 roku, a ja już ją kupiłam jako używaną od znajomych, takiego wiecie, leżaka szufladowego, bo leżał w szufladzie. Nie sprawdziła się ona znajomym, po prostu zakupiłam taką wtedy za 100 zł to było używaną. Natomiast słuchajcie, w czasie pandemii po prostu taki był boom na te kamerki, bo to jest jedna naprawdę z bardzo dobrych kamerek, nadal jest bardzo, bardzo na topie. Mimo nowszych modeli ta naprawdę jest super do wykorzystywania. To słuchajcie, w czasie pandemii jej cena wzrosła do 500-600 zł, tak? Więc żałuję, że te kilka lat temu nie kupiłam za te 100 zł więcej, bo naprawdę można by było na tym zarobić pewnie jak na złocie. Niemniej jednak tego typu kamerka na pewno znacznie lepiej, znacznie lepszej jakości będzie nagrywała wideo niż kamerka wbudowana w laptopa. Ja tutaj wzięłam sobie sterko, żeby Wam tutaj pokazać właśnie o, tą kamerkę. Dobra, mogłam trochę bardziej przetrzeć to lusterko, żeby było chyba czystsze. Żeby pokazać tę kamerkę w akcji. I tą kamerkę mam przypiętą do lampy pierścieniowej, która w tej chwili tutaj oświetla mnie do nagrywania tego materiału. Więc to są takie dwa pierwsze narzędzia, które bym chciała na start Wam pokazać. Bo świetnie się nadają właśnie do rozwoju biznesu online, zwłaszcza jeśli chcemy tworzyć materiały wideo. Pozostałe narzędzia, ja pozwólcie, że się schowam, żebyście mogli ze spokojem oglądać tutaj mój pulpit, bo będę pokazywała resztę narzędzi w przeglądarce. Okej. Pierwsze z narzędzi także do wideo, bo pierwsze te trzy narzędzia właśnie w tej dziedzinie bym chciała Wam tutaj pokazać, czyli mamy mikrofon, kamerkę i narzędzie StreamYard. Narzędzie StreamYard znajdziecie pod adresem olag.pl/sy, jak StreamYard, i wchodząc z tego adresu też dodatkowo, jakbyście się zdecydowali na to narzędzie w wersjach płatnych, dostaniecie bodajże tam chyba $10 na start. Natomiast to narzędzie można wykorzystywać już także w wersji bezpłatnej, do czego zachęcam do testów. Dzięki temu narzędziu można stworzyć
naraz wideo do wielu różnych miejsc, czyli można na przykład, mogę naraz wrzucać do mojego fanpage'a, jestem interaktywna, do grupy jesteśmy interaktywne, tak? I od razu na YouTube'a. I można tutaj dodać wiele różnych tych destynacji i dzięki temu można naraz wrzucać taki materiał na żywo, nagrywany w wiele miejsc. I uważam, że do live'ów, webinarów jest to wspaniałe narzędzie. W środku możemy zapraszać gości, możemy w tym narzędziu dodatkowo też wrzucać napisy, pokazywać na ekranie komentarze naszych odbiorców, więc jest ono bardzo fajne, interaktywne do pokazywania wideo. Więc to są narzędzia, które do wideo, audio jak najbardziej Wam się nadadzą do nagrywania materiałów, czy to na swojego bloga, czy to właśnie do jakichś takich spotkań na żywo. Kolejne materiały podzieliłam na dodatkowe kategorie. Kolejna kategoria z nich to są materiały, które narzędzia, które nazwałam techniczne. I pierwsze z nich to jest WordPress.org. Jeśli już macie stronę na WordPressie, to bardzo, bardzo dobrze, bo jest to jedno z lepszych narzędzi do tego, żeby stworzyć swoje miejsce w sieci, swojego bloga, swoją stronę internetową. I zachęcam do tego, żeby skorzystać z WordPress.org. Nie z WordPress.com, tylko WordPress.org, bo jest to właśnie bezpłatne narzędzie, dzięki któremu możecie właśnie mieć swoje miejsce w sieci. WordPressa się pobiera i wrzuca na własny hosting z własną domeną i na takiej zasadzie można stworzyć właśnie swoją stronę internetową bądź bloga. Co jest ważne, na stronie WordPressa możecie w dziale Teams znaleźć wiele różnych motywów, dzięki których wasza strona, wasz blog będzie wyglądał w taki sposób, jaki chcecie, czyli macie po prostu bardzo tutaj dużo możliwości zmiany szybkiego wyglądu swojej strony, swojego bloga. Są też tutaj i oczywiście te wszystkie motywy są tutaj bezpłatne. Mamy ich w tej chwili ponad 3000, prawie 4000 bezpłatnych opcji. Mamy też tutaj wtyczki, dzięki których możecie dodać nowe funkcje do swojej strony internetowej. Bezpłatnych tutaj wtyczek na WordPress.org jest prawie 60 tysięcy, więc jest to naprawdę pokaźna liczba rozszerzeń. I właśnie wiele z dzisiejszych narzędzi to będą te wtyczki bezpłatne, które możecie wykorzystać na swojej stronie internetowej. Kiedy już pobierzecie tego WordPressa, trzeba go umieścić na hostingu, aby ta strona, blog były dobrze widoczne w sieci. I tutaj polecam do tego lh.pl, sama swojego bloga także mam na lh.pl, bloga jestem interaktywna i testuję od lat to rozwiązanie i jestem zachwycona zwłaszcza super supportem, super obsługą klienta tej firmy, bo w momencie, kiedy już zakupicie u nich hosting, to oni sami mogą po wcześniejszym kontakcie, czy to mailowym, telefonicznym, wgrać dla Was właśnie takiego WordPressa na hosting, żebyście nie musieli tego robić samodzielnie. Wtedy samodzielnie będziecie mogli tylko instalować motyw bezpłatny, tudzież płatny i wtyczki. I tutaj mamy wiele, wiele fajnych pakietów, jeśli chodzi o hosting. Domeny w LH też możecie znaleźć, czyli możecie w jednym miejscu od razu załatwić i hosting, i domenę. I jeśli chodzi o hosting, to fajne są tutaj nazwy, mamy Orange, Kiwi, Mango, Apple. I na start spokojnie możecie wykorzystać Orange bądź Kiwi, jeśli chcecie wystartować. Na pierwszy rok jest to cena bardzo fajna, bo mamy tutaj 37 zł lub 50, więc na pierwszy rok jest ta cena super i w kolejnych latach jest tutaj ta przekreślona, więc jeśli chodzi o cenę na rok, uważam, że za taką jakość jest ona świetna. I dodatkowo, jakbyście wpisali kod interaktywna, pisano razem małymi literami przy zakupie, to też dostajecie dodatkowe 25% zniżki na te pakiety, więc dodatkowy taki mały prezent ode mnie. I słuchajcie, jak już macie tego WordPressa, macie hosting, domenę, to wtedy możecie poszukać albo w bezpłatnych opcjach swój motyw, albo możecie korzystać z ThemeForest.
themeforest.net. I tutaj znajdziecie o tysiące WordPressowych płatnych już motywów, które możecie wykorzystać na swojej stronie, na swoim blogu. Między innymi na przykład motyw, który ja wykorzystuję u siebie na blogu, jest właśnie zakupiony na themeforestie. I myślę, że jeśli chodzi o płatne motywy, jeśli te bezpłatne nie spełniają Waszych oczekiwań, to warto jest poszukać opcji właśnie tutaj na themeforest. Co jest ważne, trzeba tutaj zaznaczyć WordPress, żeby pokazały się tylko motywy WordPress, bo co jest ważne, na themeforest są motywy, szablony nie tylko do WordPressa, tak? Są też tutaj inne rzeczy, więc z tego powodu warto jest to zaznaczyć, żeby potem nie zakupić czegoś, co będzie niepotrzebne po prostu. Więc tak wygląda pierwsza grupa tych technicznych narzędzi, czyli mamy WordPress.org, LHPL jako hosting domenę i themeforest do motywów płatnych. Przechodzimy do kolejnej grupy, tu będą wtyczki, trzy WordPressowe wtyczki, które warto na start wykorzystać na swojej stronie internetowej, na swoim blogu. Pierwsza z nich to jest Anti-Spam Bee, czyli antyspamowa pszczoła, którą to możecie wykorzystać, aby w komentarzach na swoim blogu nie mieć aż tak dużo spamowych komentarzy, czyli żeby nie, jeśli macie taki, wiecie, zdarzyło Wam się mieć taki zalew na blogu komentarzy w jakichś językach, nie wiem, wschodnich, w cyrylicy, tak? Albo jakichś w ogóle dziwnych po angielsku, nie wiem, zaproszeniach do skorzystania z jakiejś, nie wiem, super ekstra diety albo czegoś na haluksy, bo często tego typu komentarze się pojawiają, to wtedy wystarczy zainstalować wtyczkę Anti-Spam Bee i ona na pewno pomoże Wam w tym, żeby się pozbyć, jak to jest napisane tu w opisie, powiedzieć say goodbye to comment spam. Więc to jest fajna wtyczka do instalacji na start, bądź jeśli te komentarze się u Was pojawiają. Kolejna z trzech wtyczek, które są super na start, to jeśli planujecie na swojej stronie jakieś lead magnety, czyli takie prezenty za zapis na newsletter, albo w ogóle jakieś kalendarze wysyłać w PDF-ie, powiedzmy w newsletterze i nie chcecie jakoś tak nieprofesjonalnie wrzucać to na Dropboxa i wysyłać link albo na Google Drive'a, tylko chcecie mieć to u siebie pod swoją domeną, to w tym celu Download Monitor, czyli monitor pobierania, ta wtyczka świetnie się do tego nada. Dzięki tej wtyczce możecie bardzo prosto dodawać właśnie tego typu materiały u siebie na blogu i następnie wysyłać do nich takie bezpośrednie linki do ich pobrania. I świetna jest to sprawa, bo potem macie wgląd, jakie są statystyki pobrań konkretnych plików, czyli na przykład jaki plik najlepiej się cieszył największym zainteresowaniem. I uważam, że to jest naprawdę świetna wtyczka do tego celu. Sama też wykorzystuję ją często właśnie jak na webinarach jakieś karty pracy rozdaję albo robię jakieś wyzwania i też tego typu materiały wtedy są możliwe do pobrania. I kolejna wtyczka, która na start się może przydać, to jest Updraft Plus. To jest wtyczka, dzięki której stworzycie możliwość tworzenia takich kopii zapasowych w momencie, jakby coś się stało, czy to z hostingiem, czy to w ogóle by się po jakiejś aktualizacji popsuła Wasza strona internetowa, coś by po prostu poszło nie tak, to dzięki Updraft Plus możecie właśnie po swojej stronie stworzyć takie tworzenie, przywracanie kopii zapasowych. Dzięki temu po prostu możecie, myślę, troszeczkę spokojniej spać. W razie co, jakby coś się stało, to będziecie mieli kopię zapasową, którą możecie przywrócić. Jeśli nie macie tej wtyczki, to nie martwcie się i pogadajcie też ze swoim hostingodawcą. Często hostingodawca też tworzy kopię zapasową i bardzo często możemy z nich skorzystać. To jest po prostu drugie takie dodatkowe zabezpieczenie dla nas. Okej. Kolejna grupa wtyczek, trzy wtyczki, które bym chciała Wam pokazać, to są wtyczki, które przydadzą się przy tworzeniu artykułów na blogu. Pierwsza z nich jest dosyć prosta wtyczka, ona nazywa się środki. Jeśli przeszkadza Wam
Przeszkadzają Wam takie wiszące spójniki na końcu zdań, takie jak literka I, A, W. W języku polskim jest dużo właśnie takich spójników pojedynczych literek, które no, jeśli tak wiszą na końcu linii, to wygląda to niedobrze. Więc jeśli Wam to przeszkadza, jeśli przeszkadza to Waszym odbiorcom, Waszym czytelnikom, to instalacja tej wtyczki właśnie pomoże w tym, żeby prosto się pozbyć tego typu spójników. I to jest bardzo, bardzo prosta wtyczka. Ona jest prosta w konfiguracji. W większości przypadków wystarczy tylko ją zainstalować, żeby poprawnie działała. Kolejna wtyczka, która przy pisaniu bloga przyda Wam się, to jest wtyczka Public Post Preview. I to jest wtyczka zwłaszcza przydatna osobom, które mają płatne współpracę najczęściej. Z tego powodu, że często to wygląda tak, że jak piszemy tego typu artykuł na bloga, który jest pisany właśnie w ramach współpracy z jakąś marką, jakąś firmą, to często wygląda to tak, że przed opublikowaniem tego postu ta marka chce, żeby zobaczyć, jak ten post, jak ten artykuł wygląda na blogu, żeby ona mogła jakiś feedback dać, tak? Czyli informację zwrotną dać, czy coś jest do poprawy, czy coś można by było zmienić, czy na przykład linki poprawnie działają do tej marki, tak? Czyli jeśli chcecie komuś bez potrzeby logowania do Waszego WordPressa wysłać taki link do artykułu blogowego, który nie jest jeszcze opublikowany, to właśnie między innymi wtyczka Public Post Preview pomoże w tym celu. Więc jeśli jest Wam tego typu funkcja dosyć często, to można z niej skorzystać. Jeśli rzadko, to można po prostu na czas takiej prezentacji dodatkowo ją włączyć albo zainstalować i potem się jej pozbyć, kiedy jej nie potrzebujemy. Tak, jeśli tego typu współpracę mamy bardzo, bardzo sporadycznie. Okej, więc to jest druga z trzech wtyczek przydatnych do pisania bloga. I ostatnia to jest Table of Contents Plus. I dzięki tej wtyczce stworzycie taki indeks, taki spis treści dla długich postów, długich stron. Czyli jeśli na przykład potrzebujecie, macie długi artykuł, tak, który ma dużo jakichś podpunktów, tak, jakichś nagłówków, i chcecie, żeby łatwo można było nawigować, żeby ktoś mógł na przykład wybrać, że tylko jakaś część tego artykułu tą osobę interesuje, to można właśnie z takiej wtyczki skorzystać i dzięki temu po prostu osoby będą mogły wybrać, która część tego artykułu, tej strony interesuje i od razu z tego skorzystać. Więc ta wtyczka się nazywa Table of Contents Plus. Ja jeszcze tylko tak dopowiem, jeśli chodzi o tego typu wtyczki, gdzie je znaleźć, możecie po prostu wejść do Waszego WordPressa i z poziomu wtyczki dodaj nową, tam możecie w wyszukiwarce po prostu te nazwy wkleić. Ja Wam je pokazuję bezpośrednio tutaj w repozytorium WordPressa na wordpress.org w stronie, bo tutaj od razu jest opis, jak ta wtyczka się prezentuje. Co ona daje nam, tak? Też jakie tutaj są jej informacje, kiedy była aktualizowana, do jakiej wersji WordPressa jest przystosowana, jakie są jej oceny. Jeszcze tak zawsze przy okazji dopowiem, że jeśli macie jakiekolwiek problemy z wtyczkami WordPressowymi, to pamiętajcie, że najczęściej tutaj jest pokaż forum wsparcia na samym dole właśnie na stronie WordPressa bezpośrednio, o której możecie zadać pytanie do twórców tej wtyczki, jakby coś z daną wtyczką nie działało w oczekiwany przez Was sposób. Kolejna grupa wtyczek to są wtyczki, które ja to tak nazywam pomagają w osiągnięciu jakiegoś konkretnego celu, na jakim nam zależy. Częściej, jeśli tworzycie bloga, stronę internetową, to Waszym celem będzie albo jakaś sprzedaż, albo na przykład zwiększenie reputacji, albo jakieś przekierowanie ruchu, żeby, nie wiem, pozyskać jakiś większy ruch na przykład jakiś w social mediach, jakimś profilu, na przykład na Instagramie. Albo może Waszym celem być sprzedaż produktów z Waszego sklepu, tak? Albo zapis na jakiś webinar, albo po prostu jakieś pokazanie najnowszego artykułu blogowego. Zawsze będzie jakiś cel i w tym warto zawsze nad tym celem się zastanowić. Ja zawsze w swoich materiałach
czy to w książce bądź online, czy to na swoich wyzwaniach, tak, jak tworzyć skuteczną stronę internetową, skutecznego bloga. Zawsze mówię, że najważniejsze jest to, żeby mieć wyznaczony cel, jaki chcecie tym swoim miejscem sieci osiągnąć. I te trzy wtyczki właśnie mogą Wam w tym pomóc. Czyli jeśli macie dosyć duży, albo dopiero zbieracie jakiś ruch na swoim blogu, to jeśli ktoś czyta jakiś konkretny artykuł, to może możecie chcieć go przekierować w jakieś konkretne miejsce. I teraz te wtyczki, które Wam pokażę, mogą Wam w tym pomóc. Pierwszy z nich to jest Add Widget After Content. I dzięki tej wtyczce możecie wrzucić jakiś materiał reklamowy, tak? Właśnie coś, co będzie przekierowywał do tego Waszego celu, na przykład pod artykułem blogowym. I dzięki temu z poziomu widgetów, czyli wygląd widgety, po zainstalowaniu tej wtyczki macie po prostu dodatkowy taki panel widgetów, którym możecie wrzucić jakiś materiał, czy to jakąś grafikę, czy to jakiś tekst, tak, w którym zaprosicie właśnie Waszych odbiorców, czy to na jakiś webinar właśnie, czy to na przykład do jakiegoś konkretnego artykułu, czy to na przykład do social mediów, tak? Na przykład zobacz tutaj mój profil na Facebooku, polub mnie. Po prostu coś, co możecie pod artykułem, czy to zapis na newsletter, tak? No tych opcji jest bardzo, bardzo dużo, ogranicza Was tylko tak naprawdę to, jaki cel wymyślicie. Dzięki tej wtyczce bardzo prosto pod każdym artykułem na blogu możecie taką informację wrzucić. Mogą to nawet być reklamy, jeśli tak, chcecie wrzucić jakieś reklamy z AdSense'a na swoim blogu, więc to jest pierwszy z tych materiałów. Drugi to jest WP Front Notification Bar i ta wtyczka daje nam taką belkę przyklejoną do górnej części Waszej strony internetowej, Waszego bloga, czyli na przykład możecie na tutaj napisać, że jest jakaś promocja na produkt w Waszym sklepie, czy na przykład jakiś webinar nadchodzi, zapisz się na webinar, tak? Czy to właśnie jakąś konkretną rzecz chcecie zaprosić Waszych odbiorców w jakieś konkretne miejsce, to właśnie dzięki temu to zrobicie. I ta belka po prostu jest tutaj u góry przeglądarki przyklejona i jak odbiorcy chodzą po Waszym blogu, to mogą właśnie tutaj zobaczyć taką informację i kliknąć w nią. I kolejna rzecz to jest Pop-up Maker, jest to wtyczka, dzięki której stworzycie właśnie jakiś taki pop-up, wyskakujące takie okienko na przykład na środku Waszej strony internetowej i też możecie znowu zaprosić, czy to jakiś webinar, czy to właśnie jakiś artykuł konkretny, czy to właśnie do jakiegoś produktu w sklepie, bo jest promocja, czy to właśnie na Facebooka zaprosić, na Instagrama, cokolwiek chcecie, możecie właśnie dzięki temu narzędziu zrobić. Co jest ciekawe, ta wtyczka też ma taką możliwość, że jeśli ktoś nie tylko jak chce wyjść ze strony, wejść na stronę, ale też jak ktoś kliknie na przykład jakiś link, to wtedy się ta wtyczka pojawi. Jest to fajne na stronę, na przykład landing page, strony lądowania, bo dzięki temu mogą po prostu osoby sobie kliknąć i wyskoczy wtedy formularz do zapisu, więc jest też taka opcja. I to są wtyczki, trzy wtyczki, które pomogą Wam spełnić cel na Waszej stronie, czyli Add Widget After Content, WP Front Notification Bar i Pop-up Maker. Kolejne trzy wtyczki przydadzą Wam się do promocji Waszej strony internetowej, Waszego bloga. I pierwsza z nich to jest Internal Link Juicer. I to są automatyczne linki SEO dla WordPressa. I to jest sprawa, bo zachęcamy do tego, żeby odbiorcy dłużej chodzili po naszej stronie. Czyli dla każdego artykułu możemy dodać konkretne słowa kluczowe, które w innych artykułach automatycznie, jak się takie słowo pojawi, to będzie ono podlinkowane i ta osoba będzie mogła, klikając to słowo, przenieść się do innego artykułu, który właśnie jest na ten temat. I jest to fajna wtyczka, daje nam linkowanie wewnętrzne, dzięki któremu możemy właśnie dodatkowo zatrzymać na dłużej naszego odbiorcę, ale też ma to świetny sposób dla SEO. Czyli dlatego, żeby nasza strona, nasz blog znalazł się wyżej w wynikach wyszukiwania. Kolejna wtyczka, która pomoże Wam na przykład w takim zachęceniu odbiorców, żeby trafiali na Waszą stronę internetową, to jest OneSignal Web Push Notifications. Dzięki niej możecie dodać takie powiadomienia, na przykład mobilne,
automatyczne, żeby osoby, które nie są na waszej stronie, dostały takie powiadomienie na telefon i mogły waszą stronę odwiedzić. Na przykład dla nowych artykułów tego typu opcje można stworzyć. Myślę, że jest to ciekawa opcja do wykorzystania na blog. I kolejna rzecz to jest Quiz and Survey Master. Dzięki tej wtyczce możecie stworzyć jakieś ankiety albo jakieś takie quizy. Jest to fajna sprawa, bo dużo osób tego typu rzeczy lubi brać udział w nich i można dodatkowo zachęcić do odwiedzin na blogu dzięki tego typu opcjom. Ja często taką z tej wtyczki korzystam głównie, żeby stworzyć ankiety, żeby lepiej poznać swoich czytelników, zadać im pytania, jakie materiały ich interesują i lepiej przystosować dla nich na przykład kolejne jakieś wyzwania, webinary, artykuły blogowe. Więc tak wygląda ta grupa związana z zachęcaniem odbiorców do odwiedzenia strony internetowej. Czyli mamy tutaj Internal Link Juicer, OneSignal Push Notifications oraz Quiz and Survey Master. I ostatnia grupa narzędzi, jakie chciałabym Wam pokazać, to są trzy narzędzia, które pomogą Wam w zarabianiu na blogu. Pierwsze z nich to jest WooCommerce, to jest bezpłatna wtyczka, dzięki której dodacie opcję sklepu internetowego do strony bądź bloga na WordPressie. Nie musicie mieć dodatkowych narzędzi, jakiegoś dodatkowego materiału zewnętrznego. Możecie sklep internetowy mieć w siebie, na swoim podwórku. I uważam, że jest to jedna z najlepszych opcji, jeśli chcecie sprzedawać swoje produkty u siebie na blogu. Sama korzystam z tego rozwiązania, jest ono świetne, bardzo łatwo się skaluje, można tworzyć, wrzucać tutaj produkty fizyczne, e-booki, kursy online, jest tych opcji bardzo, bardzo dużo. Dzięki temu, że to wszystko jest w WordPressie, jak widzieliście, w WordPressie mamy prawie 60 tysięcy wtyczek, jest to bardzo rozwojowa rzecz i bardzo fajnie z tego korzystać, jeśli chcecie zacząć zarabiać na swoim blogu. Kolejna wtyczka to jest Facebook for WooCommerce i jeśli tworzycie właśnie swój sklep online, to Facebook for WooCommerce jest świetną sprawą, bo dzięki tej wtyczce na przykład możecie pokazywać w social mediach na Facebooku i Instagramie, wrzucać linki takie bezpośrednie na zdjęciach do swoich produktów fizycznych, jakie macie w sklepie. Oprócz tego możecie dzięki temu też podpiąć piksel Facebooka i lepiej targetować, tak, reklamy dla osób, które były na waszej stronie internetowej, więc też opcji jest tu bardzo dużo. Twórcą tej wtyczki jest Facebook, więc jest ona fajna, sprawdzona, też na sklepie z niej korzystam i uważam, że to jest świetna sprawa, żeby dodatkowo zintegrować swój sklep z Facebookiem. I na zakończenie mam wtyczkę WP Mail SMTP by WP Forms. I jeśli macie swój sklep internetowy, to bardzo ważne jest to, żeby dostarczalność maili ze sklepu była wysoka. Czyli jeśli ktoś coś kupił, to żeby maile z potwierdzeniem zakupu albo z loginem, hasłem, tak, do panelu na przykład kursanta, tak, do panelu w sklepie, żeby to dochodziło, to jest istotne. I często jest tak, że jeśli, że te maile nie dochodzą, bo lądują gdzieś w spamie. Jeśli chcecie poprawić dostarczalność maili ze sklepu internetowego, to właśnie dzięki tej wtyczce możecie to zrobić i dzięki temu te maile będą miały wyższą dostarczalność do waszych klientów sklepu na WooCommerce. Więc tak wyglądają te wtyczki dotyczące zarabiania. Mamy WooCommerce, WP, Mail SMTP i Facebook for WooCommerce. Dzięki wielkie za uwagę. Cieszę się, że byłaś ze mną do samego końca. Gratulacje. Myślę, że te narzędzia będą dla Ciebie przydatne. Zebrałam tutaj takie, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. Ale szukałam też takich narzędzi, które mogą być nawet dla osób, które są obcykane w blogowaniu, w biznesie online, dla wytrwałych, dla osób, które dotrwały do samego końca tego materiału, przygotowałam dwie niespodzianki. Pierwsza z tych niespodzianek to jest materiał PDF bonusowy, w którym znajdziecie więcej narzędzi. I w materiale tym wideo 30 minut nie byłam w stanie pokazać Wam wszystkich narzędzi, które wykorzystuję, dlatego przygotowałam specjalnie dla Ciebie PDF-a, w którym znajdziesz
150 genialnych przydasiów, które pomogą Ci w tworzeniu swojego miejsca w sieci, swojego biznesu online, bloga eksperckiego. I co zrobić, żeby pobrać ten PDF? Znajdziesz go pod adresem olagie.pl/superbonus. olagie.pl/superbonus, pisane razem. I właśnie tam możesz pobrać tego PDF-a, który dla Ciebie przygotowałam. Druga rzecz, druga niespodzianka, to w tym PDF-ie na samym końcu znajdziesz kod rabatowy na pakiet e-booków do mojej książki Bądź Online, czyli książka bestsellerowa Bądź Online, którą stworzyłam. Zachęcam Cię do pobrania tej listy. Myślę, że będzie ona dla Ciebie przydatna, bo starałam się tutaj zamieścić najważniejsze narzędzia, które pomogą Ci w rozwijaniu miejsca w sieci. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymam bardzo, bardzo mocno kciuki za Ciebie, za Twoje miejsce w sieci. Dzięki wielkie za uwagę. Wierzę, że ten materiał wideo Ci się spodobał. Dałam w niego mnóstwo serducha. I co? Wszystkiego dobrego. Trzymaj się ciepło. Pa! Puk, puk, puk. Jesteś tu jeszcze? Jestem jednak tą pangą biznesu. Skoro promowałam e-booka do książki Bądź Online, powinnam pokazać książkę Bądź Online. Także w tym PDF-ie olagie.pl/superbonus znajdziesz właśnie zniżkę do wersji elektronicznej do książki Bądź Online, którą napisałam o tym, jak stworzyć swoje miejsce w sieci i je rozwijać. To tyle. Pa! Tym razem na pewno. Cześć! Dzień dobry, z tej strony Grzegorz Strzelec. Kilka słów o mnie, no to byłem kiedyś szefem SEO w Onecie, a potem w TVN-ie, a teraz jestem kim? Przedsiębiorcą. I przy okazji autorem kursu SEO, który nazywa się Papa SEO. No i słuchajcie, dziś będzie o tym, jak wystawić 400 faktur w ciągu miesiąca. A tak naprawdę to 580, tylko w ciągu 45 dni. No i te 400 faktur to nie jest tak, że to wystawiła prężna firma, tylko miesiąc wcześniej nie wystawiłem żadnej. No więc, aby taka sztuka się udała, potrzebne jest kilka rzeczy. W tym jedna, człowiek czasami musi być bardzo mocno postawionym pod ścianą. No i tak właśnie było w moim przypadku. No więc słuchajcie, jest chłodny poranek wczesnej wiosny. To było gdzieś okolice połowy marca. Nagle dostaję maila. Grzegorz, czy możemy się zdzwonić na Zoomie? No i link do Zooma. Nie no, mówię, no jasno, oczywiście, że możemy. Kiedy? No to jutro powiedzmy, tak odpowiedział w mailu. No i bez żadnych podejrzeń następnego dnia stawiam się na to spotkanie. No i co słyszę? No, ten Grzegorz, nie chciałem przez maila, chciałem osobiście. No ale niestety musimy zakończyć nasz kontrakt. To będzie ostatnia faktura, którą wystawisz naszej firmie. No i słuchajcie, to był grom. To był dla mnie grom. Czułem się tak naprawdę, jakbym był pierwszą ofiarą pandemii. Niby żyję, a jestem już ofiarą. To był mój kluczowy klient. To był kluczowy klient, który zrezygnował w pierwszych dniach pandemii i w pierwszych dniach lockdownu. Spadło mi 65% przychodów. Więc szybko sprawdziłem, ile mam jeszcze poduszki finansowej. No i tam policzyłem, mówię, dobra, starczy na 6-7 miesięcy, jak się będę dobrze szczypał, będę uważał, więc na 6-7, nawet do 8 miesięcy mi wystarczy. No ale co dalej? Co po tych 6 miesiącach? Przecież nikt nie wiedział wtedy, jak się rozwinie pandemia, ile potrwa lockdown, co się będzie działo. No a co z pozostałymi tymi 35% przychodów? No to słuchajcie, to były szkolenia z SEO. Stacjonarne. Czyli też niemożliwe praktycznie od początku pandemii. A uwierzcie, miałem zaplanowaną już całą trasę na okres od kwietnia do czerwca. Także było grubo, naprawdę bardzo grubo. W kwietniu? W maju i chyba też w czerwcu,
nie wystawiłem ani jednej faktury. Potem chyba w lipcu coś malutkiego się trafiło, ale to było wszystko. No i słuchajcie, tak przez około jeden dzień łaziłem sobie w kółko po domu i myślałem, co tu zrobić. Co tu zrobić, kiedy no moje przychody spadły do zera, kiedy no tą minimalną chociaż część zapewniałem mi szkolenia. No ale od ponad roku wcześniej planowałem, że będę migrował moją działalność szkoleniową z takich stacjonarnych szkoleń do internetu, czyli szkolenia typowe online zamiast stacjonarnych. No i tak sobie powoluteńku kupowałem sprzęt, jakąś wylewkę w garażu zrobiłem, prawie tylko po to, żeby się poruszać, żeby mieć trochę ruchu fizycznego, no bo tam właśnie w garażu miało być moje studio nagranie. Więc generalnie bez żadnej spiny, nie miałem żadnego ciśnienia na to, żeby zrobić to bardzo szybko. To mogło być zrobione równie dobrze rok później, a dopóki miałem klientów na szkolenia stacjonarne, plus jeszcze duży kontrakt z dużą firmą, tym bardziej nie czułem kompletnie presji. Tym bardziej, że inwestycja ta była raczej finansowana z nadwyżek mojej kasy, która mi przychodziła, aniżeli zaplanowana w takim bieżącym budżecie. No więc następnego dnia podjąłem decyzję. Zapadła. Powiedziałem sobie, że stawiam wszystko na jedną kartę. Buduję studio nagrań szybko. Ładuję w to wszystkie moje oszczędności. Słuchajcie, bałem się jak jasna cholera. Wiedziałem, że jak cokolwiek nie wyjdzie, to będę w potężnym potrzasku. Na głowie jest rodzina, kredyty, a ja mogę zostać z niczym. No i zaczęło się. Pracowałem po 16 godzin na dobę czasem. Jak nie miałem siły już, żeby fizycznie pracować na budowie, budując to studio, to siadałem w tym czasie do opracowywania tematów, pomysłów jakieś tam na logo, na stronę internetową, na marketing. I tak to trwało przez 4 miesiące. Ponad 120 dni naprawdę, uwierzcie, ciężkiej pracy. Zazwyczaj jeszcze włącznie z weekendami. I tu oczywiście mam wielkie podziękowania dla mojej żony, ponieważ sama mi to zaproponowała. Więc wysiłek był tak naprawdę w całej rodzinie, a mamy dwójkę małych dzieci, więc sobie to wyobraźcie. Z kolegami na przykład podczas lockdownu spotykaliśmy się na Zoomie, pewnie jak wielu z was. No i słuchajcie, oni siedzieli, gadali, było przyjemnie. Ja też gadałem z nimi, ale w słuchawkach i cały czas pracowałem. Postawiłem sobie daleko kamerkę, żeby mnie widzieli, żebym ja też widział, miałem ekran, żeby ich widzieć. No i w ten sposób sobie rozmawialiśmy. No i drodzy, w lipcu studio było już gotowe. Mówię, nagrywam. Ustawiłem światła, ustawiłem kamery, nagrałem. No jak to włączyłem po nagraniu, to naprawdę myślałem, że się rozpłaczę. Wyglądało to gorzej, niż bym to nagrał jakąś starą Nokią. Miałem wrażenie, że kalkulatorem po prostu lepiej to nagram. Wyglądało to wszystko po prostu koszmarnie. No i wtedy właśnie otrzymałem bardzo cenną lekcję. Sprzęt, nawet bardzo dobry, bo tylko jedna kamera kosztowała ponad 10 tysięcy, i chęci człowieka jeszcze nie czynią z ciebie producenta, a przynajmniej profesjonalisty. Więc tak naprawdę ambicje pokonały moje możliwości i zdrowy osąd. Więc krzywa Dunninga-Krugera niemal mi się śniła wtedy. I to ta krzywa, o której sam innym często opowiadam i którą pokazuję na wykresie, więc sam padłem jej ofiarą. Na całe szczęście spotkałem na swojej drodze naprawdę wspaniałych ludzi. No i tu mam szczególne podziękowania na przykład dla Michała Nogali oraz Karola. Chłopaki przyjechali do mnie i no, ciężką pracą pomogli mi to wszystko poustawiać. Okazało się, że bez naprawdę fachowej wiedzy, jak na przykład oświetlić plan zdjęciowy, czy też jak ustawić mikrofony, czy też jak ustawić dobrze kamerę, nie miałem tak naprawdę żadnych szans. Uwierzcie mi, wiedza z YouTube'a w tym temacie to nie jest nawet 10% tej, która jest naprawdę potrzebna, tej profesjonalnej wiedzy. Dowiedziałem się z obserwacji, patrząc, biorąc w tym udział, że jeden dzień to czasem jest za mało, aby ustawić oświetlenie tylko, dobre oświetlenie tylko jednej malutkiej sceny. Tak dużo detali tak naprawdę trzeba wziąć wtedy pod uwagę. No ale się udało. Przyjaciele pomogli, udało się. No i słuchajcie, dobra, jest 6 sierpnia. Oficjalny start przedsprzedaży kursu. Oj, nawet nie wiecie, jak ja miałem ciepło w slipach wtedy. Bałem się bardzo, ale to naprawdę bardzo, bardzo się bałem. Przyjąłem sobie taki optymistyczny cel, że będę miał 100 zamówień w pierwszym dniu. Ale gdzieś tam w duchu wiedziałem, że zakładam się troszeczkę o zbyt dużo
i celowałem, że jak będzie 50, to też się z tym pogodzę. Też nie będzie najgorzej. Byle nie klapa i na przykład jakieś 5, 10 czy maksymalnie 20 zamówień i to pewnie jeszcze od samych kolegów czy koleżanek. Wtedy bym naprawdę leżał. Bo wtedy naprawdę nie miałem planu B. Nie wiedziałbym wtedy, co zrobić. No ale słuchajcie, to był dzień, w którym dowiedziałem się, że naprawdę mam prawdziwych przyjaciół. Dowiedziałem się, że warto jest być dobrym człowiekiem, bo przez to mi pomogli. Że warto jest nie palić mostu w życiu. Że warto nigdy nie oceniać innych ludzi. I jak tylko się da, i to jest super ważne, to im pomagać. Tak robiłem przez wiele lat. Nigdy z myślą o tym, co jest, co robię teraz, że to będzie mi w tym momencie potrzebne. Po prostu tak czułem, że tak się powinno robić. Ale tak oceniam, że to właśnie zaprocentowało. Bo dowiedziałem się w tym dniu, jak wiele osób właśnie w tym dniu premiery chciało mi bardzo pomóc. Słuchajcie, mój budżet wtedy był praktycznie całkowicie wyczerpany. Po prostu nie było mowy, żebym sobie pozwolił wtedy na jakąś wielką kampanię, powiedzmy Facebook Ads czy Google Ads. Ale uwierzcie mi, nie trzeba było. Przyjaciele moi zrobili to perfekcyjnie. Ja tak naprawdę to poprosiłem ich tylko o jedną rzecz, żeby no, udostępnili mojego posta z tą informacją, że startuje już kurs. No i jeśli tylko chcą, to z jakimś własnym komentarzem. Słuchajcie, chłopaki to podłapali. Dostałem prawie 100 udostępnień od nich. Zaspamowali, mam wrażenie, pół internetu. W ciągu 45 minut od tej informacji, od publikacji, dostałem na Facebooku no, chyba z 300 różnych powiadomień. Po pierwszym dniu miałem 120 zamówień, więc byłem ponad cel. Kolejny dzień to niemal tyle samo. Dodatkowo jeden super kolega uruchomił mi kampanię Ads na swoim zasięgu. I też z tego miałem lidy, i też z tego miałem sprzedaż. No i tyle. Kasa się troszeczkę zebrała, więc już poczułem troszeczkę ulgi. No i mówię, no trzeba inwestować. Więc wreszcie mogłem zrobić kampanię Google Ads oraz Facebook Ads. No i okazało się, że z nich też pięknie mi spływały zamówienia. Bardzo ładnie z nich kapało. Po 45 dniach miałem już 580 zamówień. A dziś, kiedy nagrywam to, mam już chyba ponad 600. I cały czas mówimy tylko i wyłącznie o przedsprzedaży, o jakiejś tam obietnicy. Jak nagram całość kursu, to ja czuję, że dopiero wtedy otworzą mi się świetne okazje do marketingu. Więc dziś przestałem troszkę planować już taki maksymalny sufit. Mam swoje cele, ale maksymalnego sufitu już sobie nie planuję. I obym się nie mylił, nie chcę zapeszać. No i teraz pytanie pojawia się, co mi pomogło? Według mnie, ja to przeanalizowałem już sobie po kilka razy i jest to kilka rzeczy. Pierwsze, według mnie no kluczowy, nie najważniejszy, ale kluczowy był sam kryzys. Ten kryzys właśnie COVID-a. Czyli okazało się, że przysłowie nie ma tego złego naprawdę ma sens. Pandemia tak naprawdę postawiła mi pod ścianą, kazała zewrzeć poślady i zamiast załamać ręce, wziąć się ostro po prostu do roboty. Myśleć, dużo myśleć, trzeźwo. Ponadto, wtedy, kiedy wszyscy myśleli o oszczędzaniu, bo taki był efekt pandemii, ja, można powiedzieć, że wydałem najwięcej kasy w najkrótszym czasie w ciągu ostatnich no, wielu, wielu lat. Dwa, budowanie swojego wizerunku. Wizerunku człowieka, który wie, co mówi. I który wie, co mówi oczywiście o SEO, o tej branży, na której się zna. Żadnych bajek, żadnych bredni. Staram się też nigdy nie wdawać w pyskówki w sieci, pomimo że branża SEO jest bardzo podatna na czasem nawet wulgarne spięcia. Nawet jak widzę, że ktoś nie ma racji, nie staram się na siłę do niej przekonać. Wolę często odpuścić. Na tym polega budowanie takiego mojego skromnego personal brandingu. Następna rzecz. Wyjście do ludzi. Od wielu lat, pomimo bardzo mojej introwertycznej natury, pomimo że całemu światu się wydaje, że jestem absolutnym ekstrawertykiem. Nie, ja jestem introwertykiem, mam absolutnie introwertyczną naturę, ale i tak wychodzę do ludzi. Wpycham się, może nie na siłę, ale wpycham się na różne konferencje, na różne wywiady. Tym samym buduję sobie doświadczenie i warsztat związany z wystąpieniami, z tym, jak mówić przed kamerą, jak się nie bać mówić przed ludźmi. Czwarty punkt. Pomaganie innym. I według mnie to jest najważniejsza rzecz. Ja tak naprawdę oceniam, że oczywiście wizerunek jest ważny i jest też tu ważny, ale on też pośrednio jest budowany właśnie tym, że ludziom się pomaga, że pomagałem tym ludziom przez wiele lat za darmo. Pomagałem innym, rozwiązywałem ich problemy w SEO, zarówno moim kolegom specjalistom, jak i przedsiębiorcom. I to według mnie bardzo zaprocentowało właśnie teraz. Następna rzecz, też ważna.
samozaparcie. Bez tego nic by się nie udało. Uwierzcie, tyle ile ja miałem załamań, to obdzieliłby tym całkiem sporą część świata. Jednak zawsze, ale to zawsze wstaję i robię dalej. Pomimo, że miałem naprawdę bardzo różne momenty podczas całej pandemii, całej budowy i nawet podczas startu. Następny punkt. Komunikacja. Według mnie kształtowanie umiejętności mówienia do ludzi jest super ważne. Oczywiście mi jest bardzo daleko do mistrzostwa. Popełniam błędy cały czas. Ale według mnie już sama świadomość, że muszę zawsze pilnować tego, jak się komunikuję, już daje bardzo dużo. I w tej komunikacji nie może być fałszu. Nie może być mówienia do siebie tylko i wyłącznie. Tak jakbyśmy musimy mówić do innych tak, jak sami byśmy chcieli coś usłyszeć. Trzeba bardzo dużo empatii, aby zrozumieć drugiego człowieka i rozmawiać z nim tak, aby naprawdę cię rozumiał. No i słuchajcie, i ostatnia rzecz to jest umiejętność podejmowania ryzyka. I to jest chyba jedyna cecha, którą nie jest tak łatwo wypracować. Chyba jest też tak, ale to tylko chyba, że jak ktoś nie umie podejmować tego ryzyka, to nawet jak robi coś na siłę, to według mnie większość jego energii jest zabijana przez ten strach. I ja uważam, że wtedy może człowiekowi nic z tego nie wyjść. Można się bać, strach nie jest niczym złym, ale pomimo tego strachu trzeba umieć podejmować ryzyko. Pomimo, a nie ze strachem. Na przykład, nie wiem, słuchajcie, no ja kiedyś stwierdziłem, że zbuduję samodzielnie dom. Naprawdę, zrobiłem taką rzecz. W weekendy, żeby było śmiesznie, bo pracowałem wtedy na etacie. No i to mi się udało. Pomimo, że większość ludzi mówiła, że jestem do nazwiska nomen omen postrzelony. Skakałem z samolotu na przykład, z wolnym lotem, bez spadochronu. Większość ludzi stuka się w głowę. Bo też uważam, że przekraczanie własnych granic, tych granic strachu, pomaga przesuwać granice ryzyka, jakie potrafimy świadomie podejmować. Ponieważ czym innym jest podejmowanie ryzyka, kiedy nie znamy konsekwencji, a czym innym, kiedy je potrafimy przewidywać, bo trzeźwo osądzamy sytuację. Więc robiłem też wiele innych rzeczy. I często tylko po to, aby sobie udowodnić, że potrafię zapanować nad własnym strachem. I według mnie z tego wychodzi wiedza, że dobrze skalkulowane ryzyko staje się już tylko nie ryzykiem, strachem, tylko wyzwaniem. No i drodzy, dziś dzięki temu mogę się poszczycić tym, że mam całkiem zgrabne studio, sprzęt, które zarabiają na siebie, na mnie, a do tego robię znów bardzo fajne rzeczy, z których jestem dumny i wiem, że jeszcze bardziej budują ważne w biznesie rzeczy. I w tym wszystkim pomogła mi tak naprawdę pandemia, rodzina oraz oczywiście przyjaciele z branży SEO. No i pewnie będzie takie pytanie, o czym ja właściwie na tych kursach mówię? O czym na tych kursach opowiadam innym ludziom? No to odpowiem, o SEO. Żartuję. Mówiąc już poważnie, staram się pomóc ludziom jak najlepiej zrozumieć to, jak działają wyszukiwarki. Przynajmniej na bazie moich doświadczeń. Co można zrobić, aby to, co tworzymy w internecie, mogło mieć po prostu lepsze zasięgi? Słuchajcie, może nie każdy z Was wie, ale zdecydowana większość kanałów pozyskiwania zasięgów w sieci internetowej jest bardzo krótkotrwała. Działa tylko wtedy, gdy przykładamy do nich energię. Czyli na przykład płatne kampanie. One działają według mnie podobnie jak, ja wiem, żarówka podpięta do gniazdka. Świeci tylko wtedy, gdy włożymy kabel. Gdy wyjmiemy, przestaje. I tak to właśnie działa w Adsach. Działa tylko wtedy, gdy zasilamy konto kasą. Troszeczkę tylko inaczej, ale podobnie działa organiczny zasięg na Facebooku czy Instagramie. Tu już jednak mamy jakąś bezwładność tego ruchu. Oraz oczywiście mamy też ludzi nas obserwujących. To już nam daje pewne bezpieczeństwo, przynajmniej takie związane ze stałością zasięgu. No ale sami wiecie, że nie do końca, bo z tymi zasięgami na Facebooku to bywa różnie. I co róż, to są cięte. Ale też wiemy, że aby ten kanał działał, musimy cały czas zasilać go naszą aktywnością. Nie możemy go zostawić. Zostawcie swoje fanpage'e na 2 tygodnie bez żadnego posta. Wszystko będzie siadać. Natomiast SEO, czyli ten organiczny ruch z Google'a, jest tak naprawdę, i to jedynym kanałem, gdzie raz przyłożona siła może nam efekty dawać nawet przez wiele miesięcy, a nawet lat.
i mało tego, zapewniać tym samym wciąż nowe zasięgi. I fakt, jest to najtrudniejszy kanał ruchu. I przez to wiele osób sobie go po prostu odpuszcza. Ale wciąż według mnie, gdy uda się go poprawnie zbudować, jest najtańszym i najbardziej stabilnym kanałem ruchu. No i o tym właśnie, moi drodzy, opowiadam w moim kursie. W moim kursie nagrywam obecnie odcinki na przykład związane z tym, jak budować skuteczne treści. Skuteczne pod tym kątem, że mają dobrze pracować na nasze SEO. No i kilkoma poradami o tym, na przykład jak pisać tytuły, chcę się podzielić już z wami teraz. Więc lecimy z moimi nagraniami. Nasz tytuł redakcyjny brzmi: to była miłość od pierwszego wejrzenia. Zobacz, jak zaaranżowaliśmy super randkę we Wrocławiu. To jeśli powielimy go w title, czyli w naszym tytule SEO, to popełnimy co najmniej kilka błędów. Pierwszy błąd jest taki, że jeżeli użytkownik wpisał w wyszukiwarkę frazę randki Wrocław, to jego intencją jest zapewne poszukiwanie okazji na takie spotkanie w tym mieście. Jeśli my w Google będziemy wyświetlać się z tytułem "To była miłość od pierwszego wejrzenia", bo tak zaczyna się nasz tytuł redakcyjny i tym samym SEO, to najprawdopodobniej bardzo wiele użytkowników po prostu go ominie, zignoruje go. Nie będzie czuł, bo i skąd ma czuć, że pod takim tytułem znajdzie dokładnie to, czego szukał. I o ile taka konstrukcja jest dopuszczalna na stronie jako tytuł redakcyjny, to w tytule technicznym właśnie straciliśmy więcej jak połowę potencjalnych. Czyli o co chodzi? Zapewniliśmy już człowieka, że tak, u nas są randki Wrocław. No i teraz czas jest na dodanie czegoś, co przekona go, że te randki u nas są tak naprawdę najfajniejsze. Na przykład zwrot: umów się na randkę w 15 minut. I jeśli mamy jeszcze oprócz tego względnie krótki brand, na końcu możemy go też dodać i też się powinien zmieścić. Wymyśliłem sobie jakiś tam wyimaginowany cykutiku.pl. No i to wszystko, ta fraza, to call to action i ten brand razem mają 547 pikseli. Więc jest idealnie, ale według mnie może być jeszcze lepiej. Bo teraz, z racji, że na mobile czasem wyświetli się więcej niż 600 pikseli, możemy jeszcze poszaleć. Cały czas oczywiście pilnując naszego brandu i tego, co się wyświetla. Powiedzmy 100-120 znaków albo nawet ciut więcej. Także finalna moja rekomendacja jest następująca. Twój tytuł redakcyjny musi zawierać frazę kluczową, ale niekoniecznie na samym początku. Powinien też zawierać mocne call to action. Oraz czasem, jeśli tylko się da i naturalnie to się w niego wpasowuje, jedną z fraz długiego ogona, którą masz do materiału przypisaną. No i słuchajcie, to był tylko urywek. A wiecie, że w tych odcinkach tylko o samym tytule mówię prawie godzinę? Tak, proste jedno zdanie naszej treści. A można o nim mówić naprawdę bardzo dużo. Dobre zbudowanie tego tytułu wymaga już całkiem sporo wiedzy. No i dlatego cały ten kurs to jest bagatela 300 odcinków. Mam tak naprawdę więc robotę na grubo ponad rok. No i przy okazji utrzymanie. No i kochani, zbliżamy się już do końca. Ja finalnie mam ogromną nadzieję, że chociaż odrobinkę was zainspirowałem. Mam nadzieję, że pokazałem wam, że każde, ale to każde okoliczności są dobre, aby zrobić coś fajnego, coś nowego, coś, co przesuwa nas w życiu na nowe poziomy, inne poziomy, ciekawsze, bardziej rozwojowe. Coś, co pozwala nam się rozwijać, ale też świetnie bawić, bo ja się naprawdę tym bawię. Także jeśli kiedykolwiek będzie wam źle, naprawdę źle, to pomyślcie, że na tym świecie jest taki strzelec, który kiedyś, dawno temu, był 3,5 tysiąca kilometrów od swojego domu. I tam przez 40 dni był bezdomny. I myślał już, że rynsztok to jest jego karma. Ale się podniósł i dziś robi zajebiste rzeczy. Więc tym samym życzę wam więc też dużo bardzo zdrowia i odrobiny szczęścia. Bo tak naprawdę całą resztę macie do ogarnięcia. Pozdrawiam. Pa, pa. SEO.